Księga ósma, rozdział pierwszy, w którym opisano koniec panowania Sancho Pansy. Nie masz nic stałego na świecie, woła cyt Hamet, filozof mahometański. Pory roku niszczą się wzajemnie, noc następuje po dniu, i ciemność po świetle. Wszystko jest wieczną zmianą i nieustającym zniszczeniem. Tylko życie człowieka wydziera się z tego chaosu i jeżeli nie teraz, to w przyszłości nie odmienia się nigdy. Ta uwaga moralna naszego autora, zdająca się nam określać granice wieczności, ma za cel jedynie uwiadomić nas, że nastąpi koniec panowania Sanczy, rozpoczętego pod tak szczęśliwą wróżbą. Wszystko jak sen znikło, rozwiało się jak mgły poranne. Nasz gubernator, przeciw powszechnemu obyczajowi, bardziej utrudzony sprawami państwa i wydawaniem rozkazów, niż przesycony wyborową kuchnią, siódmej nocy rządów swoich, położył się do łóżka i, chcąc wzmocnić stargane siły, zamykał już oczy, gdy nagle usłyszał hałas straszliwy, krzyk i bicie we dzwony, jakby się wyspa zapadać miała. Usiadł na łóżku i nadstawił ucha, chcąc w różnorodnym gwarze schwytać przyczynę popłochu. Nowy odgłos trąb i bębnów, łącząc się z krzykami i dzwonów biciem, powiększył jego bojaźń i zdziwienie. Porwał się prędko i w koszuli tylko, przybiegłszy do drzwi pokoju, ujrzał kilkadziesiąt osób z zapalonymi pochodniami i mieczami w ręku, krzyczących przeraźliwie. Dobroni, dobroni, panie gubernatorze, nieprzyjaciele są na wyspie. Jesteśmy zgubieni, jeżeli twoje męstwo i roztropność nie ocalą nas. Tak krzycząc, otoczyli gubernatora i jeden z nich wyrzekł. Uzbrój się prędko, wasza wysokość, lub poginiemy wszyscy. A to na co? Odpowie Sancho. Alboż ja się znam na takich rzeczach, to należy do pana Don Kiszota z Męczy, który jednym machnięciem ręki wypędziłby wszystkich nieprzyjaciół. Ale ja nic temu nie poradzę. Ach, panie gubernatorze, zawołali wszyscy. Chcecież więc nas opuścić w tak ciężkiej potrzebie? Przynosimy wam zaczepną i odporną broń. Uzbrój się i jako wódz stań na naszym czele. A więc uzbrójcie mnie, rzecze Sancho. Natychmiast włożono mu na koszulę dwie tarcze, jedną z przodu, drugą z tyłu i związano je tak mocno sznurami, że biedny nasz Sancho nie mógł się ruszyć ani zgiąć kolan nawet. Podano mu włócznie do ręki, na której opierać się musiał, aby idąc nie przewrócić się. Uzbroiwszy go w ten sposób, prosili, aby stanął na czele orszaku i wiódł ich na nieprzyjaciela, dodając, że z takim wodzem... Pewni są zwycięstwa. A jakżeż chcecie u diabła, żebym szedł, zawołał Sancho, kiedy nie mogę zgiąć łydek między tymi dwoma stołami, w któreście mnie przystroili. Wszystko, co uczynić mogę, każe się zanieść w jaki kącik, którego bronić będę włócznią i ciałem moim. Zacznij tylko maszerować, panie gubernatorze, rzecze jeden z tłumu. To strach raczej, nieuzbrojenie przeszkadza wam poruszać się. Śpieszmy, bo niebezpieczeństwo wzmaga się coraz bardziej. Zniewolony wyrzutami, biedny Sancho zaczął postępować, lecz zaledwie kilka kroków uczynił, upadł jak długi na ziemię i wyglądał jak żółw w skorupie, albo jak łódka wyciągnięta na piasek. Widząc go w tym stanie, nielitościwi żartownisie, Zgasili wszystkie światła i udawali, że walczą z nieprzyjacielem. A szczękając orężem i uderzając mieczami po tarczach, deptali nieszczęśliwego gubernatora, który w śmiertelnej niespokojności prosił Boga, ażeby go raczył wybawić od śmierci i od gubernatorstwa zarazem. Jedni skakali po nim, drudzy przewracali się na niego, a jakiś złośliwiec, stanąwszy mu na brzuchu, wydawał stamtąd rozkazy, krzycząc przeraźliwie: Zamykajcie drzwi, zepchnąć drabiny prędzej podawajcie wrzącego oleju. Słowem wydawał komendę, wymieniając wszystkie narzędzia wojenne do obrony oblężonym służące. Nieszczęśliwy gubernator, leżąc na ziemi, zdeptany, w pół martwy ze strachu, szeptał do siebie. Oby pan Bóg sprawił, żeby już raz zdobyto wyspę. Wolałbym raczej umrzeć, niż pozostać w tej strasznej niespokojności. Na koniec niebo ulitowało się nad jego cierpieniem i niespodziewanie wzniosły się okrzyki. Zwycięstwo. Zwycięstwo. Odwagi, panie gubernatorze. Nieprzyjaciel ucieka. Cóż tu porabia wasza wysokość na ziemi? Zawołał jeden z żołnierzy. Powstań, panie, dzielić z nami chwałę i łupy zwycięstwa. Podnieścież więc mnie, zawołał żałośnie Sancho. I gdy go postawiono na nogi, nie zabiłem żadnego człowieka, rzecze. Rozdzielcie więc łupy między siebie, ja niczego nie żądam. Lecz jeśli jest pomiędzy wami jaka dusza litościwa, niechajże mi poda kubek wina i obetrze pod ze mnie, bo cały mokry jestem. Uczyniono zadość jego żądaniu. I rozbroiwszy posadzono go na łóżku, na które upadł zemdlony ze strachu i utrudzenia. Żartownisie, zdziwieni tym wypadkiem, zaczęli wyrzucać już sobie, że za daleko posunęli figiel, lecz uspokoili się wkrótce, widząc, że sancho przychodzi do siebie. Naprzód nasz giermek zapytał, która godzina, a gdy mu odpowiedziano, że dzień już świtać zaczął, milcząc. Zaczął się skwapliwie ubierać, co mu z trudnością przychodziło, tak dalece był utrudzony. Ubrał się, nie przemówiwszy ani słowa. Poszedł do stajni, otoczony całym orszakiem, z zadziwieniem nań patrzącym, zbliżył się do osła, uściskał go i rzekł ze łzami w oczach: Pójdź, mój drogi synu, wierny towarzyszu i pocieszycielu w moim nieszczęściu! Pókiśmy razem byli, myślałem tylko o Twoim pożywieniu i byłem pełen radości i spokoju. To też od czasu rozłączenia naszego, gdy wstąpiłem na drabinę ambicji i dumy, nie miałem chwili pociechy i spoczynku. Osiodławszy osła i wsiadłszy nań, Sancho obrócił się do intendenta, marszałka dworu, doktora Recio i wszystkich domowników, mówiąc: Żegnam Was, panowie! Każcie otworzyć mi bramę i pozwólcie wrócić do dawnej swobody. Nie jestem stworzony na gubernatora. Nie umiem bronić wyspy przeciw napastnikom. Moim rzemiosłem jest uprawa ziemi, a nie obrona królestw i prawa dyktowanie. Świętemu Piotrowi dobrze w Rzymie, a mnie w chacie mojej w dymie. To ma znaczyć, niech każdy siedzi, gdzie mu należy i nigdzie dalej nie bierze. Niech strzeże swego powołania i chroni się górę sięgania. Mnie bardziej przystał sierp do ręki niż królewskie berło. Wolę też codzień najeść się barszczu ze szperką, niż dać się zamorzyć doktorowi, który nim znajdzie dla mnie potrawę, brzuch mi pozielenieje z głodu. Żegnam was, panowie, raz jeszcze. Powiedzcie ode mnie, księciu, że nagi przyszedłem na świat i nago zeń wychodzę. To ma znaczyć, że objąłem rządy bez grosza i tłumaczka, i bez grosza i tłumaczka z nich wychodzę. Zupełnie przeciwnie, niż wszyscy gubernatorowie. Dzień dobry i dobranoc, wam panowie. Puśćcie mnie, muszę kazać się obandażować, bo dzięki nieprzyjaciołom, którzy potratowali mnie i więcej niż sto razy przespacerowali się po mnie, mam prawie wszystkie żebra popękane. Nie rób nam tej krzywdy, mości gubernatorze. Rzecze Pedro Recio. Zapiszę ci receptę taką, że natychmiast boleści twoje ukoi i odtąd pozwolę jeść wszystkie potrawy bez żadnego wyjątku. Musztarda po obiedzie, mości doktorze, rzecze Sancho. Starego wróbla na plewę nie złapiesz, dwa razy mnie nie okpisz i prędzej czarnoksiężnikiem niż gubernatorem drugi raz zostanę. Oho, nie znacie pansów, moi panowie! Kiedy który z nich powie nie to już nie i sam diabeł go nie przekona. Dalej nie ma gadania. Zostawmy w tej stajni te mrówcze skrzydła, co mnie na to w powietrze wznosiły, żeby jaskółki ze mnie śniadanko sobie zrobiły. Naprzód więc wzięli diabli krowę, niech wezmą ciele, nos do tabaki, do worka kłaki. Niech każda owca szuka barana, a każda pani niech szuka pana. Upadam do nóżek panom moim, żegnam was na zawsze, bądźcie zdrowi i trzymajcie się ciepło. Panie gubernatorze, rzecze intendent, ponieważ żądasz tego koniecznie, mimo żalu, że utracamy tak dobrego rządce, musimy zadość uczynić Twoim chęciom, ale każdy gubernator, odchodząc, musi zdawać rachunek ze swej administracji. Nikt nie ma prawa żądać ode mnie rachunków. Przerwie Sancho. Oprócz jednego księcia. Chociaż nie rozumiem, dlaczego by człowiek, który goły wychodzi z urzędu, miał być podejrzany o łupiectwo. W samej rzeczy odpowie mu na to Pedro Recio. Pan Sancho ma słuszność. Trzeba mu pozwolić odjechać. Książę z wielką radością powita go u siebie. Wszyscy potwierdzili zdanie doktora, ofiarując się odprowadzić Sanche z należnymi honorami. Lecz eksgubernator żądał tylko trochę owsa dla osła i kawałka chleba z serem na drogę dla siebie, mówiąc, że na tak krótką podróż niczego więcej nie potrzebuje. Wszyscy uściskali go, i on, ucałowawszy ze łzami wszystkich, odjechał, zostawiając żartownisiów zdumionych dobrocią jego serca i energią w postanowieniu. Rozdział drugi. W którym zamykają się rzeczy służące nie do innej, lecz do tej samej historii. Oboje księstwo, chcąc zabawić się, postanowili doprowadzić do skutku wyzwanie Don Kiszota, a chociaż oskarżony wieśniak we Flandrii się znajdował, dokąd wolał uciec niż zostać zięciem damy Rodriguez, ułożyli, żeby zamiast niego. Użyć lokaja gaskończyka Tosilos, zwanego, któremu udzielono poprzednio wszystkie instrukcje, jak ma rolę swoją odegrać. Książę oświadczył Don Kiszotowi, że przeciwnik jego za dwa dni przybędzie, a w oznaczonym czasie wystąpi w szranki, zarzucając kłamstwo oskarżycielce. Była to wielka radość dla Don Kiszota. Widział on w tym sposobność okazania przed zgromadzeniem całej waleczności swojej. Pełen niecierpliwości oczekiwał oznaczonego czasu, a każdy dzień wiekiem dla niego być się zdawał. Teraz wróćmy do Sanczy i zobaczymy, co się stało z naszym ex-gubernatorem. Wędrował sobie waleczny giermek przejęty w pół smutnymi, w pół radosnymi myślami. Jednakże więcej go cieszyła jazda na wiernym siwożku, niż zasmucała utrata gubernatorstwa. Zaledwie oddalił się od swojej wyspy, Miasta czy wioski, bo nigdy nie mógł zmiarkować na dobre, co to było naprawdę, zastąpiło mu drogę sześciu pielgrzymów z klasy tych, co to śpiewając po drogach, proszą o jałmużnę. Za zbliżeniem się Sanczy otoczyli go dokoła, śpiewając w nieznanym języku wrzaskliwe jakieś pieśni. Sancho domyśliwszy się, że proszą o wsparcie, a będąc z natury litościwego serca. Oddał im swój chleb i ser, zaklinając się, że więcej nic a nic nie posiada. Pielgrzymi, wziąwszy tę lichą jałmużnę, zaczęli krzyczeć: geld, geld! Nie rozumiem was, mili bracia, rzecze Sancho, i nie wiem, czego ode mnie chcecie. Wówczas jeden z pielgrzymów dobył woreczek z zanadrza i potrząsnął nim przed oczyma Sanczy, okazując, że był pusty. Exgubernator odgadłszy o co chodzi, przyłożył wielki palec do nosa i rozpostarłszy jak wachlarz resztę palców, przebierał nimi w powietrzu, dając znak przez to, że nie ma lub nie chce dać wymaganej przez nich jałmużny. Potem, uderzywszy piętami osiołka, zamierzył oddalić się. Lecz nagle jeden z pielgrzymów zatrzymał go i obejmując w pół, zawołał po hiszpańsku: Ach mój Boże! Co to ja widzę? Wszak ci to mój przyjaciel, mój dobry sąsiad Sancho Pansa. Sancho zdziwiony, że jego nazwisko wymawiają, w milczeniu przypatrywał się pielgrzymowi, ale w żaden żywy sposób przypomnieć go sobie nie mógł. Pielgrzym, widząc zdumienie sanczy, zawołał: Jak to, mój drogi przyjacielu? Nie poznajesz więc Ricota Maurytanisza, kramarza z naszej wioski? Sancho przypatrzył się mu raz jeszcze, potem uściskali się serdecznie, a nasz wędrowiec, nie zsiadając z osła, w owym wzruszeniu wołał. A któż u diabła poznałby cię, rikocie, w tym maskaradowym ubraniu? Jakże ty śmiałeś wrócić do Hiszpanii? No, no, jak cię poznają, ciepło ci będzie. Ty mnie przecież nie wydasz, Sancho. A któż by inny mógł mnie poznać pod tym przebraniem? Ale zejdźmy z gościńca. W tym lasku towarzysze moi chcą wypocząć. Są to dzielne chłopaki. Zjesz z nami obiad, a przez ten czas opowiem ci wszystko, co mi się przytrafiło od czasu, gdy zmuszony byłem opuścić kraj z powodu tego przeklętego edyktu, o którym słyszałeś. To rzekłszy, pielgrzym przemówił do swych towarzyszów i wszyscy udali się do lasu, dosyć oddalonego od gościńca. Stanąwszy na miejscu, pielgrzymi zrzucili płaszcze i ukazali się prawie nago zupełnie. Byli to po większej części wszystko młodzi ludzie, wyjąwszy jednego rikota, który był już sobie sporo podtupany. Każdy z nich miał tęgi worek naładowany mięsiwem. Zasiedli na trawie, wyładowali swoje podróżne spiżarnie, a było tam mnóstwo chleba, soli, sera, mięsa i kiełbas, moc straszna oliwek, a co najważniejsza, Każdziutki wydobył wielką flaszę wina, nie wyłączając poczciwego ricotta, którego butla była podwójnej miary. Zaczęli więc zajadać pospołu, popijając należycie, a sancho, rozrzewniony panującą wśród nich zgodą, wziął butelkę ricotta i, zapominając o świeżym jeszcze swoim dostojeństwie i o receptach doktora Recio, tak się gracko zawinął, że wypróżnił ją do szczętu. Pielgrzymi zachwyceni byli towarzystwem Sanczy. Sancho nawzajem w towarzystwie ich zapomniałby o Bożym świecie nawet. Ale wino działać zaczęło i zwolna sen ogarnął całe towarzystwo, prócz Sanczy i Ricota, którzy najmocniejszą mając głowę, pozostali sami. A na żądanie Sanczy towarzysz jego tak zaczął opowiadać swoje przygody: Wiesz dobrze, mój bracie, jak przestraszył nas rozkaz królewski. Przeciw maurom wydany Ja widząc, że tu nie ma co robić Wziąłem nogi za pas, zostawiwszy rodzinę we wsi A sam dalej w świat, aby gdzie przycupnąć I siedzieć sobie spokojnie Wiedziałem bowiem, że to nie przelewki I znając nieprzyjazne usposobienie moich ziomków Czułem, że ten wyrok królewski Nie czczą jest pogróżką, ale że się wezmą do egzekucji Jak Pan Bóg przykazał i mówiąc między nami, co prawda to nie grzech, słusznie zrobili, słusznie. Cierpieć tylu nieprzyjaciół wewnątrz kraju, a to kto widział, a to istne żmije sobie pakować za pazuchę. Jak nas wypędzili, gdzie kto poszedł, tam poszedł, a każdemu tęskno jakoś było do Hiszpanii. W barbarii i Afryce krzywdzono nas i pogardzano nami. Z tęsknoty i smutku wielu naszych, co znali dobrze języki, Popowracali do Hiszpanii, rzuciwszy żony i dzieci, jak gdyby ojczyzna droższą nad rodzinę być miała. Włóczymy się po całym kraju wszerz i wzdłuż. W każdej wiosce zarobi się cokolwiek i tego się tak naciła, że z końcem roku każdy z naładowanym dobrze workiem wydostaje się za granicę. Co do mnie, przybyłem tu głównie, żeby wydobyć pieniądze, które przed wygnaniem jeszcze zakopałem zabrać z sobą żonę i córkę i powrócić do Niemiec, gdzie żyć będziemy w bojaźni Bożej, bo nie tylko moja żona i córka, lecz i ja sam dobrym chrześcijaninem jestem. To mnie tylko dziwi bardzo, że moja żona wolała udać się do barbarii niż do Francji, gdzie przecież po chrześcijańsku żyć by mogła. To nie od niej zależało, przyjacielu Ricot, rzecz Sancho. Jan Tiopiejo, twój szwagier, zabrał ją z sobą. Lecz muszę ci powiedzieć, kochany Rikot, że na próżno będziesz szukał zakopanych pieniędzy i kosztowności. Słyszeliśmy już dawniej, że szwagierek z żoną wydobyli jakieś perły i dużo pieniędzy i wywieźli je z sobą. To być bardzo może, odpowie Rikot. Ale to swoją drogą, bo mój skarb nietknięty leży. Za to ci ręczę. Nie głupi byłem, nikomu nie powierzyłem tej jednej tajemnicy. Więc jeżeli zechcesz pójść ze mną i dopomóc mi do wydobycia pieniędzy, przyrzekam ci 200 sztuk złota. To ci zawsze trochę poprawi interesa. Chętnie bym ci dopomógł, odpowie Sancho. Lecz nie jestem chciwy, jakby to komu zdawać się mogło. Bo gdybym lubił pieniądze, nie porzuciłbym dzisiejszego rana urzędu, na którym miałbym dom ze złotymi ścianami i w ciągu sześciu miesięcy jadłbym zupę ze srebrnej wazy. Z tego więc powodu, jak również uważając za zdradę przeciwko mojemu królowi, każdą pomoc daną nieprzyjaciołom jego, nie mogę pójść z tobą, chociażbyś zamiast dwustu obiecanych sztuk złota, czterysta gotówką mi wyliczył. Jakiż to urząd rzuciłeś? Zapyta Rikot. — Zrzekłem się gubernatorstwa wyspy i to takiej, że na ćwierć mili wokoło podobnej nie znajdzie. A gdzież jest ta wyspa? Gdzie? O dwie mile stąd, odpowie Sancho. Nazywa się Wyspa Barataria. Co też ty pleciesz, rzeczerykot? Alboż na stałym lądzie znajdują się wyspy? Dlaczegóż by nie, odpowie Sancho. Powiadam ci wyraźnie, mój przyjacielu, że wczoraj jeszcze rządziłem wszechwładnie moją wyspą i rzuciłem ją jedynie dlatego, że obowiązki gubernatora narażają na wielkie niebezpieczeństwo. Ileż zyskałeś z tych rządów? Zapyta Rikot. Co? Odpowie Sancho. Jak mi Bóg miły, całego zysku dowiedziałem się tylko, że nie jestem zdatny na gubernatora. I że za bogactwa, które się nabywa rządząc krajem, płacić trzeba spokojnością, snem i apetytem nawet. Bo trzeba ci wiedzieć, że na wyspach gubernatorzy to tylko jedzą, co im doktor pozwala. Co to jest do stupiorunów? Zawoła Rikot. Ty chyba zwariowałeś, mój przyjacielu. Dali Bóg ci prawda. Któż by tobie dał wyspę w zarząd? Alboż to brak zdatnych ludzi na świecie, żeby aż między chłopami szukano gubernatorów? Pójdź o to lepiej ze mną, Dopomożesz mi odkopać skarb mój, dam ci dwieście sztuk złota, a to więcej warte niż twoje, w jego tam diabeł jakie gubernatorstwo. Powiedziałem ci już raz, że nie chcę, odpowie Sancho. I nie chcę. Przyrzekam tylko nie zdradzić twojej tajemnicy. Bywaj zdrów, mój bracie. Idź swoją drogą, a ja pójdę swoją, bo często pieniądze źle nabyte, gorzej bywają użyte, a male parta idzie do czarta. Nie zatrzymuję cię więc dłużej, rzecze kot. Powiedz mi tylko jeszcze, czy znajdowałeś się wówczas we wsi naszej, gdy szwagier wywoził stamtąd żonę i córkę moją. A jakże, byłem! Odpowie Sancho. Wszyscy osądzili twoją córkę za najpiękniejszą z dziewcząt w całej Hiszpanii. Biedne dziewczę z płaczem żegnało się ze swymi przyjaciółkami, prosząc wszystkich, aby modlili się za nią do Boga i Najświętszej Panny. Wszystkim aż straszno w sercu się robiło od jej pożegnań, a szczególniej też temu Pegro Gregorio, wiesz, młodemu chłopakowi, co jest najbogatszym ze wsi a który zakochał się w niej na zabój. I widać, pojechał za nią, bo od tamtej pory do dziś dnia ani go widu, ani o nim słychu. Masz do diabła, rzeczerykot. Zawsze ja to sobie miarkował, że on cierpi coś do mojej córki. Ale miałem w niej tyle ufności, że żartowałem sobie z nadskakiwań jego. Wiesz bowiem, Sancho, że Maurytanka nie da się tak łatwo zaślepić miłością, żeby aż pójść za chrześcijanina. I pewnie moja córka niewiele dbała o tego szlachcica. Daj Boże, rzecze Sancho, gdyż nic mądrego stąd by nie wynikło. Bywaj zdrów, mój przyjacielu Ricocie. Muszę ruszać dalej. Chcę dziś jeszcze zobaczyć się z moim panem Don Kiszotem z Manczy. Więc bywaj zdrów, odpowie Ricot. Uściskali się serdecznie i Sancho, wsiadłszy na osła, w dalszą pojechał drogę. Rozdział trzeci, w którym jest opisane to, co się zdarzyło Sanczy w czasie podróży. Straciwszy dosyć czasu na rozmowie z Ricotem, Sancho nie zdążył przybyć za dnia do książęcego zamku. O pół mili spotkała go noc tak ciemna, że, obawiając się jechać, postanowił zaczekać w lesie do rana. Lecz, zjechawszy z drogi, dla wyszukania sobie dogodnego na nocleg miejsca, Wpadł w jakiś dół głęboki. Już zrozumiał, że w bezdenną przepaść leci i zaczął duszę polecać Bogu, ale skończyło się na niczym. Dół był głęboki na trzy sążnie tylko i szczęśliwym trafem Sancho nie potłukł się wcale. Obmacał się dokładnie, a widząc, że ma kości całe, zaczął szukać sposobu wydostania się na powierzchnię lecz nie było żadnego wyjścia, a ściany dookoła były tak prostopadłe, że ani podobieństwo wdrapać się do góry. Wtem osiołek zaczął jęczeć boleśnie, spadając bowiem, potłukł się srodze. O mój Boże, zawołał, słysząc to Sancho. Jakież to straszne nieszczęścia spotykają ludzi na świecie. Któż by powiedział, że ten, który wczoraj jeszcze siedząc na tronie rządził wyspą, dzisiaj będzie leżał w dole bez pomocy sług i wasali. Trzebaż, kochany mój burku, abyśmy tu umarli z głodu. Jednemu szczęście, drugiemu niedola na tym świecie. Mój kochany synku. I my pewnie nie będziemy tak szczęśliwi, jak jego wielmożność Don Kiszot, kiedy wstąpił do Montesinosa groty. On znalazł tam stół nakryty, podejmowano go jak we własnym domu, dano mu łóżko, na którym miał sny najprzyjemniejsze. A ja cóż znajdę tutaj? Chyba węże i żaby. Dokądże zawiodła mnie nieubłagana fatalność? Gdybyśmy chociaż umarli w naszej wiosce na łonie przyjaciół, zamknięto by nam oczy i pogrzebano uczciwie. O, mój synku, drogi towarzyszu moich wypraw, jakże źle wynagrodzono twoje usługi. Lecz nie miej żalu do mnie, bo dali Bóg, nie moja w tym wina. Błagaj losu z całego serca swego, aby nas wybawił z tej jaskini, a zobaczysz, jak serdecznie wdzięczny ci będę. Sancho narzekał w ten sposób, lecz osioł słuchał go, nie odpowiadając ani słowa, tak dalece biedne zwierzę znękane było swoim upadkiem. Gdy dzień nadszedł, Sancho przekonawszy się, że bez obcej pomocy niepodobna wyjść z dołu, zaczął narzekać żałośnie i krzyczeć ze wszystkich sił, przyzywając pomocy. Widząc jednak, że woła na próżno, uwierzył w niechybną zgubę i śmiertelnie martwił się, patrząc na swego osła, który zwiesiwszy uszy leżał z miną najposępniejszą. Na próżno usiłował podnieść go, dobywając wreszcie kawał chleba z tłumoczka, podał mu, mówiąc. Masz moje dziecko. Z chlebem wszystkie bóle są dobre. Gdy biedny giermek ze śmiertelną niespokojnością spoglądał na wszystkie strony, szukając ratunku, spostrzegł na dnie dołu otwór na grubość ciała ludzkiego. Na czworakach wsunął się do dziury i zobaczył, że przestrzeń Rozszerzała się coraz bardziej, niknąc w oddaleniu i ciemności. Po takim odkryciu powrócił do dołu i rozszerzywszy otwór ostrymi kamieniami, przeprowadził przezeń swojego burka do odkrytej piwnicy. Tu zaczął postępować w ciemności. Niekiedy okazywało mu się niepewne światło, a widok ten strachem go przejmował. "Mój Boże!" rzecze Czemuż ja nie mam choć troszkę odwagi? Gdyby mój pan był w tym położeniu, cieszyłby się, nazywając to najpiękniejszą rycerską awanturą. A ja, nędzny, boję się co chwila, żeby się Ziemia nade mną nie zapadła. Tak narzekając, przeszedłszy z pół mili, zobaczył wreszcie zupełne światło i powziął nadzieję, że zdrów i cały na świat powróci. Tu Benengeli zostawia Sanche, by wrócić do Don Quixota. Nasz dzielny rycerz z radością i niecierpliwie oczekiwał nadejścia chwili, w której z orężem w ręku pomści niesławe córki szanownej Rodríguez. To harcował na Rosynancie, chcąc go w zapale utrzymać, to ostrzył broń i czyścił zbroję, aby wszystko mieć w pogotowiu, gdy stanowcza nadejdzie godzina. Pewnego dnia. Wyjechawszy z rana, gdy zawracał koniem, chcąc go usposobić do zwrotów wojennych, rosynant stanął przed nimi nogami nad samym brzegiem piwnicy i gdyby nie siła jeźdźca, który mocno ściągnąwszy wędzidło, na miejscu go osadził, wpadliby w dół obydwaj. Uniknąwszy niebezpieczeństwa, zbliżył się z niecierpliwością zobaczyć, co by to było. Nagle z głębi jaskini dał się słyszeć głos w te słowa przemawiający niestety czy nie znajdzie się jaka pobożna dusza albo rycerz litościwy który by zmiłował się nad nieszczęsnym grzesznikiem pogrzebanym za życia nad biednym rządcą wyspy który rządzić sobą nie umiał zdawało się don kishotowi że poznaje głos sanczy i aby upewnić się o tym krzyknął z całej siły kto tam się skarży w dole a któżby Odpowiedziano, jeśli nie nieszczęśliwy Sancho Pansa, którego Bóg za grzechy gubernatorstwem na wyspie Barataria ukarał. To biedny Sancho, niegdyś giermek sławnego rycerza, Don Quixota zmanczy. Te słowa podwoiły zadziwienie Don Quixota i natchnęły go przekonaniem, że Sancho po śmierci odprawia tu pokutę. Zaklinam cię, krzyknął. Przez wszystkie moce niebieskie powiedz mi, kto jesteś. Jeżeliś duszą pokutującą, powiedz, czego żądasz, a przyniosę ci ulgę. To pan jesteś zapewne jego wielmożność, Don Kiszot zmęczy, odpowiedziano z jaskini. Po głosie was poznałem. Tak, jestem Don Kiszot, odpowie rycerz. Ten sam, którego obowiązkiem jest wspierać żywych i umarłych. Ty raczej powiedz mi, kto jesteś. I jeżeli zowiesz się Sancho, mój Germek, jeżeli umarłeś, a w mocy szatana nie jesteś, lecz ręką litościwego Boga do czyśćca wtrącony zostałeś, Powiedz mi, kościół nasz ma środki wybawić cię z podobnej niedoli. Przysięgam na wszystko, co chcecie, odpowiedział niecierpliwie głos z dołu. — Że jestem Sancho Pansa, giermek pański, że dotąd jeszcze od urodzenia nie umarłem ani razu. Jest tu właśnie ze mną mój osioł, który poświadcza tożsamość mojej osoby. Zdawało się, że osioł, usłyszawszy Sanche, chciał zaświadczyć prawdziwość słów jego, gdyż zaczął beczeć tak silnie, że aż się do koła rozlegało. — Nie potrzebuję innego świadka — odpowie Don Kiszot. Ty jesteś Sancho. Zaczekaj chwilę, mój przyjacielu. Pojadę do zamku i przyprowadzę z sobą ludzi, którzy was natychmiast z dołu wyciągną. Jedź pan prędko, kochany panie, rzecze Sancho, a wracaj jeszcze prędzej, bo jestem w rozpaczy, widząc się pogrzebanym za życia. Kiedy Don Kiszot pojechał opowiedzieć przypadek biednego Sanczy księciu i księżnie, którzy znali dobrze te jaskinie. Lecz zdziwili się bardzo, że nie odebrali wiadomości o zrzeczeniu się gubernatorstwa przez Sanche. Udano się spiesznie z postronkami i drabinami i z pomocą wielu ludzi wydobyto Sanche i Burka, uszczęśliwionych widokiem światła Bożego. Jakiś młody student, obecny przy tym wypadku, widząc Sanche, rzekł: Byłoby wybornie, gdyby źli gubernatorowie opuszczali swoje rządy w takim stanie, jak ten nieszczęśliwy, który wyłazi z jaskini blady, umierający z głodu i, jak mi się zdaje, z pustą kieszenią. Panie obmówco, rzecze Sancho, od ośmiu dni jak objąłem rządy wyspy, ani razu się nie najadłem. Prześladowany przez doktorów, zdeptany nogami nieprzyjaciół, nie zabrawszy nic nikomu, nie zasługuję, żebym wychodził przez otwór ten do bramy piekielnej. Ale chłop strzela, a pan Bóg kule nosi. Trzeba przyjąć co przychodzi, nikt sam sobie rad nie szkodzi. Nie trzeba mówić, że to robię, bo się nie wie, czy po czy po Często chwycisz powróz zamiast kiełbasy, a mierzwe zamiast okrasy. Ale dość na tym, pan Bóg mnie zna i moje sumienie. Nie gniewaj się, przyjacielu, rzecze Don Kiszot. Niech mówią co chcą, byleś miał czyste sumienie. Jeżeli gubernator jest bogaty, powiadają, że kradł. Jeżeli biedny, powiedzą, że głupiec i marnotrawca. Och, teraz mogą śmiało powiedzieć, żem głupiec, a będą mieli słuszność. Tak mówiąc, otoczeni tłumem, przybyli do zamku. Książę i księżna oczekiwali ich w galerii. Sancho zaprowadziwszy osiołka do stajni, przywitał oboje księstwo i rzekł, ugiąwszy kolano: Byłem gubernatorem wyspy Barataria. Z rozkazu Waszych wysokości wszedłem tam, nic nie mając, i takim wychodzę. Rozpoznałem sprawy, osądziłem procesy i umierałem z głodu ustawicznie dzięki doktorowi Pedro Recio, mordercy wyspy i gubernatorów. Ubiegłej nocy. Nieprzyjaciele napadli na miasto i wygniótłszy nas tęgo, uciekli sami nie wiedząc przed kim. Rozmyśliłem się wreszcie, że ciężar rządu za ciężki jest na moje siły i że nie jestem z tego drzewa, z którego robią gubernatorów. Otóż, pierwej niż rządy mnie, ja wolę rządy porzucić. I wczoraj rano, zostawiwszy wyspę w tym stanie, w jakim ją znalazłem, nie pożyczywszy pieniędzy od nikogo, w towarzystwie mego osła wyjechałem sobie. Wpadliśmy obydwaj w dół, ucierpiawszy nieco po całonocnym pochodzie. Dopiero tego poranka przy pomocy pana Don Kiszota światło dzienne oglądam. Odtąd przysięgam waszym wysokościom, że nie tylko jedną wyspą, ale i światem całym rządzić nie chcę. Dlatego całując nogi waszych wysokości Powrócę za pozwoleniem waszym w służbę do jego wielmożności Don Quixota, u którego przynajmniej mam kawał chleba, a dla mnie wszystko jedno, co zjem, abym głodny nie był. Sancho skończył swoją perorę z wielką pociechą Don Quixota, który obawiał się usłyszeć mnóstwo głupstw i przysłów. Książę uściskał serdecznie Sanche, mówiąc, że jakkolwiek nieprzyjemnie mu jest, że tak dobry gubernator porzucił swój urząd, przecież znajdzie mu w swoim państwie inne miejsce, więcej korzyści, a mniej trudu przynoszące. Księżna uściskała go również i kazała nakarmić go doskonale, czym uszczęśliwiony Sancho oświadczył grzecznie, że więcej sobie ceni łaski jej wysokości, niż gubernatorstwo wszystkich wysp, i trony całego świata. Rozdział czwarty, w którym opisana jest straszna i niesłychana walka, jaką stoczył Don Kiszot z pokojowcem Tosilos w obronie córki pani Rodriguez. Książę i księżna nie żałowali psot, wyrządzonych sanczy w danych mu na żarty przez siebie rządach, tym więcej, gdy tego samego dnia marszałek powróciwszy, Opowiedział im co do Joty wszystkie słowa i postępki Sanczy w ciągu tych kilku dni. Opisał im w końcu szturm do wyspy, przestrach Sanczy i ucieczkę jego, co wszystko wielce ich zabawiło. Dalej historia opiewa, że dzień walki nadszedł. Książę kilkakrotnie dawał pokojowcowi swemu, Tosilosowi, instrukcje, jak ma sobie począć, by zwyciężył Don Kiszota ale mu szwanku nie zadał ciężkiego, ani też nie zabił. Rozkazał, aby żeleśce zdjęto z włóczni, przekonawszy Don Kiszota, iż miłosierdzie chrześcijańskie, którego praktyką zawsze się chełpił, nie pozwala, aby walka toczyła się na śmierć i życie, i że i tak wiele czyni, kiedy im pozwala potykać się na ziemi swojej, pomimo zakazu przez konsylium trydenckie wydanego przeciw podobnym pojedynkom. Don Kiszot odpowiedział, że pozostawia całkowicie jego książęcej mości urządzenie pojedynku i że będzie mu we wszystkim posłuszny. Książę kazał wznieść przed tarasem zamkowym trybunę, w której zasiąść mieli sędziowie walki i powódki sprawy, to jest matka z córką. Kiedy dzień straszny nadszedł, mnóstwo ludzi ze wsi i folwarków okolicznych przybiegło, aby być świadkami spotkania. Bo nigdy dotąd najstarsi ludzie w tym kraju, ani ci nawet, co już pomarli, o podobnym boju nie słyszeli. Pierwszy wstąpił w obręb szranków mistrz ceremonii. Obszedł i obejrzał cały plac boju, aby nie było żadnego podstępu, żadnej przeszkody ukrytej, o którą można by zawadzić i upaść. Potem przybyła dama i córka. Zasiadłszy na wyznaczonym dla siebie miejscu, zakwefione aż po szyję z wielką w postawie pokorą. Don Kiszot stał już w szrankach. Wkrótce później ujrzano przybywającego od strony tarasu ogromnego Tosilosa na dzielnym rumaku, pod którego kopytami ziemia tętniła, z przyubicą zapuszczoną, wyprężonego na siodle, okrytego zbroją ciężką i świecącą. Towarzyszyło mu kilku trębaczy. Koń był fryzyjski, szeroko piersisty, maści ślicznej, jabłkowatej. Dzielny zapaśnik dobrze przez księcia został wyuczony, jak ma postępować względem walecznego Don Kiszota z Manczy. Przede wszystkim miał sobie zalecone nie dobijać go. Przeciwnie, nawet unikać pierwszego uderzenia, aby uchronić zapalczywego rycerza od nieuchronnej śmierci, gdyby wprost wpadł sam na cios. Tosilos objechał w koło szranki, a stanąwszy przed damami, przyglądał się czas niejaki tej, która go na męża żądała. Marszałek wezwał don Kiszota, który się już stawił na placu, i wobec Tosilosa zapytał dam, czy się zgadzają, aby don Kiszot sprawę ich wziął na siebie. Odpowiedziały, że zgadzają się i że wszystko, co w tej mierze uczyni, uważać będą za ważne, dobre i prawne. W tej chwili księstwo i chmość zasiedli na galerii ponad szrankami, które otaczały tłumy ludu. Przybyłe dla przyjrzenia się po raz pierwszy tak krwawej bitwie. Warunkiem głównym było, iż gdyby Don Kiszot odniesie zwycięstwo, przeciwnik jego musi się ożenić z córką Damy Rodriguez. Jeżeli by zaś sam zwyciężony został, to tamten zwolniony będzie ze swego słowa i niezobowiązany do żadnej więcej odpowiedzialności. Mistrz bez ceremonii rozdzielił między zapaśników plac boju i słońce i każdego z nich postawił na właściwym miejscu. Uderzono w bębny. Powietrze zagrzmiało hukiem trąb. Ziemia się zatrzęsła pod kopytami końskimi. A w ciekawym tłumie, oczekującym szczęśliwego lub nieszczęśliwego końca walki, serca zadrżały obawą i nadzieją. Nareszcie Don Kiszot, z głębi duszy poleciwszy się Panu Bogu i Pani swej Dulcinei Stobozo, wyglądał tylko, aby dano znak rozpoczęcia boju. Pokojowiec zaś nasz wcale co innego miał w głowie i przemyśliwał jedynie nad tym, co zaraz opowiemy. Zdaje się, iż kiedy stanął przed nieprzyjaciółką swoją i zaczął jej się przyglądać, wydała mu się tak piękna, jak żadna kobieta w życiu, a dzieciak ów z zawiązanymi oczyma, którego pospolicie miłością nazywają, nie chcąc stracić szczęśliwej sposobności odniesienia triumfu nad przedpokojową duszą, zaczaił się cicho, wymierzył w lewy bok pokojowca dwułokciową strzałę i przeszył mu serce na wylot. Kiedy więc dano znak rozpoczęcia boju, pokojowiec nasz bujał w zachwycie. Nieprzytomny, owładnięty powabami tej, która się stała panią jego woli. Nie dosłyszał odgłosu trąby bojowej, a don Kiszot, zaledwie pierwszy jej dźwięk doszedł uszu jego, wypuścił rumaka i natarł z całą gwałtownością rozpędu, na jaki Rosynant był w stanie się zdobyć. Poczciwy jego giermek, Sancho, widząc wypuszczającego się pana, z całego gardła zawołał. Kwiecie i chlubobłędnych rycerzy! Niech cię Bóg prowadzi! Niech ci da zwycięstwo, kiedy sprawiedliwość jest za tobą! Tosilos choć widział, że Don Kiszot wali na niego, ani się ruszył z miejsca i z całej siły wołał tylko na marszałka, do którego, gdy przybiegł doń, tak przemówił: Mości panie, wszakże ta walka toczy się o to, czy ja mam żenić się z tą damą, czy nie? Tak jest, odpowiedziano mu. A więc mówił dalej pokojowiec: boję się wyrzutów sumienia, a obciążyłbym je bardzo, gdybym do tej walki stanął. Oświadczam przeto, że się uznaję za zwyciężonego i gotów jestem żenić się z tą damą natychmiast. Marszałek zdziwił się niezmiernie słysząc to, bo był przypuszczony do całej tajemnicy i nie wiedział, co mu ma odpowiedzieć. Don Kiszot zaś, widząc, że przeciwnik nie rusza się z miejsca, Wstrzymał konia i stanął w samym środku. Książę nie wiedział, z jakiego powodu walka wstrzymana została, dopiero aż marszałek doniósł mu, co zaszło. Zdziwił się niezmiernie i wpadł w wielki gniew. Kiedy to się działo, to Silos zbliżył się do estrady, gdzie siedziała dama Rodriguez i głośno do niej przemówił. – Gotów jestem, pani, żenić się z twoją córką – i nie chcę drogą sporów i procesów zdobywać sobie tego, co otrzymać mogę spokojnie i na śmierć się nie narażając. Waleczny Don Kiszot usłyszał te wyrazy i tak na nie odpowiedział. Jeżeli tak, a więc ja wolny jestem i zwolniony z obietnicy mojej. Niechże się pobiorą, tego tylko pragnę. A kiedy Pan Bóg mu ją daje, niechże święty Piotr mu ją pobłogosławi. Książę tymczasem zszedł na taras zamkowy i zbliżywszy się do Tocilosa, zapytał go. Czy to prawda, rycerzu, że uznałeś się za zwyciężonego i że naglony wyrzutami sumienia oświadczyłeś się z chęcią zaślubienia tej dziewicy? Tak jest, książę, odpowiedział Tosilos. I dobrze zrobił, wtrącił Sancho, bo się zjeść w kaszy nie dał i swojego dopiął. Tosilos wziął się prędko do rozwiązywania podpinek przy ubicy i prosił, ażeby mu jak najśpieszniej w tym dopomożono, gdyż tchu mu brakowało w tym ciasnym więzieniu. Zdjęto mu szyszak co prędzej i twarz jego przedpokojowa najaw się ukazała. Dama Rodriguez i córka jej, spostrzegłszy to, przeraźliwie krzyknęły. To jakieś oszukaństwo! Tak, tak! Oszukaństwo nikczemne! Postawiono Tosilosa... Pokojowca księcia pana w miejsce czcigodnego małżonka. W imieniu Boga i króla domagam się sprawiedliwości za podstęp, że nie powiem oszustwo tak niecne. Nie martwcie się, panie, zawołał Don Kiszot. To nie podstęp ani oszustwo. To czarownicy mnie tak prześladują i przez zazdrość sławy, którą pozyskać miałem tym zwycięstwem, Twarz małżonka pani zamienili na twarz człowieka, którego pokojowcem księcia mianujecie. Posłuchaj pani rady mojej, i na złość wrogom moim i ich podstępowi, oddaj mu pani rękę swoją, bo bez żadnej wątpliwości jest to ten sam, któregoś życzyła sobie na męża. Książę, słysząc to, pomimo gniewu, ledwie nie parsknął od śmiechu. Tak nadzwyczajne rzeczy wydarzają się rycerzowi Don Kiszotowi, rzekł, że gotowym uwierzyć, iż ten pokojowiec mój nie jest moim pokojowcem. Ale użyjmy także podstępu i zróbmy próbę. Odłóżmy małżeństwo na dwa tygodnie, a tego człowieka weźmy pod zamknięcie. Przez ten czas Wróci może do właściwej swej postaci, bo złość czarowników przeciw wielkiemu rycerzowi manczy nie może trwać ciągle, zwłaszcza gdy się przekonają, że wszystkie ich usiłowania i psoty na nic się nie zdały. Oba, mości książę, odezwie się Sancho. Te szatany czarowniki to upartsze od wszystkich diabłów i nie wychodzą tak na sucho z moim panem, lecz ciągle mu figle płatają ani się od nich opędzisz. Niedawno, niech ich jasności ogarną, zamienili rycerza zwierciadlanego, którego pan mój pokonał, w bakałaża Karasko z naszej wsi, największego jego przyjaciela, a z naszej pani Dulcynei, żebyście wiedzieli, co zrobili. Prostą chłopkę, jak pan Bóg przykazał, tylko że jeszcze była szpetniejsza niż wszystkie, a śmierdziała jak diabeł, i jak mi Bóg miły, bodajem skłamał, jeżeli ten lokaj nie jest lokajem najprawdziwszym. Niech sobie będzie, co chce, odezwie się córka Rodriguez. Wolę być żoną pokojowca niż czyją bądź metresą. Wszystko to nic nie pomogło. To Tosilosa bowiem do ciupy wpakowano, a Don Quixota ogłoszono zwycięzcą. Widzowie rozeszli się bardzo zmartwieni, że nie widzieli zapaśników siekających się na kawałki. Motłoch zawsze wpada w rozpacz, kiedy ułaskawienie przyjdzie dla tego, którego spodziewał się widzieć na szubienicy. Książę, księżna i zwycięski Don Kiszot wrócili do zamku. To wrzucono do więzienia, a damy Rodriguez cieszyły się, że jakim bądź sposobem zaspokojone zostały w żądaniu, sądząc, że ta awantura skończyć się inaczej nie może, jak tylko małżeństwem, czego przede wszystkim pragnęły, Równie jak i Tosilos. Rozdział 5. Jak Don Kiszot pożegnał się z księciem, i co mu się przytrafiło z dobrotliwą, a skrytą Altisidorą, panną księżnej? Don Kiszot postanowił nareszcie odjechać z zamku. Bezczynny ten sposób życia wydał mu się wcale niegodnym i nieodpowiednim zawodem błędnego rycerza. I obawiał się, że musi zdać kiedyś Bogu rachunek za czas bez pożytku dla cierpiącej ludzkości strawiony. Oznajmiwszy więc ten zamiar dostojnemu gospodarstwu, ośmielił się pożegnać księcia i jego małżonkę. Nie bez wahania i przykrości zezwalał książę na odjazd rycerza. Ale nareszcie dał się przekonać i nadmienił, że gdy tego koniecznie potrzebuje, dłużej zatrzymywać go nie będzie. Księżna oddała Sanczowi list od żony. Czy ja mogłem przypuścić kiedy, zawołał Sancho ze łzą w oku po przeczytaniu tego listu, ażeby wszystkie nadzieje i zamiary żony mojej, Teresy, skoro się o wielkorządstwie dowiedziała, jak dym się rozwiały i że znów będę musiał tłuc się z panem po świecie, jak Marek po piekle, za jakimiś tam marnymi przygodami. W tym człeku przynajmniej pociecha, że Teresisko nie zapomniało przysłać księżnie żołędzi. Gniewałbym się na nią, gdyby była postąpiła inaczej. No i ten podarunek to nie żadne zdzierstwo ani kontrybucja, bo już byłem wielkorządcą, kiedy go przysłała. Czym chata bogata, tym rada. Dobrze jest wdzięczność, choćby najmniejszym darkiem okazać. Goły doszedłem do wielkorządstwa, goły opuszczam te władzę i z czystym sumieniem powiedzieć mogę: gołym się rodziłem, gołym pozostałem. Choć nic nie zyskałem, niewiele straciłem. Tak prawił do siebie Sancho w dzień odjazdu. Don Kiszot pożegnawszy się wieczorem z księciem i księżną, zjawił się na zajutrz uzbrojony na podwórcu zamkowym. Pełno ludzi przyglądało mu się z krużganków. Nawet książę i księżna chcieli go jeszcze raz przed odjazdem zobaczyć. Sancho z mantelzakiem i z prowiantem siedział na ośle najszczęśliwszy pod słońcem, bo marszałek księcia wścibił mu w rękę kieskę z dwustu talarami złotem na koszta podróży, o czym Don Quixote jeszcze nie wiedział. Skoro tak wszystkich oczy zwracały się na rycerza, nagle z orszaku dam i panien księżnej dał się słyszeć płaczliwy głos altisidory, która następujące doń powiedziała słowa. Słuchaj złośliwy rycerzu, powstrzymajcie lejce na chwilę i nie krwaw wychudłych boków kierowanego źle konia. Spojrzyj, o zdrajco przeklęty. Nie jestem wąż jadowity, lecz jestem słodkie jagniątko, co kiedyś owieczką będzie. Tyś igrał straszny potworze z sercem najpiękniejszej damy, jakiej diana na górach, a Wenus w lasach swych nie ma. Srogi wizeno, zbiegły Eneaszu, niech ci okrutny barabasz towarzyszy w drodze twej. Ty unosisz o srogości w zaciśniętych swoich dłoniach, kornej kochanki wnętrzności, co ci czułe serce dała. Unosisz trzy nocne chustki i podwiązkę z mojej łydki, tak gładkiej i tak białej, jak cybelińskie marmury. Dwa tysiące westchnień bierzesz, których płomień gorejący Zrzegłby dwa tysiące trojan, gdyby trojan było tylu Srogi wizeno, zbiegły eneaszu Niech ci okrutny barabasz towarzyszy w drodze twej Oby Sancho ten twój giermek serce swe w kamień zamienił I nie bijąc się rózgami nie wybawił dulcynej. Oby ta smutna kochanka pokutowała z twej winy bo wszakże i w moim kraju niewinni za winnych cierpią. Oby twoje awantury zmieniły się w burdy śmieszne. Niech radość twoja w snach ginie, wierność w zapomnieniu zniknie. Srogi Wizeno, zbiegły Eneaszu, niech ci okrutny Barabasz towarzyszy w drodze twej, Niech słyniesz zdrajcy imieniem od Sewilli do Marcheny, od Grenady aż do Loja i z Anglii aż do Londynu. Gdy zagrasz w rumel pikietę, niech króle od Ciebie stronią, i niech skart Twoich znikną wszystkie asy i siódemki. Gdy skaleczysz sobie palec, niech krew potokiem popłynie, a gdy zęby wyrwiesz sobie, niechaj ci pieńki zostaną. Srogi wizeno, zbiegły Eneaszu, niech ci okrutny Barabasz. Towarzyszy w drodze twej! Kiedy tak piękna altisidora bolesne rozwodziła żale, don Kiszot ciągle na nią patrzył i uważnie jej słuchał. Ale zamiast jej odpowiedzieć, odwrócił się do Sancho, zapytując go: Przyjacielu, sancho, powiedz prawdę, czy nie zabrałeś przypadkiem trzech czepków nocnych i podwiązek, o których ta rozkochana dziewica wspomina? Trzy czepki mam! Odrzekł Sancho, ale o podwiązkach nic a nic nie wiem. Księżna, której o tym nie uprzedzono, bardzo się zdumiała nad zbytnią śmiałością altisidory. Bo chociaż wiedziała, że to wesoła i figlarna dzieweczka, ale nie przypuszczała nigdy, ażeby aż do takiego stopnia. Księciu ten żart bardzo się podobał. Istotnie, mości rycerzu, rzekł do Don Kiszota, nie bardzo to właściwy postępek, doznawszy tak gościnnego przyjęcia w zamku moim. Ten rodzaj odwagi nie zgadza się zupełnie z owym męstwem rycerskim, które ci głos publiczny przyznaje. Zwróć waszeć podwiązki tej pannie, bo jak nie, to się rozprawimy z sobą i w tej chwili wyzywam waszmość, nie obawiając się żadnych przemian czarnoksięskich. Niech Bóg uchowa! odparł Don Kiszot ażebym ja miał wydobywać miecz przeciw waszej, najoświeceńszej osobie, co mnie tylu dowodami łaskawości obsypać raczyła. Czepki nocne, ponieważ Sancho je ma, oddamy tej pannie. Co zaś do podwiązek, ani ja, ani on nic o nich nie wiemy. Niech ta piękna dama poszuka w toalecie swojej, pewnie je znajdzie. Mości książę, nie jestem oszustem, i za szlachetną mam duszę, ażebym kiedykolwiek mógł nim zostać. Do niecnego podejrzenia tego pobudziła te dziewice uraza rozkochanego serca, którego nie myślałem rozpłomieniać, więc nie mam jej za co przepraszać, ani też waszej książęcej mości. Błagam tylko, ażebyś, książę pan, miał lepsze o mnie wyobrażenie i pozwolił mi w dalszą puścić się drogę. Puszczaj się, mości rycerzu Don Kiszocie zmanczy rzekła księżna. Oby nas zawsze dochodzić mogły wieści o wielkich waszych czynach. Jedź, jedź. Obecność twoja nie może być lekarstwem na rany, które miłość tym pannom zadała. Co zaś do tej, potrafię ją tak wyleczyć, że nie będzie śmiała mówić nadal impertynencji. O mężny rycerzu, zawołała Altisidora. Błagam cię, racz mnie jeszcze wysłuchać. Przepraszam cię, żem cię obwiniła o przywłaszczenie sobie podwiązek moich. Zwracam ci cześć, bo mam je właśnie na sobie. Ale ja jestem tak roztrzepana, jak ta, co to szuka osła siedząc na nim. A co? rzekł Sancho. Do mnie powinni się udać, skoro idzie o jaki figielek. To sobie oszusta wybrali do diaska. Gdybym chciał kraść, czyż nie miałem sposobności na moim wielkorządstwie? Don Kishot Oddawszy niski ukłon księciu, księżnej i wszystkim przytomnym, spiął Rosynanta i wyjechał z zamku drogą do Saragossy. Rozdział szósty. Jako tyle przygód Don Kiszota spotkało, że nie wiedział, od której zacząć. Don Kiszot, harcując na czystym polu i pozbywszy się natarczywości Altisidory, uczuł się w swoim żywiole. W sercu zrodził mu się nowy zapał do szukania przygód i poświęcenia się zawodowi błędnego rycerza. Swoboda, rzekł do Sancha, jest największym darem, jaki niebo ziemi dać mogło. Wszystkie skarby w łonie ziemi będące, wszystkie bogactwa, które morze w niezgłębionych przepaściach ukrywa, nie dadzą się z nią porównać. Zarówno się życie dla swobody, jak dla czcina raża. A niewola jest najsroższą niedolą. Byłeś naocznym świadkiem, przyjacielu Sancho, wytwornego życia w tym zamku, obfitość tam wszystkiego, przyjemności niezwykłe, a jednak co do mnie, przyznam ci się, że wśród tych uczt wystawnych, spożywając te wykwintne potrawy i napoje, zdawało mi się, że mi głód dokucza. Ta obfitość wszystkiego wydawała mi się niedostatkiem. Wszystkie te obfite mięsiwa gorzko mi smakowały, niespokojnie mi było na miękkiej pościeli. Dbanie o rozkosz zawsze i wszędzie zdało mi się nareszcie nieznośne. Bądź co bądź, nie używałem tego wszystkiego swobodnie, bo to nie moje było, a obowiązek pamiętania o tym, że ktoś nam dobrodziejstwo wyświadcza, jest to pęto z tysiąca węzłów złożone, które nigdy duszy swobody nie daje. Szczęśliwy ten, co mu niebo zsyła żywność i co za nią samemu tylko nie był wdzięcznym być powinien. Prawda to, panie, wtrącił Sancho. A jednak nie można nie być obowiązanym za dwieście talarów złotych, które mi dał marszałek jaśnie oświeconego księcia, a które tu umieściłem w kiesce na żołądku, jako relikwie w potrzebie i kataplazm chroniący od przygód, które zawsze napotkać można. W jednym zamku cię nakarmią, napoją, a za to w stu karczmach kijami wyłoją. Rozmawiając tak z sobą, błędny rycerz i giermek, po sporej mili drogi zobaczyli nagle dwunastu ludzi obiadujących na murawie. Koło nich, w małych odległościach, rozciągnięte były dwie białe płachty, które coś przykrywać musiały. Don Kiszot, zbliżywszy się do nich i ukłoniwszy, Zapytał, co mają pod tym płótnem. Są to, panie, odrzekł z nich jeden, posągi do ołtarza, który w naszej parafii stawiamy. Niesiemy je na barkach, ażeby się nie potłukły, a przykrywamy, ażeby im wilgoć nie zaszkodziła. Wielką mi panowie zrobicie przyjemność, rzekł Don Kiszot, jeżeli zechcecie mi je pokazać bo wyobrażam sobie, że posągi, z taką starannością przenoszone, bardzo piękne być muszą. Spodziewam się, zawołał drugi, sporo też kosztują. Nie ma ani jednego, za który byśmy mniej niż pięćdziesiąt czerwonych złotych zapłacili. Patrz pan, zawołał, wstając i odkrywając płótno, pod którym leżał wyzłacany posąg świętego Jerzego na koniu. Traktuje święty strasznego smoka i dzidą przeszywa mu paszczękę z ową dziarską miną, z którą go zawsze przedstawiają. Don Kiszot popatrzył chwilę na posąg, a potem rzekł zwolna. Rycerz ten był jednym z najlepszych błędnych rycerzów, jacy kiedykolwiek pod znakami świętej sprawy walczyli. Jest to święty Jerzy, który był wielkim opiekunem i obrońcą honoru dam. Zobaczymy drugi. Proszę bardzo. Drugi posąg był to święty Marcin Konno, oddający biednemu połowę opończy. Ten rycerz, rzekł Don Kiszot, był także z owych chrześcijan przygód szukających. I zdaje mi się, że hojność przeważała w nim nad walecznością, jak możesz rozumieć, Sancho, po tym posągu, gdzie oddaje połowę opończy biednemu. Musiało to być w zimie, bo zapewne latem byłby mu dał całą opończę, miarkując politościwym jego sercu. E, musiał on znać przysłowie, rzekł Sancho. Oj, mądra to głowa, co daje i chowa. Masz słuszność, Sancho, rzekł Don Kiszot, prosząc, żeby mu więcej pokazać. Odkryli następnie wyobrażenie patrona Hiszpanii z mieczem skrwawionym, tratującego Maurów pod kopytami dziarskiego rumaka. Otóż to mi rycerz, zawołał Don Kiszot, jeden z najsławniejszych awanturników, co walczyli pod sztandarem Krzyża. To święty Jakub, przezwany pogromcą Maurów, jeden z największych świętych i najdzielniejszych rycerzy, jacy kiedykolwiek byli na ziemi. A teraz w niebie. Pokazano następnie świętego Pawła spadającego z konia ze wszystkimi okolicznościami, które zwykle przy nawróceniu jego dodają. Święty ten, rzekł Don Kiszot, był przez czas niejaki jednym z najstraszliwszych wrogów Kościoła, a następnie jednym z najgorliwszych obrońców. Błędny rycerz z powołania. A w wierze niezachwiany aż do śmierci, niestrudzony robotnik w winnicy pańskiej, który naukę swoją w niebie zaczerpnął, a którą pan nieba sam mu wykładał. Dzieci, zakryjcie już posągi, rzekł don Kiszot. Tak, bracia, dodał jeszcze: to com widział, daje mi otuchę dobrej przepowiedni, bo święci i rycerze ten sam zawód, co ja obrali. Zawód Miecza. Różnimy się tylko pod tym względem, że oni byli świętymi i walczyli pod łuk przepisów niebiańskiego rycerstwa. Ja zaś, grzesznik, walczę, jak ludzie walczą. Oni zdobyli niebo, bo Królestwu niebieskiemu gwałt wyrządzano. A ja nie wiem, co dotychczas zdobyłem, mimo wszystkich trudów i usiłowań moich. Jednak gdybym wiedział, że najdroższa moja dulcinea to bozo, wolna jest od trosk i cierpień, co ją trapią, los mój znacznie by się polepszył, głowa przestałaby się kłopotać i może bym wtedy lepszą obrał sobie drogę. Oby Bóg to zrządził, rzekł Sancho, aby nam łaskawie dozwolił zapomnieć o dawnych grzechach. Wieśniacy uwielbiali oblicze i rozmowy Don Kiszota, nic a nic nie rozumiejąc. A posiliwszy się, wzięli posągi na bary, pożegnali się z Don Kiszotem i puścili w dalszą drogę. Sancho przyglądał się panu, jakby go przedtem nie był widział. Uwielbiał z zadziwieniem mądrość jego, wiadomości o tylu rzeczach i przypuszczał, że nie ma zdarzenia ani przygody żadnej w świecie, o której by nie wiedział najdokładniej. Dali pan. Rzekł do pana: Jeśli to, co nam się teraz przytrafiło, można nazwać przygodą, jest to najłagodniejsza i najprzyjemniejsza ze wszystkich, co nam się w wycieczkach naszych przytrafiły. Aniśmy się nie mieli czego obawiać, ani nas kijami nie wygrzmocili. Nie nazywano nas gorzej niż po imieniu. Jesteśmy cali i zdrowi. Głód i pragnienie nie dokuczyło nam. Chwała też Bogu, żem to na własne oczy oglądał, bo dali pan, gdyby mi kto inny był opowiadał, nigdy bym mnie uwierzył. Nieźle mówisz, Sancho, odrzekł Don Kiszot. Czasy nie zawsze do siebie podobne, a zabobony, omento, co tłum nazywa zazwyczaj przepowiednią, ponieważ nie opiera się na żadnej naturalnej przyczynie, mądry nazwie trafem szczęśliwym. Jakiś zabobonny wyszedł kiedyś z rana z domu, spotkał braciszka z zakonu świętego Franciszka i jakby spostrzegł smoka, odwrócił się i prędko wrócił do domu. Drugi znów drżał, skoro sól na stół rozsypano, jakby wypadki tak małej wagi mogły być pewnymi oznakami przyszłych nieszczęść. Mędrzec i chrześcijanin. Nie trwoni czasu na odgadywanie tajemnic nieba, a nie troszcząc się, czy rozkazy nieba wyrażone są w przedmiotach natury, wypełnia ich następstwa pokornie i cierpliwie. Scypio przybywa do Afryki, a wysiadłszy na ląd, źle stąpił i padł na ziemię. Zdziwieni jego żołnierze biorą ten upadek za zły prognostyk. Ale on, otwierając ramiona, jakby całą ziemię chciał objąć, zawołał. Mam cię, Afryko, teraz mi się nie wymkniesz. To też, mój przyjacielu Sancho, na tych posągów uważam za traf szczęśliwy. Wierzę panu, skoro pan tak powiadasz, odparł Sancho. Ale chciałbym, ażebyś mi pan wytłumaczył, dlaczego Hiszpanie przed wydaniem bitwy wzywają opieki świętego Diago Matamoras, wołają Santiago i y Sierra Espania. Czyżby Hiszpania przypadkiem otwierała się wtedy i trzeba ją było zamykać? Co to za obrządek? Jakże mało wiesz, biedny mój przyjacielu, odrzekł Don Kiszot. Przecież Bóg dał Hiszpanii za opiekuna w krwawych bitwach, które dawniej Hiszpanie z Maurami toczyli, wielkiego tego rycerza Różowego Krzyża. Z tego to powodu wzywają jego pomocy w bitwach. I nieraz widziano go w naturalnej postaci kolącego, tłuczącego, tratującego zastępy wrogów. Mógłbym Ci sto przykładów takich z historii Hiszpanii przytoczyć. Sancho nie pytając się już więcej, zmienił przedmiot rozmowy i rzekł do pana: Ale, ale, panie, dziwi mnie nadzwyczaj bezczelność tej altisidory, panny księżnej pani. Do Ten łotrzyk, co to go miłością nazywają, musiał ją diabelnie zranić, bo to ten malec ślepy rzadko chybia i kiedy człowiek chce zawołać, stój, już mu wpakuje dwułokciową strzałę w serce. Toć, że dopiero pioruna słyszałem, że strzały miłości kruszyły się o uczciwość dziewczyn. Ale z tą Altisidorą rzecz się ma zupełnie inaczej. Jeszcze się bardziej zaostrzyły, dali pan, prawda? Przyjacielu Sancho, odparł Don Kiszot. Miłość nie ma granic ani względów żadnych. Działa jak śmierć, nieoszczędzająca królów i pasterzy skoro obejmie duszę, czyją, odejmuje naprzód obawę i wstyd wszelaki. To też widzisz, że go postradała owa Altisidora, nie obawiając się dać mi do zrozumienia chęci swoich, które budzą we mnie raczej wstręt, niż litość. Otóż znów dziwne okrucieństwo, rzekł Sancho, i niesłychana niewdzięczność. Gdyby ta biedna dziewczyna do mnie się była odwołała, Uległbym jej natychmiast. Pan ma serce, dali Pan, z kamienia, a duszę ze spiżu. Bo czego mogło się znów dopatrzeć w Panu to biedne stworzenie, ażeby aż tyle robić z siebie? Gdzież do diabła ta twarz mina i piękność, co ją zachwyciły? Sto razy przyglądam się Panu od stóp do głów i bez pochlebstwa nie dostrzegłem nic takiego, od czego by się prędzej można rozkochać niż przestraszyć? A przecież mówią, że piękność pobudza miłość. Widać, ta głupia nie rozumie się na tym albo też może oczarowana. To nie wiesz, Sancho, że są dwa rodzaje piękności ciała i duszy? Piękność duszy objawia się w rozumie, w zacności, w dobrym postępku, w sposobie znalezienia się, a to wszystko może być połączone ze szpetnością. Ten rodzaj piękności, skoro się go pojmie, łacniej wzruszy od wszystkich piękności ciała, prędzej działa i pociski jego trwalsze. Co do mnie, Sancho, wiem, że nie jestem piękny, ale też nie jestem potworem, a na uczciwego człowieka to dosyć. Może się podobać Białogłowie. Rozmawiając w ten sposób, wjechali nieznacznie do lasku, zbaczającego z gościńca. Don Kiszot, nie uważając, zaplątał się w sieci z zielonych sznurków od drzewa zawiązanych. Sancho, rzekł, jeśli się nie mylę, otóż znów jedna z najdziwniejszych przygód pod słońcem. Przysiągłbym, że czarnoksiężnicy, co mnie prześladują, postanowili zaplątać mnie w te sieci i zatrzymać w podróży, mszcząc się za nieczułość moją dla Altisidory. Mylą się jednak bardzo. Mimo wszystkich podstępów i chytrości, bo gdyby te siatki tkane były z twardych diamentów i twardsze od tych, co to zazdrosny Bożek Ognia zrobił dla schwytania wenery z Marsem, skruszę je tak łatwo, jakby były z kruchej trzciny. Mówiąc to, chciał przedrzeć się z Rosynantem przez siatkę, gdy wtem zobaczył wychodzące z gęstwiny lasu dwie bardzo ładne pasterki, to jest, ubrane jak pasterki, z tą różnicą, że miały na sobie bardzo bogate suknie z materii złotem naszywanej. We włosach, w tysiąc loków zwiniętych, wplecione miały girlandy z lauru i mirtu i innych kwiatów. Mogły zaśliczyć najwięcej od piętnastu do szesnastu lat wieku. To spotkanie się Don Kiszota z pasterkami, obustronnie niespodziewane, Zdziwiło jednych i drugich i skłoniło do chwilowego milczenia. Nareszcie jedna z pasterek odezwała się do Don Kiszota. Wstrzymaj się, mości kawalerze, i nie krusz tych siatek, któreśmy tu dla zabawy kazały nawiązać, a nie dla zastawienia ci sideł. A ponieważ przypuszczam, że chciałbyś pan wiedzieć, co tu porabiamy i kto jesteśmy, w krótkich słowach opowiem to Panu. Nasza wieś odwie mile stąd. Mieszka tam w okolicy bardzo wiele bogatej szlachty. Kilka osób z jednej rodziny umyśliło zrobić sobie zabawę w tym miejscu, jednym z najprzyjemniejszych w okolicy. Niby to jest dla nas nowa Arkadia Pasterska. Mężczyźni przebrali się za pasterzów, a panny za pasterki. Dlatego też nauczyliśmy się wszyscy na pamięć Sielanek Garcilasa i Samonesa portugalskiego poety, co je w rodzinnym pisał języku. Jesteśmy tu dopiero od wczoraj robić, kazaliśmy namioty pod drzewami, nad brzegiem strumienia, co wszystkie okoliczne łąki skrapia, a ubiegłej nocy zastawiono te siatki, w które małe ptaszki łapiemy. Jeśli pan do naszego zebrania chcesz należeć, będzie to nam bardzo przyjemnie i zaręczam panu, że cała kompania ucieszy się zarówno jak ja. Bo smętność nie ma u nas miejsca. Istotnie, piękna damo, odparł Don Kiszot. Nie sądzę, żeby akteon bardziej się zadziwił, zoczywszy znianacka dianę w kąpieli, ode mnie, kiedym piękność pani obaczył. Pochwalam bardzo tę rozrywkę tak niewinną, a przyjemną, i tysiąc dzięków pani składać śmiem za jej łaskawe zaproszenie. Jeśli pani uczynisz mi zaszczyt, uważając mnie za zdolnego do wyświadczenia jej jakiej przysługi, rozkaż tylko, a zaręczam pani, iż prędko i dokładnie wykonam jej zlecenie, bo moim powołaniem jest karcić niewdzięczność, robić dobrze wszystkim, zwłaszcza też osobom pani płci, stanu i zasługi. Nie lękam się nawet powiedzieć, że gdyby te siatki, co tak małą przestrzeń zajmują, okrywały całej ziemi powierzchnię, prędzej bym przedarł się do nowych jakichś światów, niż miał zerwać ten sprzęt rozrywki pani. Nie będziesz wątpić, pani, o tym, co mówiłem, skoro się dowiesz, że mówi do ciebie Don Kiszot zmęczy, jeśli ta nazwa doszła do wiadomości pani. A mój Boże! Zawołała druga pasterka. — Co za traw szczęśliwy, kochana siostro! Ten pan, co go widzisz, jest to najdzielniejszy, najuczciwszy i najbardziej rozkochany rycerz na świecie, jeśli historia życia jego nie kłamie. Czytałam ją i założę się, że ten poczciwiec, co na osiołku siedzi, jest to Sancho Pansa, giermek jego, najpocieszniejszy człowiek pod słońcem. — Nie myli się, panienka! — odrzekł Sancho. To ja jestem tym pociesznym i tym giermkiem, o którym panienka mówi. A ten pan to mój pan, ten sam Don Kiszot zmanczy, którego historia jest w książce. Czy to prawda, siostruniu? Zagadnęła druga pasterka. Ach, istotnie trzeba ich prosić, żeby z nami zostali. Całe towarzystwo bardzo się ucieszy. Słyszałam ja już bardzo wiele od ciebie o panu rycerzu, ale mówią jeszcze, że pan jesteś najwierniejszym kochankiem pod słońcem i że pańską damą jest jakaś pani Dulcinea Stobozo, najpiękniejsza podobno kobieta w całej Hiszpanii. I słusznie mówią, odparł Don Kiszot. Jeśli tylko piękność pani nie odbiera jej pierwszeństwa, ale piękne damy. Nie traćcie darmo czasu na zatrzymywanie mnie, bo obowiązki wyraźne mojego zawodu nie pozwalają mi nigdzie kosztować odpoczynku. Nadszedł tymczasem brat tych panien, przebrany za pasterza bogato i wytwornie. Siostra powiedziała mu, że to jest właśnie sławny Don Quixote z Manczy z giermkiem Sancho, o którym już musiał czytać historię. Młody pasterz powiedział komplement bardzo grzeczny Don Quixotowi. I prosił tak usilnie, żeby się raczył udać z nim do namiotu, że rycerz nie mógł odmówić. Tymczasem krzyk się rozległ i mnóstwo rozmaitych ptaków, zwiedzionych barwą siatek, wpadło w siatki owe z zielonych nici. Wszystkie osoby, około pięćdziesięciu, przebrane za pasterzy i pasterki, zebrały się w tym miejscu. A dowiedziawszy się, że to don Kiszot z Sanczem, o którym historia wszędzie już krążyła, Zaprowadzili go z sobą do namiotu, gdzie zastawiono właśnie obiad. Zmuszono rycerza do zajęcia pierwszego miejsca, do czego dał się skłonić po wielu ceregielach, a w czasie obiadu wszyscy mu się bacznie przyglądali i byli dla niego z uwielbieniem. Po skończonym obiedzie, Don Kiszot, obejrzawszy się naokoło, rzekł głośno i poważnie: Największym grzechem, według mnie, jest niewdzięczność. Niektórzy mówią, że pycha jest większym, ale moje zdanie popiera to, że mówią, iż w piekle pełno jest niewdzięcznych, a o innych nie wspominają. Odkąd władam rozumem, usiłowałem zawsze unikać hańbienia się tą zbrodnią. A jeśli za dobry dla mnie uczynek, dobrym uczynkiem nie mogąc się wywzajemnić, odpłacam dobrą chęcią i wolą, a dla okazania uczucia mego, Ogłaszam je przed światem całym, bo kto głosi dobrodziejstwo otrzymane, dowodzi, że nie od niego zawisło wynagrodzenie. Ale ponieważ po większej części obdarzeni znacznie niżej stoją od obdarzających, niewłaściwe jest, że tylko samymi odpłacają dziękczynieniami. Bóg, który jest nieskończenie wyżej nad tym światem, ciągle. W każdej chwili świadczy nam łaski i dobrodziejstwa, wobec których cała wdzięczność ludzka jest prawie żadną, dlatego, że nieskończona zachodzi różnica pomiędzy stwórcą a stworzeniem. Jednak ludzie niekoniecznie są niewdzięczni względem Boga, jeśli brak możności zastępują dobrą chęcią, dziękczynieniem i przyznaniem się do własnej niemocy. Panowie! Jestem względem Was w tym samym położeniu. Obsypaliście mnie grzecznościami i najlepiej przyjęli, a nie mogąc Wam okazać wdzięczności, wyrównującej Waszemu dobremu uczynkowi, ograniczam się na możności mojej i ofiaruję Wam to, co posiadam. To jest, będę mówił wciąż dwa dni z rzędu przez drogę do Saragossy, że te przebrane pasterki są najpiękniejsze i najgrzeczniejsze dziewice na świecie całym, wyjąwszy jednak, nie obrażając nikogo, nieporównaną Dulcynę Stobozo, jedyną panią myśli i uczuć moich. Don Kiszot zamilkł po tej pięknej odezwie, a Sancho, uprzedzając wszystkich, zawołał. Czy podobna, żeby święta ziemia mogła nosić takich ludzi, co śmią twierdzić, że mój pan jest wariat? Powiedzcież państwo, czy sam proboszcz wiejski, choćby najuczeńszy i najrozumniejszy, lepiej mówić potrafi odjaśnie pana Don Kiszota, czy jakikolwiek błędny rycerz zdoła ofiarować to, co on ofiarował? Don Kiszot, zwracając się nagle do Sancza i patrząc na niego z gniewem i wściekłością. Czy podobna, o Sancho, zawołał, żeby mógł się znaleźć na ziemi człowiek tak głupi, co by zaprzeczył temu, że jesteś niedorzecznym i złośliwym cymbałem, co wasana ośmiela, bezczelny impertynencie do mieszania się w nie swoje sprawy? Dosyć tego, ruszaj osiodłać rosynanta, a ja wypełnię to, com przyobiecał. A ponieważ mam słuszność za sobą, uważaj za zwyciężonych tych, co by się sprzeciwiać śmieli. Powiedziawszy to, wściekły wstał pośpiesznie od stołu, tak, że obecni nie mogli wywnioskować dokładnie o jego rozumie czy też głupocie. Prosili go, żeby wyzwania tak daleko nie posuwał, zaręczając, że przekonani są o jego wdzięczności bez wymagania dowodów. A co do reputacji. Nie potrzebował szukać nowego odznaczenia dla męstwa, tak znanego już w jego historii. Nie zmieniło to jednak zamiaru Don Kiszota. Wsiadł na Rosynanta, ujął tarczę, naprężył spise i stanął na środku gościńca, a za nim Sancho i tłum pasterzy, ciekawych następstwa tego zuchwałego postanowienia. Don Kiszot zawołał donośnie, podnosząc się nieco na strzemionach. Przechodnie wszyscy. Ktokolwiek jesteście, rycerze błędni czy giermkowie, piesi czy konni, co przejeżdżacie, przechodzicie lub macie przechodzić tym gościńcem. Dowiedzcie się, że Don Kiszot zmęczy, rycerz błędny, Czeka tu i utrzymuje, że nimfy zamieszkujące te łąki i knieje przewyższają w piękności i powabach wszystkie piękności na ziemi, wyjąwszy panią duszy mojej to Stobozo. A kto by ośmielił się nie przystać na to, niech przybywa, oczekuje go. Po dwakroć powtórzył te wyrazy, a żaden rycerz błędny ani razu go nie usłyszał. Traf! Dopomógł jego postanowieniu. Zbliżał się właśnie tłum konnych, razem jadących, po większej części ze spisami w rękach. Towarzyszący Don Kiszotowi, skoro ich tylko postrzegli, oddalili się nieco, widząc, że niebezpiecznie zostawać na gościńcu. Don Kiszot sam tylko z niezachwianą odwagą oczekiwał ich, i Sancho stał za nim, skrywszy się za Rosynanta. Konni zbliżyli się. A przywódca zaczął wołać na Don Kiszota. Czemuż, Gapiu, drogi nie zjeżdżasz? Czy chcesz, żeby cię byki na kawałki rozszarpały? Chamy! odezwał się Don Kiszot. A toście też natrafili na takiego, co by się miał byków obawiać. Wyznajcie, nikczemni, wyznajcie, że to, co utrzymywałem, jest prawdą. A nie, to gotujcie się do walki. Człowiek ten nie miał czasu odpowiedzieć, ani Don Kiszot zejść z drogi, bo gromada byków, wołów, poganiaczów i pastuchów potrąciła naszego rycerza i giermka, zwaliła obydwu na ziemię razem ze szkapami i srodze potratowawszy, ruszyła dalej. Don Kiszot powstał nagle. Pomieszany upadkiem i zwolna przyspieszając kroku, zaczął biec za gromadą, wołając z całych sił. Hola, chamy! Wstrzymajcie się! Jeden to rycerz was wyzywa, a niezwykł on przebaczać uciekającemu wrogowi! Don Kiszota czy nikt nie słyszał, czy też nie zwracał uwagi na prośby, gromada coraz się bardziej oddalała. A rycerz zbity, strudzony i rozgniewany, że uszli jego zemsty, zmuszony był usiąść na ziemi, Czekając na sancha, który wkrótce przybył z rosynantem i osiołkiem tak potłuczonymi, że zaledwo na nogach ustać mogli. Awanturnicy nasi wsiedli na koń i zawstydzeni tą niedorzeczną przygodą, pojechali dalej gościńcem, nie pożegnawszy się z pasterzami nowej Arkadii. Rozdział siódmy. Jaka Don Kiszotowi przytrafiła się przygoda, którą istotnie awanturą nazwać można. Nad świeżym i przezroczystym źródłem oblewającym malowniczo zielony gaik, awanturnicy nasi odpoczęli sobie. Roskie uznawszy Rosynanta i Burego, otrzepali kurz z sukien, obmyli sobie ręce, twarze i odwilżyli usta. Potem Sancho, najczujniejszy i najprzemyślniejszy z giermków, udał się do tłumoczka, a wydobywszy nieco żywności, Rozłożył przed panem na murawie. Don Kiszot tak był stratowany srodze, że nie myślał o jedzeniu, a Sancho, przez wrodzoną uległość, nie śmiał pierwej od pana dotknąć mięsiwa. Ale widząc, że pan jego zaczyna błąkać się w zwykłych marzeniach, wybił sobie z głowy względy uszanowania i zaczął żwawo pożywać, jakby od dwóch tygodni nic w ustach nie miał. Jedz, przyjacielu Sancho, rzekł Don Kiszot. Jedz, używaj przyjemności życia, na których się lepiej ode mnie rozumiesz, a mnie pozwól umrzeć w nieszczęść moich ostateczności. Urodziłem się, Sancho, na to, żeby żyć umierając, ty zaś, żeby umrzeć jedząc. Tak, tak, prawdę ci powiadam, boć sławny jestem w historii o życiu moim ogłoszonej. Sławniejszy w czynach moich, uczciwy w postępkach, poważają mnie książęta, wszystkie damy czczą i kochają, a jednak, kiedy właśnie miałem prawo spodziewać się palm, wawrzynów i triumfów, na które męstwo moje i wojownicze zasługują czyny, nikczemne, obmierzłe bydlęta tratują mnie na gościńcu, a wszyscy, co dowiedzą się o tej przygodzie, słusznie pogardzać mną będą. Mnie masz, przyjacielu, że gorycz tej okropnej myśli nie zdoła przytępić zębów, odjąć smaku, umysłu i ciała przygnębić? Wierz mi, dziecko moje, że nie mam odwagi podnieść ręki do ust, to też postanowiłem umrzeć z głodu, śmiercią najstraszniejszą ze wszystkich. To pan daleki bardzo, odrzekł Sancho, połykając chciwie. Od zrozumienia przysłowia. Niech śmierć tnie obuchem, byle z pełnym brzuchem. Ja zaś nie jestem taki głupi, żebym się miał sam uśmiercać, i będę zawsze tak robił jak szewc, co to rozciąga skórę zębami, przedłużać będę życie, jedząc aż do śmierci. Dali pan, panie, nie ma większego głupstwa od rozpaczy, jeszcze nikt na niej dotychczas nie wyszedł dobrze. — Wierzaj mi, pan, zjedz pan trochę, a zjadłszy prześpij się ze dwie godziny na trawie brzuchem do góry. Jeżeli panu nie będzie lepiej, powiesz pan wtedy, żem osioł. Don Kiszot dał się namówić nareszcie, wiedząc sam, że filozofia naturalna lepsza jest od wszystkich rozumowań, i rzekł do Sancho. — Sancho, mój synu, gdybyś chciał zrobić to dla mnie, o co cię prosić będę... Ulżyłbyś wielce cierpieniom, kiedy ja, słuchając twojej rady i dla odpoczynku, zdrzemnę się nieco, oddal się stąd, weź uzdę Rosynanta i wylicznię sobie po plecach tylko trzysta lub czterysta batów, bo winieneś przecież trzy tysiące trzysta batów za rozczarowanie Dulcynei. Bo doprawdy wstyd, żeby ta dama przez twoją niedbałość mogła się w takim stanie znajdować. Trzeba o tym pomyśleć, odparł Sancho. Tymczasem prześpijmy się nieco obydwaj, a potem zobaczymy, co zrobić wypadnie. Myśli pan, że to rozsądnie wychłostać się tak samemu z zimną krwią, zwłaszcza, kiedy baty spadają na ciało osłabione i źle żywione? Niech pani Dulcynea nabierze trochę cierpliwości. Wkrótce zjawie się u niej niespodziewanie, najokropniej batem ochłostany. Do śmierci wszystko jest życiem, to jest, że nigdy nie ma nic straconego. Zawsze doczekać się można wszystkiego, a ja nie zapomnę dotrzymać obietnicy. Don Kiszot, podziękowawszy Sanczowi, rozciągnął się z nim na murawie. A rosynant i bury, niespętane, Wierzgały i pasły się na łące. Już było późno, kiedy się awanturnicy nasi obudzili i spiesznie wsiedli na koń, ażeby wcześniej zajechać do gospody, która wydawała im się odległa o mile. Powiadam gospody, bo tak ją nazwał Don Kiszot, na przekór zwyczajowi nazywania wszystkich gospod zamkami, co niewymownie ucieszyło Sancza. Zajechawszy, Zapytali karczmarza, czy znajdzie się dla nich miejsce. Odpowiedział im, że się znajdzie nie tylko miejsce, ale i wszelkie wygody, jakich im się tylko zażąda. Siedli więc z rumaków, a Sancho, umieściwszy rzeczy w stancji, od której klucz dał mu karczmarz, przywiązał Rosynanta i Burego do żłobu w Stajni i wrócił do pana, który usiadł na cembrowinie studni. Kiedy pora wieczerzy nadeszła, Don Kiszot poszedł do stancji, a Sancho zapytał się tymczasem gospodarza, co ma na wieczerze. — Wymień pan tylko — odrzekł karczmarz — mięso czy ryby. Wszystko w tej chwili na panów usługi. Nigdy jeszcze zająców, króliczków, kuropatw, słomek, zwierzyny i drobiu nie zabrakło u mnie. — Nam tyle nie potrzeba — odparł Sancho. — Poprzestaniemy na parze kurcząt — Pan mój jest bardzo delikatny, je mało i ja także nie jestem największym żarłokiem na świecie. Co do kurcząt, odrzekł gospodarz, już ich nie ma. Niestety, jastrząb pożarł mi wszystkie. No to kasz nam dać, panie gospodarzu, rzekł Sancho, tłustą i kruchą pulardkę. Pulardę, zawołał gospodarz, tupiąc nogą. Do licha! Posłałem wczoraj pięćdziesiąt pulart na targ do miasta, ale może co innego pan rozkaże. Musisz pan mieć zapewne kawał cielęciny lub młodej koźliny? zapytał sancho. Na nieszczęście nie mam w tej chwili. Z rana ostatni mi zjedli kawałek, odrzekł gospodarz, ale na przyszły tydzień będę miał z pewnością. E! rzekł Sancho. Właśnie nam też tego potrzeba. Ręczę, że wszystkie te wielkie zapasy skończą się na jajach i słoninie. Bardzo to dobry pomysł, rzekł gospodarz. Ale mówiłem panu, że nie ma kur. Skądże jaj wezmę? Może pan na czym innym poprzestanie, a dajmy pokój wszystkim tym przysmaczkom. E, do stu diabłów! Skończmyż raz, mości gospodarzu, zawołał Sancho. — Powiedz wasan prędzej, co masz na wieczerze i nie nuć mnie dłużej. — Chcesz pan wiedzieć, co mam? — odrzekł gospodarz. — Oto mam dwie nogi wołowe, świeżuteńkie, gotowiuteńkie z cebulą i musztardą. Królewska potrawa. — Nogi wołowe — odrzekł Sancho — zatrzymuje dla mnie. Niech nikt nie waży się ich dotknąć. Zapłacę drożej do diaska. Toć to moje najulubieńsze jadło. Zachowam je dla pana, odrzekł gospodarz, bo goście moi, jacyś ludzie w znaczeniu widać, mają tu z sobą kucharza i wszelkie zapasy. Co do znaczenia, rzekł sancho, mój pan nikomu nie ustępuje, ale zawód jego nie pozwala mu wozić z sobą kucharza i służby. My sobie jemy bez ceremonii na łące, czasem tylko orzechy laskowe lub kasztany. Rozmowa na tym się skończyła. A choć gospodarz zapytywał się, jaki obowiązek jego pana, Sancho odszedł nieodpowiedziawszy Kiedy godzina wieczerzy nadeszła, gospodarz zaniósł wychwaloną potrawę do stacji Don Kiszota, który zabrawszy się do spożycia, usłyszał z sąsiedniej stacji, cienkim z trzciny przepierzeniem odgrodzonej, następującą rozmowę Proszę pana, don Jeronimo, przeczytajmy jeszcze jeden rozdział z drugiej części don Quixota, zanim przyniosą wieczerze. Skoro nasz rycerz usłyszał swoje nazwisko, wstał od stołu i zaczął słuchać uważniej. Don Jeronimo odpowiedział: Skądże ci przyszła taka ochota do przeglądania tych niedorzeczności, mości Don Juanie? Przeczytawszy pierwszą część don Quixota, co za przyjemność zabierać się do drugiej? Zgoda? odparł don Juan. Ale nie ma znów książki tak złej, w której by czegoś dobrego znaleźć nie można. A co mnie najbardziej gniewa? To, że don Kiszot przestał się kochać w Dulcynei z tobozo. Na te słowa zatrząsł się z gniewu don Kiszot i zawołał na całe gardło. Ktokolwiek śmie powiedzieć, że don Kiszot zmanczy, zapomniał lub może zapomnieć dulcne z tobozo, kłamie najbezczelniej. Dowiodę mu tego z bronią w ręku, bo nieporównanej dulcynej Stobozo nie można zapomnieć. Zapomnienie to niegodne jest Don Kiszota z Manczy. Wierność jest godłem jego, a zawodem dotrzymanie jej niezachwianie aż do śmierci. Kto tam mówi? Zapytano z drugiej stancji. A któż? odrzekł Sancho, jeżeli nie sam pan Don Kiszot zmanczy, który dowiedzie bardzo dobrze tego, co powiada i kiedykolwiek powiedzieć może. Zaledwie Sancho to powiedział, drzwi się otwierają. Don Jeronimo i Don Juan wbiegają do stancji, a jeden z nich, rzucając mu się na szyję, powiada. Obecność pańska nie uchybia sławie pana, jak sława obecności mości rycerzu. Jesteś pan zapewne rzeczywisty, Don Kiszot zmanczy, gwiazda i ozdoba błędnego rycerstwa, na przekór temu, co ośmielił się przybrać nazwę waszą i usiłuje zaćmić blask waszych wielkich czynów, jak się to okazuje z książki, którą wam przywiozłem. Don Kiszot, nic nie mówiąc, wziął książkę i, przejrzawszy nieco kilka kartek, zwrócił. W tych kilku ustępach, rzekł, które pobieżnie w tej książce przeczytałem, znalazłem trzy rzeczy godne nagany. Naprzód, kilka słów w przedmowie. Powtórę: język aragoński, bo często brak przedimków. Po trzecie: dowód, że autor jest nieukiem, że myli się i chybia w najważniejszej części historii, nazywając żonę Sancho Pansy, giermka mojego. Marią Gutierrez, miasto Teresą Pansa, rzeczywistym jej nazwiskiem. Autor zaś, myląc się w tak ważnym przedmiocie, może się i w innych pomylić. A tu mi dopiero panicz ten historyk, wtrącił Sancho. Jemuż to się mieszać do naszych czynów, kiedy śmie nazywać żonę moją Teresę Marią Gutierrez. Och, panie. Przeczytaj no pan jeszcze raz tę książkę, proszę pana. Chciałbym dowiedzieć się, czy mówiąc o mnie, nie zmienił także mojego nazwiska. Jak widzę, mój przyjacielu, odrzekł don Jeronimo, to jest Sancho Pansa, giermek pana Don Kiszota. Tak jest, panie, to ja sam i przykro by mi było, gdyby to miał być kto inny. Istotnie rzekł kawaler. Nowy ten autor nie opisuje tak wasana, jak zdajesz się na to zasługiwać. Robi z ciebie żarłoka i prostaka wcale niepociesznego. Słowem zupełnie to inny Sancho, niż w pierwszej części historii twojego pana. Niech mu Bóg przebaczy, odrzekł Sancho. Lepiej by zrobił, gdyby zupełnie o mnie zapomniał. Kawalerowie zaprosili Don Kiszota do swojej izby na wieczerze, wiedząc, że w tej gospodzie nie dostanie nic takiego, co by godne było jego osoby. Don Kiszot, uprzejmy i grzeczny, nie dał się prosić i odszedł z kawalerami. Sancho owładnął wyłącznie potrawkę z nóg wołowych, ale zaprosił do uczestnictwa gospodarza. Jedli z najlepszym smakiem, jakby jakie specjały popijając, gawędząc i śmiejąc się serdecznie. Don Juan tymczasem zapytał się Don Kiszota, czy ma teraz jakie wiadomości o dulcynej z Czy poszła za mąż, czy ma dzieci, czy nie w ciąży przypadkiem i na koniec, czy myśli kiedy wynagrodzić bohaterską stałość pana Don Kiszota z Manczy. Dulcynea, odrzekł Don Kiszot, jeszcze jest panną. Zamiary moje są stalsze niż kiedykolwiek, a jej surowość zawsze ta sama. Ale piękność jej przemieniła się w szpetność ordynarnej chłopki. I natychmiast opowiedział im zaczarowanie Dulcynej, wypadek w jaskini Montesino, sposób doradzany przez Merlina na odczarowanie jego damy, to jest baty, które Sancho miał sobie sam wypalić. Panowie ci zachwyceni byli, Dowiedziawszy się z ust samego Don Kiszota przygód jego życia i zadziwieni tylu bzikami oraz wytwornym sposobem opowiadania ich, brali go raz za wariata, to znów za człowieka ze zdrowym rozsądkiem, nie mogąc powziąć o nim dokładnego wyobrażenia. Sancho po wieczerzy, zostawiwszy gospodarza w stanie dosyć wesołym, udał się także do stancji tych panów i rzekł wchodząc. Dali pan, proszę panów, ten, co napisał tę książkę, nie ma ochoty być długo ze mną w przyjaźni. Ale chciałbym jednak, ażeby nazwawszy mnie już żarłokiem, nazwał mnie też i pijakiem. A nie inaczej, zaręczam ci, odrzekł don Jeronimo. Ale już nie przypominam sobie w którym miejscu. Wiem tylko, że jego Sancho jest niedorzecznym, złym żartownisiem, gdy tymczasem dość spojrzeć na oblicze szanownego Sancha, ażeby się przekonać, jak dalece autor jest oszczercą. Wierzcie mi, panowie, rzekł Sancho, Sancho i Don Kiszot w waszej książce muszą być zupełnie innymi ludźmi niż Sancho i Don Kiszot w historii Benengelego, gdzie pan mój jest mądry, waleczny i rozkochany, a ja prostak i wesoły, ale nie żarłok i pijak. Tego samego jestem zdania. Rzekł Don Juan. I oprócz Cyda Hameda trzeba zabronić, aby pierwszy lepszy autor ośmielił się opisywać czyny wielkiego Don Kiszota, tak jak Aleksander zabronił, a żeby ktokolwiek oprócz Apellesa ośmielił się portret jego malować. Niech kto chce kontrefekt mój robi, rzekł Don Quixot, Ale niech się ma na baczności, nim się do niego zabierze, bo i mnie już brak cierpliwości. I cóż można zrobić nieprzyjaznego Don Kiszotowi, rzekł Don Juan, za co by się pomścić nie potrafił. Chyba że sam zechce się uzbroić w tarczę cierpliwości, która, jak sądzę, nie jest najmniejszą z jego cnót. Przepędzili część nocy na takich rozmowach. Ale mimo wszystkich fortelów Don Juana, ażeby znaglić Don Kiszota do czytania dalej tej książki, czy przypadkiem na inne by nie trafił niedorzeczności. Rycerz przystać na to nie chciał, mówiąc, że tak jakby przeczytał, że uważa ją całą za kłamliwą napaść. Gdyby zaś przypadkiem autor miał się kiedyś dowiedzieć, że mu wpadła do rąk, nie chciał, ażeby pismak mógł przypuszczać, że się zajął przeczytaniem jej, bo uczciwy człowiek nie tylko nie powinien zatrzymywać myśli nad przedmiotami brudnymi i nieprzyjemnymi, ale i oczy od nich odwracać. Don Juan zapytał go, jakie w tej chwili ma zamiary i dokąd jedzie Odpowiedział, że udaje się do Saragossy na Igrzyska które w tej porze rok rocznie tam się odbywają Don Juan powiedział mu jeszcze że w owej książce jest wzmianka jak Don Kiszot miał się znajdować w tym samym mieście w czasie wyścigów do pierścieni jak biedak bez pomysłu i rozumu śmieszny, kutwa w ubraniu przyborach, ale bogaty w niedorzeczności i bziki. Jeśli o to idzie, odparł Don Kiszot, nowy historyk będzie miał oczywiste zaprzeczenie. Noga moja nie postanie w Saragosie i wszyscy przekonają się, że nie jestem tym Don Kiszotem, którego on opisuje. Bardzo waszmość dobrze zrobisz, rzekł Don Jeronimo. Właśnie też są turnieje w Barcelonie. Gdzie wielmożność wasza waleczność swoją będzie mógł okazać. To jest właśnie mój zamiar. A ponieważ już czas udać się na spoczynek, żegnam wasz panów i proszę zaliczyć mnie w poczet najlepszych przyjaciół i najwierniejszych sług swoich. Raczcie panowie i mnie zrobić ten zaszczyt! dodał sancho. Może się wam będę mógł na co jeszcze przydać. Pan i sługa odeszli do swojej stancji zostawiając kawalerów w uwielbieniu nad tą mieszaniną głupstwa i rozumu. Nie dorozumiewali się, że to był właśnie prawdziwy dar Don Kiszota i Sancha, o których pierwsza część tej historii tyle narobiła hałasu. Skoro dzień zaświtał, Don Quixot wszedł do ich stancji i pożegnał się z nimi. Sancho tymczasem obrachował się z gospodarzem, zapłacił mu hojnie, Radząc, ażeby nadal mniej chwalił, a bardziej dbał o zaopatrzenie w żywność gospody. Rozdział ósmy. Jaka zdarzyła się Don Kiszotowi przygoda w drodze do Barcelony? Świeży i pogodny poranek piękny dzień zapowiadał. Don Kiszot wyjechał z gospody, wywiedziawszy się o najbliższej drodze do Barcelony, bo nie chciał już jechać do Saragosy. Ażeby zadać kłamstwo autorowi aragońskiemu, co się z nim tak źle obszedł w swojej historii. Przez sześć dni podróży żadna mu się nie przytrafiła przygoda, ale siódmego dnia, gdy zboczyli z gościńca, noc ich niespodzianie zaszła pod rozłożystymi drzewami, gdzie musieli zatrzymać się, nie znając dobrze drogi. Siedli z koni, i oparłszy się każdy o pień drzewa, postanowili w ten sposób doczekać dnia. Sancho, który rankiem nieco był sobie podchmielił, zasnął natychmiast. Ale Don Kiszot, któremu marzydła spać nie dozwalały, nie mógł zamknąć oczu. Owszem, sto przedmiotów dziwacznych snuło mu się po głowie, a wyobraźnia przenosiła go w sto miejsc rozmaitych. Wyobrażał sobie jaskinie Montesino, to znów, Neę, przemienioną w chłopkę i jadącą na ośle. To zdawało mu się słyszeć słowa mądrego Merlina, który doradzał mu, jakim sposobem można ją odczarować. Zamyśliwszy się nad tym, rozpaczał nad powolnością Sancha, który dał sobie dopiero, jak sam powiadał, pięć batów, o czym wspomnieć nawet nie warto, bacząc na sumę całą. Myśl ta strudziła go tak dalece. Że postanowił sam załatwić natychmiast tę sprawę. Jeżeli Aleksander Wielki, rzekł do siebie, przeciął węzeł gordyjski, mówiąc, że wszystko jedno, rozwiązać czy przeciąć, i mimo to był panem Azji całej, czemuż mnie nie miałoby się udać odczarowanie Dulcynei, gdybym na przykład sam wyłatał skórę Sanczowi? Boć jeżeli skuteczność lekarstwa tego polega na tym, ażeby Sancho dostał 3300 batów, co mnie to obchodzi, czy sam je sobie wyliczy, czy też mu je kto inny przyłoży? Najważniejsza rzecz, ażeby dostał baty. Powziąwszy więc niezłomne postanowienie i zaopatrzywszy się w popręgi, które od siodła rosynanta odwiązał, zwolna zbliżył się do Sancha i zaczął mu odpinać sprzączkę od spodni. Sancho budząc się nagle zawołał: Kto tam? Kto mi spodnie odpina? To ja, odrzekł don Kiszot. Przyszedłem naprawić uchybienia twoje i znaleźć lekarstwo na moje troski. Muszę cię ochłostać, Sancho, i uwolnić od pewnej części długu, który sam zaciągnąłeś. Nikczemny! Dulcinea ginie! Ty żyjesz bez troski, a ja umieram z rozpaczy i tęsknoty. Rozepnij się więc dobrowolnie, bo mam niezłomne postanowienie dać ci przynajmniej dwa tysiące batów w tym samym i ustronnym miejscu. Bardzo proszę, daj pokój, odrzekł Sancho. Bo dali pan, zacznę krzyczeć, że aż każdy głuchy mnie usłyszy. Baty, do których się zobowiązałem, powinny być dobrowolne, a nie wymuszone i w tej chwili nie mam do nich najmniejszej ochoty. Niech panu słowo moje wystarczy, że pozwolę się zbić, kiedy mnie weźmie chętka, aleć na nią trzeba poczekać. Och, nie mogę polegać na tobie, mój przyjacielu, zawołał Don Kiszot. Twarde masz serce i dbasz za nadto o skórę. Mówiąc to, chciał mu zdjąć spodnie, ale Sancho powstał nagle, i ująwszy pana oburącz, podstawił mu nogę i przewrócił go. Potem, przyciskając mu kolanem brzuch, schwycił obie ręce i tak go trzymał, że don Kiszot ani się mógł ruszyć, ani odetchnąć. Jak to zdrajco, zawołał. Przeciwko panu swojemu, przyrodzonemu panu, przeciw temu, co ci chleb daje. Nie zdradzam króla mojego, odrzekł Sancho. Bronię tylko sam siebie, będąc sam dla siebie panem i królem. Niech wasza wielmożność zaręczy mi, że da mi pokój i nie będzie myślał o batach, to puszczę pana. A jak nie, zdrajco, nieprzyjacielu Don Sanczy, umrzesz natychmiast. Don Kiszot obiecał uroczyście i przysiągł na życie Dulcynei, że już nigdy wymagać od niego nie będzie nic innego, jak tylko dotrzymania słowa. Sancho powstał i zaczął szukać innego miejsca do noclegu, dosyć z daleka od pana. Wlazłszy pod jakieś drzewo, poczuł nagle, że mu coś głowy dotyka. Maca rękoma i poznaje dwie nogi ludzkie w trzewikach i pończochach. Przestraszył się i poszedł pod drugie drzewo, gdzie toż samo napotkał. – Do mnie, panie Don Kiszocie, do mnie! – zawołał. – Na pomoc! Don Kiszot poszedł, zapytując o powód krzyku. Drzewa te napełnione są nogami ludzkimi w trzewikach, odrzekł Sancho. Don Kiszot pomacał i odgadując zaraz co to takiego. No, tylko się na przestrachu skończyło, rzekł do Sancha. Te nogi ludzkie należą zapewne do trupów bandytów i bandolierów, których na tych drzewach powieszono. Bo to musi być miejsce, gdzie po schwytaniu ich wymierzają im sprawiedliwość i tu i ówdzie przyczepiają ich do gałęzi. To mnie przekonywa, że musimy być tuż przy Barcelonie. Jakoż tak było. Wkrótce dzień zaświtał i zobaczyli, że wszystkie prawie drzewa uginały się pod ciężarem trupów bandolierów. Okropny ten widok zadziwił ich, ale gorzej było, kiedy zobaczyli dążących ku nim przynajmniej piętnastu takich złoczyńców. Wyszli oni nagle z za drzewa i po katalońsku krzyczeli, żeby się nie ruszali z miejsca i czekali na dowódcę. Don Kiszot pieszo, nie mając ani konia ani spisy pod ręką, słowem bez obrony, co miał począć? Opuścił też głowę, zachowując odwagę na lepszą sposobność. Bandolierzy zdjęli z osła wszystkie juki i nic nie zostawili w walizce i tłumoczku. Szczęściem, że Sancho miał na sobie podarowane od księcia talary i pieniądze pańskie w pasku pod koszulą. Ci uczciwi ludzie byliby się i do tego dobrali, gdyby ich dowódca nie był nadszedł. Był to człowiek około lat trzydziestu pięciu. Dobrego wzrostu, silnej budowy, dobrej miny, cery trochę zaśniadej, ze spojrzeniem pewnym i otwartym, w którym się nawet coś chętnego i uczciwego malowało. Miał na sobie pancerz i cztery pistolety w pasie z tych, co to w tym kraju piersiowymi nazywają. Są to jakby małe muszkiety. Dosiadał dzielnego rumaka. Zobaczywszy, że giermkowie jego. Tak nazywają oni ludzi temu pięknemu rzemiosłu oddanych, obdarliby Sancho, kazał im puścić go i tym sposobem pas został uratowany. Dowódca zdziwiony widokiem spisy opartej o drzewo i tarczy leżącej na ziemi, a don Kiszota w zbroi od stóp do głowy, z miną smutną i melancholiczną, zbliżył się do niego i rzekł mu: Nie obawiaj się, waszmość, nie wpadłeś w ręce niebezpiecznego wroga. Jestem rok Jinar. Nie umiem źle się obchodzić z tymi, co mi nigdy krzywdy nie zrobili. Nie dlatego mi przykro, odparł Don Kishot. O rok, którego sława nie zna granic na ziemi, że jestem w twojej mocy. Ale że ci żołnierze znienacka i nieporządnie mnie ujęli, kiedy prawa rycerstwa błędnego, które jest moim zawodem, brzmią wyraźnie... Żeby zawsze być czujnym i samemu sobie być placówką, bo trzeba, żebyś się dowiedział, waleczny rok, że gdyby mnie byli zastali konno ze spisą i tarczą w dłoni, nie tak by łatwo poradzili sobie ze mną. Wiesz dobrze, jaka jest sława Don Kiszota z Manczy. Dosyć było tego dla roka Żinar, żeby dorozumieć się, jaka choroba trapiła Don Kiszota. Często o nim słyszał. Ale przypuścić nie mógł, żeby prawdę o nim mówiono, nie mogąc wytłumaczyć sobie, jak takie dziwactwa zagnieździć się mogą w umyśle człowieka. Szczęśliwy był, że go spotkał i że będzie mógł sam osądzić, czy oryginał odpowiedni był kopią. Mężny rycerzu, powiedział, pociesz się i nie uważaj za nieszczęście stanu, w którym się znajdujesz. Może to nie upadek, może to przesilenie, które utrwali twój los podupadły. Niebo cuda tworzy nieznanymi drogami, podnosząc pokornych, wzbogacając biednych. Don Kiszot miał już składać dzięki godne siebie i wielkiego roka, kiedy usłyszeli nagle za sobą tentent koni, jakby się tłum jaki przybliżał. Był to jednak jeden tylko jeździec, ale pędził na dziarskim rumaku. Zobaczyli, że to młodzieniec bardzo dobrej powierzchowności, około lat dwudziestu. Ubrany był w adamaszek ze złotą koronką, kapelusz odwinięty po walońsku, buciki zgrabne, szpadę, sztylet i ostrogi pozłacane, trzymał muszkiet w ręce i dwa pistolety zatknięte miał za pasem. Szukałem cię dzielny rok, rzekł jeździec nadjechawszy. Żeby u Ciebie znaleźć lekarstwo, a przynajmniej pociechę w strapieniu. Jak to, nie poznajesz mnie? Jestem Klaudia, Hieronima, córka Simon Forte, najlepszego Twojego przyjaciela, a wroga zaciętego Clokela Forelas, który należy do stronnictwa Twoich nieprzyjaciół. Don Vincenty Forelas, syn jego, niedawno temu zakochał się we mnie, znalazł sposobność oznajmić mi o tym. Ja, wiedząc, że to zacny młodzieniec, a widząc, że przystojny, słuchałam go przychylnie. Nareszcie obiecał ożenić się ze mną i dał mi to na słowo. Ja mu także mojego nie odmówiłam. Polegając tak na sobie nawzajem, czekaliśmy spokojnie, żeby rodzice nasi pogodzili spory między sobą i zezwolili na małżeństwo nasze. Tymczasem dowiaduję się wczoraj, że ten niewdzięcznik żeni się z inną, którą dziś właśnie ma poślubić. Możesz sobie wyobrazić, jakie ta nowina wywarła na mnie wrażenie. Mojego ojca nie było w domu. Przywdziałam więc strój, który widzisz, i popędziłam za don Wincentym. O mile stąd dognałam go i natychmiast, nie bawiąc się w żadne wymówki, nie dawszy mu czasu do wytłumaczenia się. Strzeliłam do niego najprzód z muszkietu, potem z dwóch pistoletów i pomściłam się za tę zniewagę. Padł na ręce służby swojej, która nie śmiała go bronić. Przychodzę prosić cię, żebyś mnie odprowadził do Francji, gdzie mam krewnych, a jak powrócisz, żebyś obronił ojca mojego od zniewak, których od ojca i przyjaciół don Vincenta nie zabraknie. Rok, zdziwiony powierzchownością i pięknością Klaudii, jej postanowieniem, obiecał ją odprowadzić, dokąd zechce, ale przede wszystkim rzekł. Zobaczymy, czy wróg pani już nie żyje. Zobaczymy potem, co zrobimy. Don Kiszot, widząc, co się dzieje. Nie trzeba, rzekł, żeby ktokolwiek trudził się opiekowaniem tej damy. To moja rzecz. Podejmuje się jej. Oddajcie mi tylko broń moją. Poszukam tego rycerza i umarłego czy żywego zmuszę do dotrzymania słowa. Uch, dali pan, rzekł Sancho. Będzie gracko, jeśli się mój pan w to wmiesza. Najszczęśliwszą ma pod słońcem rękę do kojarzenia małżeństw i niedawno temu zmusił jednego do dotrzymania słowa narzeczonej. I gdyby czarnoksiężnicy prześladujący go nie przemienili tego człowieka w lokaja, biedna ta dziewczyna byłaby już dotychczas za mężem. Rok myśląc dogodzić i usłużyć pięknej Klaudii, nie zwrócił uwagi na to, co mówił pan i sługa. Albo też udawał, że nie zwraca. Ale kazał oddać Sanczowi wszystko, co mu ludzie jego zabrali, i kazawszy mu się potem schronić w tym samym miejscu, gdzie noc przepędzili, pojechał z Klaudią szukać don Vincenta. Nie znaleźli go tam, gdzie go Klaudia zostawiła. Tylko krew świeżo rozlaną, a oglądając się na wszystkie strony, zoczyli kilku ludzi opodal, zwolna wstępujących na wzgórze. Domyślili się, że to służba niosła don Vincenta. Spieli konie. A dognawszy ich wkrótce, ujrzeli, jak służący nieśli Don Wincenta, który umierającym głosem prosił, żeby mu tu pozwolili umrzeć, bo ból i krew płynąca z ran nie dozwalały mu pójść dalej. Na ten widok zmieszana Klaudia zsiadła z konia i zbliżyła się do Don Wincenta. A walcząc między zemstą a czułością, wzięła go za ręce i rzekła. Gdybyś mnie nie był zdradził, Don Vincento, nie znajdowałbyś się w tak opłakanym stanie. Biedny kawaler otworzył na wpół oczy, a poznając Klaudię, wiem dobrze, kochana Klaudio, rzekł słabym głosem, że to ty śmierć mi zadałaś. Nie wiem, co cię do tego skłoniło, ale chęci moje. I zamiary nie zasługiwały na taką karę. Więc to nieprawda rzekła Klaudia że miałeś dziś poślubić Leonore, córkę Balwastra? Ja odrzekł don Wincento fałsz, kłamstwo nie myślałem nigdy nawet o tym. Moje nieszczęście to sprawiło, żeś uwierzyła i odebrała mi życie. Ale ponieważ wyzione ducha w Twoim objęciu nie umrę bez pociechy. I jeszcze jestem szczęśliwy, że mogę ci dać szczere oznaki stałości uczuć moich. Ściśnij mi dłoń, kochana Klaudio, i weź mnie za małżonka. Nigdym w życiu innego szczęścia nie pragnął, ale radośnie mi przy śmierci, że mogę cię wyprowadzić z błędu, który cię zniewolił do zabicia mnie. Klaudia ścisnęła mu rękę i nagle gwałtowna boleść przeszyła jej serce. Wpadła zemdlona na zakrwawione ciało małżonka, który nagle wyzionął z długim westchnieniem smutne ostatki życia swojego. Służba pobiegła natychmiast po wodę. Pokropiono im twarze, ale tylko Klaudia przyszła do siebie. A ujrzawszy na obliczu don Wincenta nieohybne oznaki śmierci, którą mu zadała, oddała się już zupełnie boleści swojej, rwąc sobie włosy, rozdzierając ciało. Słowa jej przekonywały, że już nigdy nie znajdzie pociechy. No cóż, okrutna, wołała. Dobrze ci teraz? Zemsta twoja już się nasyciła. Kochanek twój nie może już do innej należeć. Ale nieszczęsna, sama się pozbawiasz tego, któregoś kochała, i zazdrość twoja wtrąciła do grobu tego, co tylko żył dla ciebie. Umieraj niegodna. Umieraj ze wstydu i hańby, że przeżyłaś wiernego małżonka. Umieraj z bólu i rozpaczy, żeś się stała mimo wolnym, niegodnym narzędziem zemsty Boga i ludzi. Niestety, wierny kochanku, dodała ściskając czule Don Wincenta. Więc cię nieodzownie muszę utracić i dlategośmy się tylko złączyli na chwilę, żeby się potem na wieki rozłączyć. Gdy tak nieszczęśliwa Klaudia rozwodziła żale, służący Don Vincenta łzami się zalewali i sam Rok nawet, co niezwykły był płakać, zwilżone miał oczy i niemniej od drugich zdawał się smucić. Rok nareszcie rozkazał służącym Don Vincenta zanieść ciało nieboszczyka do domu ojca w sąsiedztwie będącego. Skoro odjechali, Klaudia powiedziała mu: że ma zamiar opuścić świat zupełnie i zamknąć się w klasztorze, gdzie jej ciotka była ksienią. Rok, pochwaliwszy to postanowienie, chciał jej towarzyszyć, zaręczając, że będzie bronił jej ojca od napaści Don Wincenta i innych nieprzyjaciół. Nieszczęsna podziękowała mu za to wszystko najczulej i odjechała w rozpaczy. Rok, wróciwszy do ludzi swoich, zastał Don Kiszota w pośród nich konno, Usiłującego rozumnym dowodzeniem odwieść od tego rodzaju życia tak niebezpiecznego dla ciała i duszy. Ale byli to po większej części Gaskończycy, plemie dzikie i szorstkie, nie zwracali więc uwagi na to, co im mówił i szydzili z niego. Rok zapytał się Sancha, czy mu wszystko oddali. Wszystko! Odrzekł Sancho. Prócz trzech czepków nocnych, które warte najmniej tyle, co trzy miasta. Co pleciesz, Hamie, rzekł jeden z bandolierów. Ja właśnie wziąłem te czepki niewarte dziesięciu groszy. To prawda, wtrącił Don Kiszot, ale mój giermek bardzo je ceni z powodu osoby, która mu je podarowała. Rok rozkazał, żeby zwrócić czepki, a uszykowawszy szeregiem bandolierów, kazał przynieść łupy. Były tam drogie kamienie, złoto, srebro, sprzęty rozmaite. Oceniwszy każdy przedmiot lub obliczywszy na pieniądze to, co się nie dało podzielić, rozdał wszystko pomiędzy bandę tak umiejętnie i rozsądnie, że każdy odszedł zadowolony. Widzisz waszmość, rzekł do Don Kiszota po tym podziale. Gdybym nie zachowywał z tymi ludźmi porządku i słuszności, niepodobna byłoby wytrzymać z nimi. Dali pan! rzekł Sancho. Sprawiedliwość jednak niezłą jest rzeczą, kiedy się nawet między takimi łotrami utrzymuje. Jeden z bandolierów, usłyszawszy te słowa półgłosem wymówione, wziął go na cel z różnicy i byłby mu głowę na miazgę roztrzaskał, gdyby nań rok nie był krzyknął. Sancho przestraszył się nie lada i przysiągł sobie, że nie otworzy już nigdy ust pomiędzy ludźmi nierozumiejącymi żartów. Wtem nadszedł jeden z bandolierów, czyhających na gościńcu na przechodniów. Panie, rzekł, jakiś tłum ludzi zbliża się ku Barcelonie. A nie uważałeś, zapytał rok, czy to są ci, co my ich szukamy, czy też ci, co nas szukają? To ci, co my ich szukamy. Odparł bandyta. Na koń dzieci, rzekł rok, i przytaszczyć mi ich tu wszystkich co do jednego. Bandoliery cwałem popędzili, a rok pozostawszy z rycerzem i jego giermkiem rzekł do don Kiszota. Ten rodzaj życia może się zapewne bardzo dzikim wydawać panu Don Kiszotowi Zmęczy, i nie dziwiłbym się temu bynajmniej. U nas ciągle nowe przygody, nowe wypadki, a zawsze niebezpieczne. Sam przyznaję, że nie może być niespokojniejszego i wyuzdańszego życia. Co do mnie, zaplątałem się w nie z powodu zemsty, którą poprzysiągłem, a która trapi mnie ciągle i spocząć nie dozwala. Jestem zazwyczaj usposobienia łagodnego i dobrotliwego, ale jak powiedziałem, chęć pomszczenia się za obrazę, którą mi wyrządzono, zwichnęła wszystkie moje dobre zamiary i muszę wytrwać aż do czasu w tym nieszczęsnym rzemiośle, mimo innych zupełnie skłonności. Z jednej przepaści, jak wiecie, wpada się w drugą, ale ja nie tylko myślę zemścić się za siebie, chcę się zemścić i za drugich. Mimo to wszystko ufam w miłosierdzie Boże nad ułomnością ludzką, że mi nie dozwoli zginąć marnie w tym odmęcie, wydostanie mnie z tej toni, w którą mnie ludzie wtrącili. Don Quixota zadziwiło bardzo wyznanie Roka. Nie przypuszczał, iżby pomiędzy rzezimieszkami mógł się znajdować człowiek takich wyobrażeń i uczuć zacnych, a korzystając z chwili do okazania pobożności swojej, odrzekł mu. Mości Rok, wielki to wypadek dla zdrowia poznanie choroby i chętne usposobienie chorego do zażycia potrzebnych lekarstw. Wasz mość, chory jesteś, ale wiesz, co ci dolega. Udaj się do Boga. On jest nieomylnym lekarzem. Nie omieszka zesłać ci lekarstw, co cię z pewnością wyleczą, a tym skuteczniej działać będą, że natrafią na dobre usposobienie. Oświecony grzesznik prędzej się poprawi od głupca, bo umiejąc ocenić złe i dobre, wstyd mu nareszcie będzie własnych występków. Tymczasem głupiec, zaślepiony we własnej niedorzeczności, działa tylko instynktem i nie lęka się oddać namiętnościom i nałogom, których nie pojmuje niebezpieczeństwa. Odważnie więc mości rok. Wasz mość masz rozum i przezorność. Borać się ich dokładnie, a bądź pewny, że z czasem zdołasz wyleczyć duszę zupełnie. Ale kiedy chcesz postępować łatwo na drodze zbawienia, porzuć ten rodzaj życia. Chodź ze mną, nauczę cię rzemiosła błędnego rycerza. Jest to nieprzebrana ilość trudów i przygód niebezpiecznych, które trzeba będzie ofiarować Bogu i znosić je za pokutę. Potem będziesz w niebie. Don Kiszot tą radą rozśmieszył wodza bandolierów. I ten, zmieniając rozmowę, opowiedział mu smutne zakończenie przygody Klaudii Hierominy, której, słuchając Sancho, widocznie się smucił, bo mu ta panna bardzo przypadła do smaku. Tymczasem bandolierzy przyprowadzili jeńców: dwóch konno, nieźle odzianych, dwóch pielgrzymów pieszo i kolebkę, w której były kobiety a za nimi siedmiu czy ośmiu ich służących pieszo i konno. Dalej jeszcze dwóch służących na mułach, co do owych jeźdźców należeli. Bandolierzy otoczyli ten tłum ludzi. Nastało milczenie. Wielki rok się przybliżył. Zapytał naprzód dwóch jeźdźców, co za jedni i dokąd jechali. Panie, odrzekł jeden z nich. Jesteśmy kapitanami w piechocie. Kompanie nasze stoją w Neapolu. Jedziemy właśnie do Barcelony, gdzie chcemy wsiąść na okręt, bo podobno stoją w porcie cztery galery mające odpłynąć do Sycylii. Mamy około dwóchset lub trzechset talarów, co dla nas już się wydaje bogactwem, bo jak pan wiesz zapewne, w rzemiośle naszym skarbów nie da się zebrać. A wy skąd? zapytał rok pielgrzymów. Jaśnie oświecony panie! Rzekli: Wsiadamy na statek, żeby pożeglować do Rzymu, i mamy przy sobie może ze sześćdziesiąt realów. Rok zagadnął potem kobiety w kolebce. Jeden ze służby odrzekł mu, że to była seniora donna Żuchomar de Quinones, żona zarządcy wikariatu neapolitańskiego z córką swoją, jeszcze jedną panną i ochmistrzynią, że sześciu jej towarzyszy. Trzech konno, trzech pieszo i że pieniądze ich wynosiły sześćset talarów. Mamy więc tym sposobem, rzekł rok, około dziewięciuset talarów i sześćdziesięciu realów. Jest u mnie sześćdziesięciu żołnierzy. Policzcież dobrze, co się każdemu należy, bo ja nie umiem dobrze rachować. Niech żyje wielki rok Ginard! zawołali chórem bandolierzy. Niech żyje na przekór nikczemnikom, co go zgubić pragną. Kapitanowie, spuściwszy głowy, żałowali pieniędzy. Pani rządczyni i jej towarzystwo zapomniało zupełnie, czy jest radość na świecie. A biednym pielgrzymom wcale się śmiać nie chciało. Rok pozostawił ich przez chwilę w tym stanie. Potem, zwracając się naprzód do kapitanów, rzekł. Mości kapitanowie. Przez grzeczność Pożyczcie mi sześćdziesiąt talarów, a pani rządczyni da mi, jeżeli łaska, osiemdziesiąt. Jest to konieczna nagroda dla moich żołnierzy, bo każdy żyć musi ze swojego rzemiosła. Potem idźcie sobie, gdzie wam się podoba. Daję wam glejd bezpieczeństwa, żeby was wojska moje w pobliżu będące nie napadły, bo nie chcę, żeby się u mnie źle obchodzono z wojskowymi, ani z kobietami, zwłaszcza też znacznymi. Kapitanowie nieskończenie dziękowali rokemu za łaskawe i wspaniałomyślne obejście, wynosząc go aż pod niebo za to, że im zwrócił część pieniędzy. Seniora Żuchomar chciała wysiąść z koleby i cisnąć mu się do nóg, ale nie chciał na to pozwolić. Owszem, przeprosił ją najgrzeczniej za mimowolną krzywdę, którą dla uspokojenia żołnierzy musiał jej wyrządzić. Rządczyni i kapitanowie oddali co im kazano, a biedni pielgrzymi zabierali się do oddania wszystkich pieniędzy, widząc, że ich nie oszczędzono. Rok kazał im zaczekać i, zwracając się do ludzi, rzekł: Z tych stu czterdziestu talarów każdemu z was po dwa się należy. Z dwudziestu resztujących dajcie połowę jedną tym pielgrzymom, a drugą. Uczciwemu temu gierunkowi, żeby sobie przyjemnie tę przygodę wspominał. Potem, kazawszy dać sobie papieru i atramentu, napisał Glejt, w którym nakazywał wszystkim podwładnym wolne przepuszczenie całego towarzystwa. Odjechało też ono wkrótce, uwielbiając postępek Wielkiego Roka. Grzeczność jego i dobrą minę, biorąc go raczej za dworskiego rycerza niż za korsarza. Jednemu z bandolierów nie podobał się ten postępek wodza i zaczął głośno wyrzekać. — Dokroćset diabłów! — zawołał po katalońsku. — Nasz wódz lepszy by był na mnicha, a nie na bandoliera. Ale jeżeli ma ochotę być szczodrym, to niech rozporządza swoimi, a nie cudzymi pieniędzmi. Biedak mówił głośno i rok go usłyszał. Wydobył w tej chwili miecza i palnął po łbie, że o mało go nie rozpłatał. Tak, karce krzykaczy i krnąbrnych! zawołał. Ani jeden nie śmiał się ruszyć. Tak umiał wdrożyć obawę i posłuszeństwo dla siebie. Potem, odszedłszy nieco na bok, napisał list do jednego z przyjaciół swoich w Barcelonie, donosząc mu, że miał u siebie sławnego Don Quixota z Manczy, owego znakomitego, błędnego rycerza, o którym tyle w Hiszpanii mówiono. Zaręczając mu, że to był bardzo pocieszny człowiek, któremu wcale nie brak było dowcipu. Obiecywał za cztery dni zawieść go do Barcelony w uroczystość świętego Jana chrzciciela. Rycerz będzie od stóp do głów uzbrojony, na pysznym Rosynancie, z wiernym Sancho giermkiem swoim na ośle. Prosił go, ażeby uwiadomił o tym rodzinę Niarot, przyjazną mu, której chciał sprawić tę przyjemność, życząc sobie, żeby nieprzyjazna mu rodzina Kadelix żadnego udziału w tej uciesze nie miała. Widział jednak, że to niepodobieństwo, bo bziki pana i błazeństwa Giermka za wielkie były, ażeby się całe miasto nie miało z nich cieszyć. List odniósł bandolier przebrany za chłopa i oddał szczęśliwie podług adresu. Rozdział dziewiąty. Jaka się stała Don Kiszotowi przygoda przy wjeździe do Barcelony i o wielu innych rzeczach, raczej prawdziwych niż urzędowych. Don Kiszot, bawiąc trzy dni uroka, coraz nowe widział u niego rzeczy. Nigdy na jednym miejscu długo nie postali. Obiadowali w jednym, wieczerzali w drugim. Czasem uciekali bez powodu lub zatrzymywali się niepotrzebnie. Zawsze żwawo i ochoczo. Spali na koniu, to na ziemi, ale przy ciągłej zmianie miejsca sen był często przerywany. Szpiegów ciągle po wsiach rozsyłali, a placówki dobrze uzbrojone pilnie strzegły śpiących. Rok nigdy razem z żołnierzami nie sypiał. Nie wiedzieli nawet nigdy, w jakim miejscu noc przepędzą? Wicekról Barcelony nałożył cenę na jego głowę, nie pokładał więc zupełnego zaufania u żołnierzy swoich, obawiając się, czy by chciwość nie skłoniła przypadkiem którego do zdrady i wydania go w ręce sprawiedliwości. Nareszcie Don Quixote, Rock, Sancho i sześciu bandolierów, jadąc pobocznymi drogami, Zajechali nocą do Barcelony w wigilię Świętego Jana. Rok i Don Kiszot przed bramą miejską powiedzieli sobie mnóstwo komplementów. Podziękowali nawzajem i uściskali się w chwili pożegnania. Rok z ludźmi pojechał w swoje strony, Don Kiszot i Sancho, nie zsiadając z rumaków, oczekiwali świtu. Zwolna jasna Jutrzenka zaczynała się pokazywać na krużgankach wschodu. Rzucając płynne perły na trawy i kwiaty. Po rozdaniu tych codziennych podarków, twarz jej rumieńszą przybrała barwę i ustąpiła miejsca słońcu, które zaczęło ozłacać i upiększać całą przyrodę okoliczną. Don Kiszot i Sancho, spoglądając na wszystkie strony, ujrzeli morze po raz pierwszy w życiu. Wydało im się ogromnym, znacznie szerszym od jeziora Ruidera. Które w Manczy widzieli. Ujrzeli galery w porcie z różnobarwnymi flagami, muskającymi powietrze. Nagle zabrzmiał odgłos obojów, trąb, bębnów i piszczałek. Powietrze drżało rozkosznie pod tym natarciem wojowniczej muzyki. Galery zaczęły się poruszać i niby to walkę staczając, biły ze wszystkich dział. Artyleria na wałach miasta odpowiadała im, a mnóstwo jeźdźców. Wyjechało za miasto w ozdobnym odzieniu, stosując krok rumaków do poruszeń okrętów. Wszystko tchnęło radością wokoło. Morze było spokojne i dzień najpogodniejszy. Leciutki wietrzyk odświeżał powietrze, rozpędzając dym i kurz z kanonady. Sancho uwielbiał wszystko, na co patrzył szeroko otwierał usta i oczy z podziwu, ani razu nie przypomniał schylić dobrze głowy za każdym strzałem armatnim. Wtem orszak jeźdźców, świetnie przybranych, cwałem zbliżył się do Don Kiszota, w niemym uwielbieniu zatopionego, a jeden z nich, właśnie ów, do którego Don Rok list pisał, zaczął wołać. Witamy. Witamy Zwierciadło, polarną gwiazdę błędnego rycerstwa. Wielkiego, walecznego, niezrównanego Don Kiszota. Prawdziwego rycerza z Manczy, o którym cyt Hamed Benengeli, perła historyków, takie nam wierne dał wyobrażenie. Bo nie ma co nawet wspominać o tym drugim autorze, który przywłaszczyć sobie śmiał sławną nazwę dla usprawiedliwienia czczych bajek i niedorzeczności. Don Kiszot nic nie odpowiedział i nie miał na to czasu. Bo wszyscy jeźdźcy otoczyli go, harcując wokoło, śmiejąc się, szepcząc, a muzyka nie przestawała wesołych trelów. Widząc to, nasz rycerz rzekł do Sancha: No, ci to się przecie na nas poznali. Założyłbym się, że czytali historię naszą i to, co niedawno ów Aragończyk śmiał napisać. Jeździec, który już przedtem odezwał się do Don Kiszota, Zbliżył się do niego i rzekł: Zrób nam pan zaszczyt, mości don Kiszocie, i chciej należeć do naszego orszaku. Znajdziesz pan tu samych bliskich przyjaciół Roka Ginarda, gotowych na usługi twoje. Jeżeli grzeczność jedna, odparł don Kiszot, płodzić ma drugą, waszą, mości kawalerze, musi być córka lub przynajmniej bliską krewną grzeczności sławnego Roka. Jedźmy gdzie waszmość państwo rozkażecie. Wszędzie udam się za wami. Zwłaszcza też tam, gdzie zechcecie zażądać ode mnie jakiej przysługi. Kawaler odpowiedział na komplement Don Kiszota komplementem niemniej wyuczonym i ujmującym. I wszyscy przy dźwięku trąb i obojów wjechali do miasta. Ale widać czarownicy już na samym wstępie czyhać musieli na rycerza. Dwóch uliczników – nie wiadomo przez kogo namówionych, zuchwale przedarłszy się pomiędzy końmi, dostało się aż do Don Kiszota i włożyło pod ogony rosynantowi i buremu po sporym pęczku ostu. Biedne rumaki, poczuwszy nowy ten rodzaj ostróg, stuliły ogony, cierpiąc jeszcze bardziej, a nie mogąc zrzucić kolącej męczarni, zaczęły wjeżdżać, stawać dęba i zrzuciły nareszcie panów swoich na ziemię. Don Kiszot, zawstydzony i rozgniewany bardziej niż by się na pozór zdawało, wstał i oderwał oset rosynantowi Sancho Buremu. Jeźdźcy tymczasem puścili się za zuchwałym motłochem, ale niepodobna było ich schwytać. Zginęli w tłumie. Nareszcie Don Kiszot i Sancho wsiedli znów na koni, a ów przyjaciel roka, zamożny obywatel w Barcelonie, Zaprowadził ich do siebie, gdzie ich też na teraz zostawimy, bo Cyt Benengeli pragnie zakończyć ten rozdział. Rozdział dziesiąty. Taka przytrafiła się Don Kiszotowi przygoda z zaczarowaną głową. Gospodarz Don Kiszota nazywał się Don Antonio Moreno, kawaler bogaty i pełen rozumu, który lubił wesołość, ale smaczną. Widząc Don Kiszota u siebie, umyślił zabawić się z jego bzików, nie robiąc mu przykrości, bo żart powinien mieć granicę tam, gdzie jest obraza, nie ma żartu. Naprzód więc namówił go, żeby zdjął zbroję, i wyprowadził go w owym sławnym kaftanie na Ganek, wychodzący na główną ulicę, gdzie wszyscy przechodnie zastanawiali się, przyglądając się mu jak małpie. Potem owi jeźdźcy świetnie przybrani, zaczęli przed nim wyścigi i igrzyska, jakby to tylko dla niego, a nie z powodu święta robili. Sancho nader był wesół i najlepiej wróżył sobie ze wszystkiego tego, co widział, wyobrażając sobie, że to nowe wesele Gamasza, dom jak Don Diego de Miranda i zamek, gdzie na niczym jak u księcia nie zbywało. Na obiedzie u Don Antonia Zebrało się kilku przyjaciół, którzy wiele uszanowania okazywali dla Don Kiszota, uważając go zawsze za błędnego rycerza, mówili z nim tak ceremonialnie i grzecznie, że rycerz nie posiadał się z radości. Sancho tyle pociesznych bzików naplutł, że wszystkich rozweselił, a wszyscy służący znów krzątali się koło niego, śmiejąc się na całe gardło. — Ościgiernku! — rzekł Don Antonio podczas obiadu. Mówiono nam tu, że tak bardzo masz lubić blamanże i łakotki, że jak wszystkiego nie spożyjesz przy obiedzie, chowasz podobno do kieszeni na dzień następny. To nieprawda, jasny panie, odrzekł Sancho. Nie jestem żarłokiem ani brudasem. A niech jego wielmożność sam pan don Kisz odpowie, że często przez osiem dni starczyła nam na dzień garść orzechów laskowych i pół tuzina cebuli. Oczywiście darowanemu koniowi w zęby nie zaglądają, to jest kiedy mi kto da jeść, jem ani się pytam. Kto zaś powiedział, że żarłok i brudas ten skłamał, z przeproszeniem jasnego pana, i gdyby nie w tym towarzystwie, przezwałbym go inaczej. Rzeczywiście, wtrącił Don Kiszot. Ochendustwo sanca podczas jedzenia zasługuje, aby było wyrytym na spiżu, jako przykład dla potomności. Kiedy głodny, może trochę zachciwie spożywa. Połyka kawał po kawałku, ale co do czystości, nigdy pod tym względem nie uchybił. Kiedy był wielkorządcą, nie miał nawet apetytu. Jadł bardzo delikatnie, na przykład winogrona i ziarnka granatów spożywał widelcem. – Jak to? – zawołał don Antonio. – Pan Sancho był wielkorządcą? – Tak, jasny panie – odrzekł Sancho. Byłem wielkorządcą na wyspie Barataria. Sprawowałem tam rządy przez dziesięć dni. W usta, prawda, lej co chcesz, ale straciłem tam spokojność, rozum, tuszę i nauczyłem się pogardy wszystkich rządów. Toteż nie opuściłem tej władzy, ale uciekłem od niej. Po drodze wpadłem do rowu z Burym. Myśleliśmy już oba, że nie powstaniemy, aleć, chwała Bogu, cud jakiś nas zbawił. Don Kiszot opowiedział potem przygodę Sancha w czasie sprawowania rządów, a całe towarzystwo bardzo się z tego ucieszyło, serdecznie się śmiejąc co chwila. Po skończonym obiedzie Don Antonio wziął Don Kiszota pod rękę i zaprowadził go do pokoju, gdzie jedyny sprzęt i ozdoba składała się ze stołu na pozór jaspisowego, na nodze z tegoż samego materiału wspartego, na którym stało po piersie brązowe... Jakiegoś rzymskiego cesarza. Po chwilowej przechadzce naokoło stolika don Antonio rzekł do don Kiszota. Teraz, mości don Kiszocie, pewnym będąc, że nikt nas nie podsłuchuje, muszę też Waszmości opowiedzieć dziwny bardzo szczegół, o jakim pewno jeszcze dotychczas nie słyszałeś. Pod warunkiem, atoli, jeżeli łaska, że to będzie tajemnicą pomiędzy mną a panem. Możesz mi waszmość pan zaufać, don Antonio, odrzekł don Kiszot. Daję panu słowo moje: ten, do którego mówisz, ma tylko oczy i uszy, ale ani kawałka języka. Skoro mi otworzysz serce, bądź pewien, że tak jakbyś pogrzebał myśl swoją w głębinach milczenia. Po tym zapewnieniu odrzekł Antonio, opowiem waszmości rzeczy, które cię zachwycą i sam pozbędę się przecie tej tajemnicy, której ciężarem nie wiedziałem dotąd z kim się podzielić. Głowa ta, którą spostrzegasz, mości Don Kiszocie, a raczej całe to po piersie, zrobił jeden z najzręczniejszych czarowników, podobno Polak jakiś, uczeń sławnego Lesko, o którym tyle cudów opowiadał. Przez czas niejaki bawił u mnie, a za tysiąc talarów zrobił mi tę głowę, mającą dar odpowiadania na wszelkie zapytania tylko do ucha trzeba jej powiedzieć. Przyglądał się dobrze ruchowi gwiazd, kreślił mnóstwo cyfr, i nareszcie, wybrawszy punkt właściwej konstelacji, doprowadził ją do tej doskonałości, której jutro będziesz miał dowód, bo w piątek. Niemą jest zawsze i daremnie się jej dziś pytać. Pomyśl pan trochę nad zapytaniami, które jej myślisz zadać, a doświadczenie przekona waszmość, że prawdę mówię. Don Kiszot, nader zdziwiony tym, co mu don Antonio o tej głowie powiedział, nie mógł przypuszczać, ażeby dar taki posiadać mogła. Ale ponieważ wkrótce miał się przekonać, podziękował bardzo gospodarzowi za powierzenie tak ważnej tajemnicy. Wyszli. Don Antonio zamknął drzwi od tajemniczego pokoju na klucz i wrócili do sali, do towarzystwa, gdzie Sancho kilka przygód panu opowiedział. Wieczorem udali się wszyscy na przechadzkę. Don Kiszot był bez zbroi, tylko w kaftanie z grubego, farbowanego sukna, w którym by Lapończyk pocił się w zimie. Siedział nie na rosynancie, ale na spokojnym mule. Na plecach, na kaftanie nie czuł, jak mu przylepiono kawałek pergaminu z napisem wielkimi głoskami. Oto don Kiszot z Manczy. Wszyscy przechodnie, śmiejąc się, czytali ów napis. A nasz rycerz bardzo się dziwił, że dość spojrzeć na niego, aby wymienić sławne nazwisko. Sancho zaś został w domu i służba miała rozkaz strzec go i nie wypuszczać. Don Antonio! Odezwał się Don Kiszot, jadąc przy nim. Przyznaj, wasz jednak, że błędne rycerstwo ma w sobie coś wielkiego i doskonałego, kiedy dla ludzi temu zawodowi oddanych natychmiast sławę zyskuje. Słyszysz, panie, jak wszyscy mówią o mnie, prosty lud, dzieci małe znają mnie, nie widząc przedtem ani razu. Spostrzegam, aż nadto dobrze mości Don Kiszocie, odparł Don Antonio. Jak ogień zawsze wydaje płomień, po którym go poznać można, tak cnota rzuca blask, który się łacno dostrzeże. Zwłaszcza też cnota w ciężkich wojennych trudach zyskana. Wtem przechodzący kastylijczyk jakiś, przeczytawszy pergamin, zaczął wołać. — Niech cię wszyscy diabli porwą, Don Kiszocie zmanczy! To ty żyjesz jeszcze po tych kijach, co ci wsypano? Straszny z ciebie wariat i gdybyś nim sam tylko był, to jeszcze mniejsza! Ale twoje szaleństwo jest zaraźliwe. Udziela się wszystkim tym, co patrzą na ciebie. Dość spojrzeć na towarzyszów twoich. Idź do diabła. Wracaj do domu, zająć się dobytkiem, żoną i dziećmi. Nie wierć sobie darmo w mózgu. I tak już on dobrze przewiercony. Mój przyjacielu, zawołał Don Antonio. Idź sobie spokojnie i nie rać nikomu, kiedy rad nikt od ciebie nie wymaga. Pan Don Kiszot jest bardzo rozumny i my także niezupełnie głupi. A cnotę uczcić potrzeba. Gdzie bądź się ją spotka. No no, ruszaj prędzej i nie czekaj powtórzenia. Dali pan, masz pan słuszność, odrzekł Kastylijczyk. Darmo bym czas marnował, dając rady temu biednemu wariatowi. Ale aż litość bierze, ażeby zdrowy rozsądek, którego mu w niektórych razach nie brak, gubił się w tym marnym, błędnym rycerstwie. Kastylijczyk odszedł nareszcie, mrucząc ciągle, a jeźdźcy nasi postępowali zwolna dalej. Ale taki tłok ciągle się wokoło nich powiększał, że don Antonio musiał nieznacznie zdjąć Don Kiszotowi ów napis. Skoro noc nastała, powrócili wszyscy do don Antonia, gdzie żona jego, przystojna bardzo kobieta i wesołego usposobienia, zaprosiła kilka przyjaciółek dla uczczenia gościa. I uciechy z nadzwyczajnych bzików rycerza. Wieczerza była świetna. Damy postrojone, a po wieczerzy bal. Były tam dwie damy bardzo dowcipne i wesołe, a dla zabawy całego towarzystwa wzięły Don Quixota w swoje obroty. Jak tylko z jedną przetańczył, zaraz z drugą musiał hasać. Zmęczyły go do tego stopnia, że pod kroplami ciekł mu po twarzy i zaledwie mógł się poruszać. Cudna była ta postać. Chuda, długa, wymokła, z oczyma wpadłymi, cerą żółtą i jakby przydymioną, z wąsem długim, ale opuszczonym, a kaftan tak na nim dobrze leżał, że prawie wszystkie szwy pękały. Kobiety nęciły go, mrugały ukradkiem, wabiły, jakby się wszystkie w nim zakochały, ale on, pogardzając nimi w duszy, bał się tylko publicznie ich zawstydzić. Nareszcie, kiedy już nie mógł sobie z nimi dać rady, zawołał. Zdala ode mnie, szatanki. Dajcie mi pokój, opuśćcie mnie niecne uczucia. Darmo czas marnotrawicie piękne damy. Niezrównana dulcynea stobozo, jedyna pani serca mojego, nie znosi triumfu drugich. Powiedziawszy to, siadł na środku sali na podłodze, cały mokry i zbity ze zbytku tańca. Don Antonio prosił go, ażeby się udał na spoczynek i kazał go służącym zanieść do jego pokoju. Sancho pierwszy pomógł panu podnieść się z ziemi i rzekł. O, Dolicha, panisko się zatańczyło! To pan myśli, że wszyscy chwaci musieli tańcować, a wszyscy wojacy byli błędnymi rycerzami? Myliłeś się pan bardzo, jeśliś tak sądził. Jeden będzie tak odważny, że się na olbrzyma rzuci, a nie potrafi zgrabnie wywijać nogami. Bo też to nie tak bardzo łatwo. Ma. Ba, gdyby o to szło, ażeby skacząc bić się piętami w plecy, trzeba mnie było zawołać. Skakałbym za panem, bo chwała Bogu, rozumiem się na tym i niechwalący się, toć to moje rzemiosło. Co do innych tańców, to już nie moja rzecz. To też nie dbam o nie. Niech każdy robi to, co potrafi. Na mało się przyda małpować lub udawać zucha tam, gdzie nie potrzeba. Towary są na wszelką cenę, ale są niektóre nietrwałe. To też wiedząc o tym trzeba je oszczędzać, bo się rychło zużyją. A co najgorsza, że są materie, których nie znajdzie u kupca. Kiedy się podrą, to dobranoc. Nie ma już nic do roboty. Całe towarzystwo uśmiało się z dowcipkowań sancza, który z drugim służącym położył Don Quixota w łóżku i dobrze go okrył, ażeby jeszcze obfitszy pot, wyleczył go z utrudzenia. Nazajutrz Don Antonio, zapytawszy się Don Quixota, czy by nie chciał widzieć doświadczenia z głową zaczarowaną, zaprowadził go z Sanczą do tajemniczego pokoju, gdzie już było dwóch szlachty z miasta żona jego i owe dwie damy, z którymi bohater nasz tyle się nachasał. Don Antonio, zareglowawszy drzwi, obeznał całe towarzystwo z dziwnym darem zaczarowanej głowy. Prosił o tajemnicę, nadmieniając, że to dopiero pierwsze doświadczenie. Dwaj kawalerowie tylko w rzeczywisty sekret byli wtajemniczeni, ale mogli się i oni zadziwić, bo wszystko przewybornie było urządzone. Don Antonio zbliżywszy się najpierwszy do tajemniczej głowy, zapytał jej cichym głosem, ale że wszyscy mogli usłyszeć, mocą daru, który posiadasz, powiedz mi głowo, co myślę w tej chwili. Głowa, nie poruszywszy ustami, głosem czystym i wyraźnym odpowiedziała: Nie wyrokuje o myślach. Wszyscy się zadziwili, a kobiety przestraszyły bo przy stole i w całym pokoju nie było nikogo, co by mógł odpowiedzieć prócz samej głowy ilu na stół? zapytał jeszcze Don Antonio ty, twoja żona? odrzekła głowa dwóch przyjaciół, dwie przyjaciółki sławny rycerz Don Kiszot z Manczy i giermek jego Sancho Pansa wszyscy się jeszcze bardziej zadziwili i wszyscy przelękli dość tego Rzekł Don Antonio odchodząc. Na dowód, że mnie nie oszukał ten, co mi ją sprzedał za mądrą, mówiącą, cudowną i nieporównaną głowę, niech się kto inny przybliży i zapyta, co zechce. Kobiety zazwyczaj są najciekawsze. Jedna więc z owych tancerek zbliżyła się i zapytała. Powiedz mi, głowo, co robić, ażeby być bardzo piękną, być bardzo rozsądną, odrzekła głowa. Nie pytam się więcej, odrzekła dama, ustępując miejsca towarzyszce, która zagadnęła. Chciałabym wiedzieć, umiejętna głowo, czy mój mąż kocha mnie? Uważaj, jak żyje z tobą, a dowiesz się, odpowiedziała głowa. Bardzo trafna odpowiedź, rzekła dama. Po uczynkach widzi się usposobienie serca. Jeden z przyjaciół don Antonia zapytał. Co ja za jeden? Wiesz o tym. Nie o to się pytam, rzekł szlachcic. Chcę dowiedzieć się, czy mnie znasz. Znam cię bardzo dobrze, odrzekła głowa. Jesteś don Pedro Norris. Dość mi na tym, cudowna głowo. Widzę, że nic dla ciebie nie ma skrytego. Drugi szlachcic zbliżył się, zapytując: Jaki ma zamiar najstarszy z moich synów? Powiedziałam już, odrzekła głowa, że nie wyrokuję o myślach, ale powiem ci, że syn twój myśli często, jak prędko cię pogrzebią. Znam go dobrze, odrzekł szlachcic i nie pragnę więcej wiedzieć. Żona Don Antonia zbliżyła się i rzekła do głowy. Nie wiem, o co cię zapytać. O to chciałabym wiedzieć... Czy długo będę żyła z kochanym moim mężem? Długo brzmiała odpowiedź, bo dobre zdrowie i uczciwy sposób życia obiecują mu długie życie, które wielu skraca sobie rozpustą i nałogami. Don Kiszot zbliżył się z poważną swoją miną i głosem radzącym się wyroczni, zapytał: Powiedz mi, ty, co tak dobrze odpowiadasz. Czy to sen, czy prawda to, co napotkałem w jaskini Montesino? Czy Sancho, mój giermek, da sobie baty według obietnicy? Dulcinea da się odczarować. Co się tyczy jaskini, odparła głowa. O tym dużo mówić. Przygoda ta jest na wpół snem, na wpół prawdą. Baty Sancho będą skuteczne i zaczarowanie Dulcynej skończy się. Więcej nie pragnę wiedzieć, rzekł Don Kiszot. Obym tylko mógł ujrzeć odczarowaną Dulcyneę, a pewnym będę zwycięstwa nad wszelkimi przygodami w życiu. Sancho ostatni zagadnął głowę w tych słowach. Powiedz mi głowo, czy nie będę jeszcze miał jakiego wielkorządstwa? Czy porzucę kiedy w życiu nędzne giermka rzemiosło, zobaczę żonę i dzieci? Odpowiedziano mu. Będziesz rządził we własnym domu, jeśli powrócisz. Zobaczysz się z żoną i z dziećmi, jeśli ich zastaniesz. A kiedy przestaniesz służyć, przestaniesz być germkiem. — Do kata! Nie trzeba być czarnoksiężnikiem! — zawołał Sancho na taką odpowiedź. — To ja dobrze wiem o tym. — A cóż chcesz, bydle, ażeby ci powiedziano? — zapytał Don Kiszot. Czy ci nie dość, że odpowiedzi głowy zgodne są z pytaniami? Jeśli pan każe, to dosyć, odparł Sancho, ale chciałbym, ażeby się jaśniej wytłumaczyła i więcej powiedziała. Na tym się zakończyły pytania i odpowiedzi. Ale zadziwienie towarzystwa nie skończyło się. Wszyscy byli w uwielbieniu, oprócz przyjaciół Don Antonia, którzy znali tajemnicę. Cyt Hamed Benengeli nie chcąc zbytecznie zaostrzać ciekawości czytelnika i obawiając się, ażeby nie myślał, iż jest magia w tak nadzwyczajnej rzeczy, tak ten szczegół wyjaśnia. Don Antonio, ciekawy z natury, kazał sporządzić te głowy na wzór, który widział w Madrycie, ażeby się nacieszyć z niewiadomości ludzkiej. Stół i noga, oparta na czterech orlich szponach, była z drewna, Pomalowana na jaspis, głowa zaś, pomalowana na brąz, była cała wydrążona. Toż samo stół i noga, w której były dwie rury, idące od ust i uszu głowy. Rury te dochodziły przez podłogę do pokoju piętrem niżej, gdzie siedział odpowiadający. Ten przykładał ucho do jednej rury, usta do drugiej, słuchał zapytań i głosił wyrocznie. Głos tak dobrze płynął z tych rur, że najmniejszy słychać było wyraz. Synowiec don Antonia, dowcipny młodzieniec, wyuczony przy tym przez Stryja, odpowiadał, a wiedząc, kto się będzie zapytywał, i znając mniej więcej życie każdego z nich, mógł dawać odpowiedzi już to bezpośrednie, już też zagadkowe, a zawsze dosyć trafne. Cyt dodaje, że cudowna ta głowa jeszcze przez dwa tygodnie odpowiadała. Ale ponieważ wieść o tym cudzie rozeszła się po mieście, don Antonio, obawiając się, żeby się to do Inkwizycji nie doniosło, poszedł sam donieść inkwizytorom, którzy kazali mu pogruchotać maszynę, żeby jeszcze bardziej nie ogłupiać w miarę głupiego i ciemnego ludu. Bądź co bądź, Sancho i Don Quixote. Uważali tę głowę za cudowną, chociaż rycerz zadowolony był z odpowiedzi, a giernek wcale niezadowolony z wyroku. Kawalerowie z miasta, przez wzgląd na don Antonia i korzystając z obecności don Kiszota, dla ubawienia się z jego bzików, postanowili za sześć dni urządzić wyścigi do pierścieni. Ale się ten projekt nie udał z powodów, które potem wymienimy. Don Kiszotowi, Przyszła kiedyś ochota zwiedzić miasto piechotą i inkognito, żeby uniknąć natarczywości motłochu. Wyszedł w towarzystwie Sancha i dwóch służących Don Antonia. Przechadzając się po ulicach, spostrzegł przypadkiem na drzwiach jednego domu napis wielkimi literami. Tu jest drukarnia. Ciekawość go ubodła. Nigdy nie widział takiego zakładu. Wszedł więc z całym orszakiem swoim zobaczyć, jak też to drukują? Ujrzał naprzód ludzi, wydostających arkusze spod pras, drugich poprawiających formy, inni składających, słowem to, co się da widzieć w drukarni. Chodząc tu i ówdzie, przyglądając się, wypytując, zbliżył się do jednego zecera, zapytując go, czym się zajmuje. Panie, ten szlachcic, którego tam widzisz? Odrzekł mu Zecer, wskazując na mężczyznę z dobrą miną, ale bardzo serio. Przełożył książkę włoską na hiszpański język, a ja składam według manuskryptu. Jaki tytuł książki? Zagadnął Don Kiszot. Panie, rzekł autor, po włosku le bagatel. Jak pan ten wyraz po hiszpańsku oddałeś? Zapyta Don Kiszot. Bagatele odrzekł autor, nazywamy Los Hugutes. I choć tytuł tej książki niewiele obiecuje, wcale to niezła rzecz, zawierająca wiele poważnych, a składnych przedmiotów. Mam pretensję, rzekł Don Kiszot, do znajomości włoskiego języka. Czytałem kilkakrotnie Ariosta. Powiedz mi pan z łaski swojej, pytam się przez ciekawość, a nie dla zbadania pańskich wiadomości. Nie znalazłeś pan przypadkiem w tej książce wyrazu pinata? Niejednokrotnie, odrzekł autor. Jak go pan tłumaczysz? zapytuje don Kiszot. A jakżeż można inaczej, jeżeli nie wyrazem kocioł? Masz pan słuszność. Widzę, że pan znasz dobrze swój przedmiot. Ręczę, że jak pan znajdziesz piacze, tłumaczysz podoba się. Piu więcej. Su nad. Żół pod. Oczywiście, panie, bo też to właściwe znaczenie tych wyrazów. Jestem pewny, rzekł Don Kisząt, że pana nie muszą dobrze znać w świecie i nie oddają panu sprawiedliwości. Mój Boże, ileż to straconych talentów, ile cnót pogardzonych. Mimo to nie bardzo ja cenię. Przekłady bowiem, to jakby kto flandryjskie tkaniny przenicował. Postacie będą przebijały ale tak siatkami jakimiś poprzeżynane, że ich poznać nie można prawie. Rozumiem tłumaczenie z greckiego lub łacińskiego, bo to dwa najlepsze języki, ale tłumaczenie z języków tej samej zwłaszcza natury może to być użyteczne, bo można jeszcze coś mniej użytecznego zrobić. Ale nie powiem, żeby w tym wiele było pomysłu. Wyjmuję z liczby tych tłumaczów sławnego Cristovala de Figuerora, który przełożył Pastor Fido i Don Juana de Xaregui, tłumacza Aminty. Obu im tak się udało, że wątpić trzeba, czy ich prace są tłumaczone czy oryginalne. Ale powiedz mi, pan, czy pan sam każesz drukować książkę swoją, czy też z jakim księgarzem się ułożyłeś? Swoim własnym kosztem. Odparł autor. I mam nadzieję zyskać tysiąc dukatów za pierwszą edycję, której każe wybijać dwa tysiące egzemplarzy po sześć realów. Boję się, żeby pana nie oszukano, wtrącił Don Kiszot. Nie znasz pan jeszcze wybiegów księgarskich. O, mój biedny panie, narobisz sobie więcej kłopotu, niż ci się zdaje, mając na karku dwa tysiące egzemplarzy. Książka pana musi być doskonała, żeby miała pokup. Więc pan chcesz, rzekł autor, ażebym sprzedał manuskrypt księgarzowi? Dałby mi dziesiątą część wartości, myśląc, że mi wielki robi zaszczyt. Chcesz pan wiedzieć prawdę? Nie drukuję moich dzieł dla sławy. Zdaje mi się, że jestem dosyć znany, a publiczność niesowita, żeby się troszczyć o nią. Słowem, szukam korzyści, która więcej sowita od sławy. Daj Boże, żeby się panu udało, rzekł Kiszot, przechodząc do innej kaszty, gdzie korygowano arkusz z książki pod napisem Światło Duszy. Otóż, rzekł, książki, które trzeba drukować. Jest ich już sporo w tym rodzaju, ale jeszcze więcej grzeszników, a dla tylu ślepych. Nie może być za wiele światła. Przeszedł znów do innej kaszty. Tam robiono korektę drugiej części przedziwnego Don Kiszota z Manczy, napisaną przez jakiegoś tam mieszkańca Tordesillas. Wiem coś o tej książce, rzekł Don Kiszot. Myślałem, że już autora jako oszczerce spalić kazano, ale cierpliwości. Nadejdzie chwila. Niepodobna, ażeby się nie poznali z czasem na tylu złośliwych niedorzecznościach, którym brak prawdopodobieństwa i wdzięku. Mówiąc to, wyszedł z drukarni nieco rozgniewany. Tego samego dnia jeszcze, don Antonio chciał pokazać don Kishotowi galery u przystani stojące. Bardzo to ucieszyło Sancha, który ich nigdy nie widział. Don Antonio posłał zawiadomić dowódcę, który już słyszał o naszym rycerzu. Mieli się tam udać po obiedzie. Zobaczymy, co się stało w następującym rozdziale. Rozdział jedenasty. Jaka się przytrafiła Sancho Pansy przygoda przy zwiedzaniu galer i jaki miał wypadek z piękną mauretanką. Don Kiszot ciągle myślał o zaczarowanej głowie, nie mogąc sobie cudu tego wytłumaczyć, ale cieszył się z jej odpowiedzi co do odczarowania Dulcynei. Sancho także łamał sobie głowę, a choć wstręt miał do rządzenia, pragnąłby jednak jeszcze rozkazywać i być słuchanym. Tyle jest przyjemności w wyższości nad drugim, choćby tylko żartem. Zaraz po obiedzie, Don Antonio, dwóch przyjaciół jego, Don Kiszot i Sancho Pansa poszli obejrzeć galery. Zaledwie się na brzegu pokazali, dowódca, uwiadomiony o ich przybyciu, gotów był na przyjęcie. Galery rozwinęły flagi. Oboje zagrzmiały ze wszech stron i spuszczono na wodę czółno, wybite dywanami i wyłożone karmazynowym aksamitem. Zaledwie na Don Kiszot wstąpił, zagrzmiały działa na kapitańskiej galerze, za którą wszystkie działa powtórzyły salwę. Zaledwie wstępował na drabinę głównej galery, wszyscy wioślarze zawołali hura, jak się to zwykło robić dla osoby w znaczeniu. Dowódca, szlachcic z Walencji, podał mu rękę i rzekł, całując go. Białą kredą naznaczę ten dzień w życiu, w którym mam zaszczyt oglądać pana Don Kiszota z Manczy, w męstwie swym skupiającego w sobie całą dzielność błędnego rycerstwa. Don Kiszot odpowiedział na ten komplement z całą dworskością, na jaką mógł się zdobyć, nie posiadając się z radości, że go za tak ważną poczytywano osobę. Weszli wszyscy do kajuty tylnej, bardzo schludnie przybranej i usiedli na ławkach i na galeryjce wokoło Rudla. Hrabia tymczasem, zagwizdawszy w piszczałkę, kazał się wszystkim galernikom, złoczyńcom, rozebrać. Sancho aż się przestraszył, zoczywszy tylu ludzi obnażonych, a gdy zaczęli rozbijać namiot na pokładzie, myślał, że tylko diabli tak szybko pracować mogą. Usiadł sobie Sancho na słupie przy tyle galery, zaraz obok sternika prawego. Namówiony przedtem sternik, Spojrzawszy, czy wszyscy galernicy stoją rzędem, podniósł Sancha z ziemi i podał go sąsiadowi, sąsiad następnemu, tak że w mgnieniu oka z ręki do ręki obszedł całą galerę. Biedakowi tak się pomieszało w oczach i w głowie, iż zdawało mu się, że go diabli porwali. Nareszcie posadzili go znów na tyle galery, podspływał mu kroplami po czole i nie wiedział, co się z nim stało. Don Kiszot, widząc tę dziwną przechadzkę kiermka, zapytał generała, tak będziemy zwali dowódcę, czy to jest obrządek, który z każdym nowo przybyłym odbywano. Gdyby tak było, nie miał najmniejszej ochoty poddać się zwyczajowi temu, dodając stęgim zaklęciem, że gdyby kto ośmielił się doń przystąpić, palnie go nogą w brzuch, aż mu dusza na karg wyleci. Powstał nagle i ujął rękojeść miecza. Tymczasem zwinięto znów żagle i reje padły z łoskotem. Sancho myślał, że niebo mu spada na głowę i w przestrachu schował głowę między nogi. Don Kiszot także nie był zupełnie wolny od przestrachu. Zadrżał, zbladł i z trudnością przyszedł do siebie. Podnieśli znów galernicy reje z tą samą szybkością i łoskotem, ale w milczeniu, jakby głucho niemi. Generał dał znak, żeby podniesiono kotwicę. I skacząc na armatę przodową, uderzył po ramionach galerników. Galera zwolna zaczęła na morze wypływać. Sancho ujrzawszy poruszenia tylu nóg, tak mu się farbowane wiosła wydawały. Cóż tu u diabła takiego? zawołał. To są z pewnością czary, a nie w tamtych bzdurstwach, o których zwykle mój pan powiada. Ale cóż ci biedacy zrobili, żeby się tak z nimi obchodzić? A ten człowiek, co świszcze, skąd ma tyle śmiałości, żeby sam jeden tylu ludzi kańczugiem walił? Dali pan, jeżeli tu nie piekło, to z pewnością niedaleko od piekła, a przynajmniej czyściec. Don Kiszot, widząc jak Sancho się wszystkiemu z uwagą przypatruje, powiedział mu Przyjacielu Sancho, dziecię moje Gdybyś też chciał rozpiąć pasek i stanąć pomiędzy tymi panami, żeby razem z nimi dostać baty, tanim kosztem dopełniłbyś odczarowania Dulcynej. Patrząc na cierpienia drugich, lżejbyś zniósł ból i mądry merlin zmieniłby ci dziesięć batów na jeden, przez wzgląd na dziarskość ręki, która bije. Generał chciał się zapytać Don Kiszota, co znaczą te baty i odczarowanie Dulcynej, ale Sternik zawołał nagle, że jakiś statek wiosłowy płynął od zachodu. Generał wskoczył nagle na tył statku, wołając. Odważnie, dzieci. Niech nam się nie wymknie. Musi to być jakiś brygantyn korsarzy algierskich. Wszystkie galery Przyłączyły się w tej chwili do galery kapitana, który kazał się dwóm puścić w pogoń. Sam zaś zresztą płynął koło brzegu. Galernicy zaczęli wiosłować tak zajadle, że statek leciał, nie płynął. Ujechawszy dwie mile morskie, ujrzeli brygantynę, która zaczęła uciekać, rachując na swoją lekkość. Ale daremnie, bo kapitańska galera, najbrzydsza ze wszystkich, zastąpiła mu od przodu tak, że wszelka obrona była niepodobna. To też sternik brygantyny kazał puścić wiosła, ażeby nie rozgniewać generała daremnym oporem. Kiedy ich właśnie wzywano z kapitany, żeby się poddali, dwóch pijanych Turków, a całej osady było dwunastu, wypaliło z muszkietów i zabiło dwóch żołnierzy na pokładzie galery, co tak rozgniewało generała, że natarł na brygantynę. Drugie galery dopomogły mu w tej chwili, i mimo całej lekkości statku, ujęto go i żywcem osadę schwytano. Generał zarzucił kotwicę przy swym lądzie i, wiedząc, że wicekról był na brzegu, wysłał czółno po niego, postanawiając powiesić sternika brygantyny i wszystkich trzydziestu sześciu Turków. Zapytał się następnie generał, kto był dowódcą brygantyny. Na co jakiś niewolnik, renegat hiszpański, po kastylsku odpowiedział. Oto nasz wódz, rzekł, wskazując ręką na dwudziestoletniego zaledwie młodzieńca zadziwiającej piękności. Powiedz mi, psie, zawołał generał, co cię skłoniło do zabijania moich żołnierzy? Wiedziałeś przecie, że nie mogłeś się wymknąć. Zapomniałeś więc o szacunku dla naczelnej galery? Zuchwałość to nie męstwo. Zabójstwo to nie odwaga. Sternik miał odpowiedzieć, gdy nagle zjawił się na pokładzie fregaty wicekról ze świtą swoją i kilku osobami z miasta. Jakże się udało polowanie, mości generale? zapytał wicekról. Tak pomyślnie, odparł generał, że Wasza Ekscelencja ujrzy wkrótce zwierzynę powieszoną na maszynie. A to dlaczego? zagadnie wicekról. Bo bez żadnego powodu. Przeciw wszelkim prawom i zwyczajom wojennym, zabili naszej galerze dwóch najlepszych moich żołnierzy. Poprzysiągłem więc sobie powiesić całą osadę, zwłaszcza tego młodego trzpiota, który jest sternikiem. To mówiąc, wskazał na młodzieńca, który z więzami na ręku, z pochyloną głową oczekiwał śmierci. Wicekról, zwróciwszy oczy, ulitował się nad nim. Młodość jego. Piękność i skromna jakaś mina zdawały się błagać o łaskę. Postanowił uratować mu życie. Sterniku, zapytał, czy jesteś Turkiem, Maurem czy renegatem? Ani tym, ani owym, odrzekł po kastylsku zapytany. Kimże jesteś? Jestem kobietą i chrześcijanką. Kobietą i chrześcijanką? zawołał wicekról. Na tym statku! W takim miejscu. Dziwne by bardzo było, ale możnaż wierzyć temu? Jeżeli panowie, rzekł sternik, zechcecie zawiesić na chwilę wyrok śmierci, opowiem swoje przygody. Wzruszyły wszystkich te słowa i powierzchowność młodzieńca. Generał jednak, srodze rozgniewany, rzekł surowo. Opowiadaj, co ci się podoba, ale nie sądź, żebym ci darował śmierć żołnierzy moich. Panowie, rzekł młodzieniec, jestem córką rodziców mauretańskich, urodzoną w Hiszpanii, wśród tego biednego ludu, na który tyle klęsk od razu spadło. W czasie nieszczęść naszych, właśnie dwóch stryjów moich zabrało mnie z sobą do Berberii. Choć powiedziałam, że jestem chrześcijanką, wykonawcy rozkazów królewskich. Nie zwrócili na to uwagi, a stryjowie przypuszczając, że to wymówka dla pozostania w Hiszpanii, gwałtem mnie z sobą uwieźli. Matka moja była chrześcijanką, a ojciec mój został chrześcijaninem dla widoków osobistych. Byssałam z mlekiem zasady katolickiej religii i ani w słowach, ani w czynach moich skłonności do innej religii nie okazałam. Choć bardzo mnie strzeżono w domu ojcowskim, wieść o piękności mojej rozniosła się w okolicy. Przyciągnęła mnie do młodego szlachcica nazwiskiem don Gregorio, najstarszego syna rycerza pewnego w sąsiedztwie naszym mieszkającego. Długo by trzeba mówić. Jakim sposobem zobaczył mnie, jakiego użył fortelu, żeby mówić ze mną, jakie mi dał dowody uczuć swoich i jak się ucieszył, dowiedziawszy się, że mu jestem wzajemna. Słowem, Don Gregorio postanowił nam towarzyszyć na wygnaniu i wyszedł razem z małrami z pobliskich wiosek, mowę naszą rozumiejąc dokładnie. W czasie podróży zaprzyjaźnił się ze stryjami moimi. Po pierwszym ogłoszeniu banicji maurów, ojciec mój przeszedł do innego królestwa, żeby gdzie wynaleźć dla nas przytułek, zakopawszy pierwej mnóstwo złota, pereł i klejnotów w jednym miejscu, mnie tylko samej wiadomym, zabraniając mi poruszać je przed jego powrotem. Pojechałam do Berberii ze stryjami moimi, z kilku przyjaciółmi i znajomymi. Zatrzymaliśmy się naprzód w Algierze. Prawdziwe to piekło. Król Algierski, dowiedziawszy się, że mam być bardzo piękna i do tego nader bogata, co mnie zbawiło poniekąd, kazał natychmiast stawić się, zapytując, skąd rodem jestem i czy dużo z sobą bogactw przywożę. Powiedziałam mu, gdzie się w Hiszpanii rodziłam, że mam tam skarby swoje zakopane, że łatwo je wydostać, abym się do nich tylko sama dostać mogła usiłując tym sposobem ująć go dla siebie w obawie, żeby go nie wzięła inna pokusa. Kiedy tak rozmawiał ze mną, innym jeszcze zadając pytania, doniesiono mu, że przybył razem z nami nadzwyczajnej piękności młodzieniec. Poznałam, że mówią o Don Gregoriu, który jest rzeczywiście nadzwyczajnej piękności. Zadrżałam o los jego. Bo w tym dzikim kraju słyszałam, że piękność mężczyzn bardziej od piękności kobiet cenią. Niecierpliwy król chciał go zobaczyć i rozkazał przyprowadzić go natychmiast, zapytując mnie, czy to prawda. Wtedy, jakby w natchnieniu, odrzekłam mu, że prawda, ale że to była kobieta przebrana za mężczyznę prosząc go, żeby mi pozwolił ubrać ją przyzwoicie, bo by jej wstyd było przebraną znajdować się w jego obecności. Król pozwolił na to, dodając, że obaczy na zajutrz, kiedy i jakim sposobem będę mogła dostać się do Hiszpanii dla odkopania skarbu. Uwiadomiłam don Gregoria o grożącym mu niebezpieczeństwie. Przebrałam go za mauretankę i tego samego wieczora zaprowadziłam do króla, którego piękność jej tak zachwyciła, że przeznaczył ją na podarunek dla padyszacha i oddał pod straż jednej kobiecie mauretańskiej, żeby samemu uniknąć pokusy i żeby mu w seraju kobiety przez zazdrość nie dokuczały. Rozłączono nas, a łatwo się domyśleć, jakieśmy cierpieli po tym rozłączeniu. Z rozkazu królewskiego wypłynęłam na tej brygantynie, nazajutrz, w towarzystwie dwóch tych Turków, co właśnie zabili waszych żołnierzy, tego renegata hiszpańskiego, który w duszy pozostał chrześcijaninem i pragnąłby pozostać w Hiszpanii. Reszta zaś ludzi są to Turcy i Maurowie, li tylko do wiosłowej służby użyci. Turcy przeciw rozkazowi, gdzie wyraźnie kazano mnie i renegata w chrześcijańskiej odzieży na ląd wysadzić, obawiając się, żebyśmy nie donieśli o brygantynie algierskiej, co by im w pobliżu galer groziło niebezpieczeństwem, żeglowali tylko koło tych wybrzeży i łup jakiś koniecznie schwytać pragnęli. Ubiegłej nocy odkryliśmy tę płaszczyznę, a nie wiedzieliśmy o waszych galerach. Zoczono nas i wiecie, co nam się dalej przytrafiło. Biedny don Gregorio, za kobietę przebrany, został pośród kobiet i w każdej chwili życie stracić może. Co do mnie, nie skarżę się na los. Po tylu nieszczęściach, życie mi się sprzykrzyło. Nie bardzo też będę żałować, kiedy je utracę. Błagam was tylko, panowie, żebyście mi pozwolili skonać w wierze chrześcijańskiej, bo niewinną jestem w postępku, którego się ci nieszczęśliwi dopuścili. Łzy piękną twarz mauretanki zrosiły i wielu obecnych zapłakało z litości. Wicekról, nie mniej tknięty litością niż drudzy, zbliżył się do niej i, ani słowa nie mówiąc, zdjął więzy z rąk. Podczas opowiadania tej pięknej dziewczyny jakiś stary pielgrzym, który się do świty wicekróla wkręcił, nie odwracał od niej oczu. Jak tylko przestała mówić, rzucił się jej do nóg, łzami je zrosił i drżącym ze wzruszenia głosem zawołał: O, Anno Felicio, najdroższa córko moja, nie poznajesz Rikota, ojca twojego? Właśnie szukałem cię wszędzie, bo żyć nie mogę bez ciebie. Na tę nazwę Rikot Sancho, zamyślony o figlu, któremu galernicy spłatali, podniósł głowę i przyglądając się bacznie pielgrzymowi, poznał, że to był istotnie Rikot, którego spotkał na drodze, opuszczając wielkorządstwo, a kilka razy spojrzawszy na córkę, zaręczył, że to była córka jego przyjaciela. Córka rzuciła się ojcu na szyję. Długo przyciskała go w objęciu z czułością i oboje gorzko zapłakali. Panowie, rzekł Ricot, zwracając się do generała i wicekróla. Otóż moja córka, ta nieszczęśliwa, nazywa się Anna Felicja Ricot, z piękności i majątku znana w naszych stronach. Opuściłem Hiszpanię, pragnąc w innym jakim kraju znaleźć schronienie. A znalazłszy w Niemczech, wróciłem w tym odzieniu z drugimi pielgrzymami, chcąc zabrać córkę z sobą, złoto i inne kosztowności, które zakopałem. Nie znalazłem córki, tylko skarb znalazłem. I dziś, po tylu trudach, wybiegach i usiłowaniach, dziwnym zrządzeniem losu odzyskuje to drogie dziecie, mój skarb prawdziwy. Jeżeli niewinność nasza, łzy nasze mogą was wzruszyć, zlitujcie się nad dwojgiem nieszczęśliwych, co was nigdy nie obrazili i nie uczestniczyli w zgubnym zamiarze nieszczęśliwych swoich rodaków. Mości panowie, zawołał wtedy Sancho. Poznaję dobrze Ricota i odpowiadam za niego, że Anna Felicja jest córką. Co zaś tam o jego podróżach, poszukiwaniach, zamiarach, nic nie wiem i wiedzieć nie chcę. Przytomnych zadziwiły nadzwyczaj wszystkie te wypadki. A dowódca Galer, przybierając mniej surowy wyraz twarzy, rzekł do pięknej mauretanki. Uzy pani zrobiły wrażenie, piękna anno Felicjo, a ja o przysiędze mojej względem ciebie zapomniałem. Żyj spokojnie i długo, a nieszczęśni, co cię na to wszystko narazili, niech poniosą zasłużoną karę. Rozkazał niebawem powiesić Turków. Ale wicekról tak błagał o ich życie, dowodząc, że w ich postępku więcej było szaleństwa niż chęci napaści, że generał dał się przekonać, namyśliwszy się nad to, że zemsta z zimną krwią obmyślana niekoniecznie jest szlachetna. Zaczęto się naradzać, jakim sposobem wydostać don Gaspara Gregorio z grożącego mu niebezpieczeństwa. Ricot Ofiarował na ten cel dwa tysiące dukatów, które w perłach i kosztownościach miał przy sobie. Najlepszy sposób doradzał renegat, zobowiązując się powrócić do Algieru w małej łodzi z chrześcijańską osadą, a wiedząc miejsce, gdzie wylądować można i znając dom, w którym był Dorn Gregorio, ułatwiłby mu ucieczkę. Generał i wicekról, nieco skrupulatni, nie chcieli ufać renegatowi i powierzyć mu chrześcijańskich wioślarzy. Ale Anna Felicja zaręczyła za niego. Arikot zobowiązał się wykupić chrześcijan, gdyby się przypadkiem do niewoli dostać mieli. Gdy tak uradzono, wicekról pożegnał się z generałem, a Don Antonio zabrał z sobą Annę Felicję i jej ojca. Wicekról prosił go, żeby jak najtroskliwiej dbał o nią. Tyle w nim wzbudziły szacunku i współczucia, gładkość, przygody i zacność pięknej mauretanki. Rozdział dwunasty. Jaka się niepomyślna Don Kiszotowi stała przygoda najsmutniejsza ze wszystkich. Żona Don Antonia nader uszczęśliwiona była z pobytu Anny Felicji w swym domu. Obsypywała ją pieszczotami, na jakie się tylko zdobyć mogła tak ją zachwyciły piękność i rozum. Bardzo wiele znakomitszych osób z miasta przychodziło ją odwiedzać, przyglądając się z uwielbieniem mauretance. Tego samego jeszcze wieczora Don Quixote rzekł do Don Antonia, że sposób, który uradzono, aby uwolnić Don Gregoria, nie bardzo mu się wydawał bezpieczny, bo wszystkiego się można było obawiać, a mało czego spodziewać. Sądził, że pewniej byłoby wysłać jego samego do Berberii, uzbrojonego na koniu i że wydostałby z pewnością Don Gregoria, mimo wszystkich małrów z całego świata, tak jak Galiferos wybawił Malizandę, małżonkę swoją. – Tak, panie – wtrącił Sancho – ale czy pan zastanowiłeś się nad tym, że Galiferos wybawił żonę na lądzie i zawiózł ją do Francji także lądem? A to zupełnie co innego. Jeśli byśmy nawet przypadkiem wydostali Don Gregoria, jakże go przewieźć do Hiszpanii, kiedy morze tak szerokie? Na wszystko się znajdzie sposób. Oprócz śmierci, odparł Don Kiszot. Okręt będzie czekał w przystani. Czy nie będziemy mogli wsiąść nań, choćby się temu cały ląd sprzeciwiał? Mówić o tym nie zawadzi, dodał Sancho. Ale, panie, od słowa do rzeczy spory jeszcze kawał drogi. A co do mnie, ufam zupełnie renegatowi, który mi się wydaje zręcznym i poczciwym człowiekiem. Don Antonio odpowiedział na to, że gdyby się renegatowi nie udało, to z pewnością odwołają się wszyscy do znanej waleczności wielkiego Don Quixota i poślą go do berbergi. We dwa dni potem renegat odpłynął na lekkiej łodzi, po sześć wioseł na ławkę a wioślarze dzielni byli. We dwa znów dni potem, generał, uprosiwszy wicekróla, żeby mu donosił o Annie Felicji i o Don Gregoriu, pożegnał się z tym dygnitarzem i galery popłynęły ku wschodowi. Któregoś ranka, Don Kiszot przechodząc się nad brzegiem morza, uzbrojony od stóp do głowy, bo jak mówił, zbroja była jedynym jego ubiorem, a walka odpoczynkiem, ujrzał nagle zbliżającego się rycerza uzbrojonego także od stóp do głowy, starczą, na której wyryty był promieniający księżyc. Rycerz, przybliżywszy się doń, następujące słowa zwrócił głośno do Don Kiszota. Znakomity rycerzu, waleczny Don Kiszocie zmanczy, jestem rycerzem białego księżyca. O sławnych czynach moich musiałeś słyszeć zapewne. Przybywam tu, wyzwać Cię na ostrze, zmierzyć swe siły z Twoimi. A to dlatego, żebyś przyznał, że moja dama Ktokolwiek ona jest Bez porównania jest piękniejsza od twojej z stobozo Jeżeli chcesz dobrowolnie zgodzić się na tę prawdę Unikniesz niezawodnej śmierci I oszczędzisz mi trudów zadania ci jej Gdy zaś masz ochotę walczyć Wymagam jednego warunku Jeśli cię zwyciężę, to przez rok cały nie będziesz nosił zbroi Nie szukał przygód Udasz się do domu, postawisz miecz w kącie i żyć będziesz w błogim spokoju, tak potrzebnym dla twego zdrowia i fortuny. Jeśli przypadkiem się zdarzy, że ty mnie zwyciężysz, głowa moja do ciebie należy. Zostawiam ci konia mego, zbroję, oręż i wieść o wielkich czynach moich zniknie przy twojej bohaterskiej sławie. Rozważ więc teraz, rycerzu, i odpowiadaj prędko. Bo dzisiaj koniecznie sprawę tę załatwić musimy. Don Kiszot, zdziwiony nader wyniosłością rycerza Białego Księżyca i przedmiotem wyzwania, odpowiedział surowo i z dumą. Rycerzu Białego Księżyca, o którego czynach nie miałem dotąd sposobności słyszeć. Przysiągłbym, że nigdy nie widziałeś sławnej Dulcynei, bo gdybyś ją był widział, nie chciałbyś się narażać zuchwale na walkę, której wypadek wątpliwy. I sam byś przyznał, że nie ma piękności, co by się z nią dała porównać. Więc nie chcąc panu wprost powiedzieć, że kłamiesz, ale tylko, że pan się bardzo mylisz, przyjmuję wyzwanie na warunkach, które położyłeś, i weźmy się do dzieła, żeby przed końcem dnia sprawa ta się zakończyła. Wyjmuję tylko z pańskich warunków to, coś powiedział o rozgłosie twoich czynów, który na korzyść sławy mojej ma się obrócić. Nie wiem, co to za rozgłos i przestaje na mojej sławie, jakąkolwiek jest. Dalej więc rozpędzajmy się, a powodzenie okaże, kto spisy lepiej używać potrafi. Zobaczono z miasta rycerza Białego Księżyca, a wicekról już miał wiadomość, że rozmawiał z Don Kiszotem, ale myślał, że to nowy, jaki pomysł żartobliwy Don Antonia albo innego jakiego szlachcica z Barcelony. Wyszedł więc w towarzystwie don Antonia i innych, przybywając w te właśnie chwile, kiedy don Kiszot zawrócił Rosynanta, żeby się rozpędzić. Widząc, że dwaj rycerze, zawróciwszy konie, mają się spotkać, stanął pomiędzy nimi, zapytując się, co ich zmusiło do tak nagłej walki. Rycerz Białego Księżyca opowiedział w kilku słowach, co zaszło między nim a Don Kiszotem, i wspomniał o warunkach wyzwania obopólnie przyjętych. Wicekról zbliżył się do Don Antonia, zapytując go, czy zna rycerza Białego Księżyca i czy jakiego figla nie chce mu wypłatać. Gdy Don Antonio odrzekł, że nic a nic o wszystkim nie wiedział, wahał się przez czas niejaki, czy pozwoli przeciwnikom natrzeć na siebie. Nie mogąc jednak przypuścić, żeby to co innego być mogło, prócz żartu, oddalił się, mówiąc. Mości rycerzu, jeśli nie ma środka pogodzenia, jeśli trzeba umrzeć lub wyznać, gdy jego mość pan Don Kiszot nie chce ustąpić, ani rycerz Białego Księżyca odstąpić, pole jest wolne i niech Bóg was zachowa. Rycerz Białego Księżyca podziękował za to pozwolenie wicekrólowi najgrzeczniejszymi słowy. Don Kiszot złożył także podziękowanie, a polecając się z całego serca Bogu i swojej damie Dulcynei, jak to zwykł był robić zawsze przed walką, więcej zajął pola dla rozpędzenia, widząc, że przeciwnik gotował się na to samo. Trąby i kotły nie wydały hasła do walki. Zwrócili oba konie jednocześnie, żeby gwałtownie natrzeć na siebie. Rycerz Białego Księżyca jechał na koniu żwawszym i dzielniejszym od Rosynanta. Przebiegł sam tylko trzy czwarte mety i tak silnie potrącił Don Quixota bez użycia spisy, że powalił natychmiast o ziemię konia i jeźdźca w bardzo niedobrym stanie. Natychmiast zsiadłszy z konia i dotykając końcem spisy o przyłbice, rzekł do Don Quixota: Zwyciężyłem cię, rycerzu, i przypłacisz życiem, jeśli nie przystaniesz na warunki naszego boju. Don Quixot nieprzytomny otłuczony, nie mając dosyć siły podnieść ubicy, odrzekł głosem słabym i przytłumionym, jakby z grobu. Dulcinea Stobozo jest najpiękniejszą kobietą w świecie, a ja najnieszczęśliwszy ze wszystkich rycerzów na ziemi. Byłoby niesłusznie, żeby nieszczęście moje zaprzeczyć miało prawdzie powszechnie uznanej. Kol z pisą, rycerzu, odbierz mi życie, kiedy mi cześć odebrałeś. Nie, nie, odparł rycerz Białego Księżyca. Niechże wieść o piękności pani Dulcynej z Tobozo pozostanie nietykalna. Zgadzam się na to, aby tylko wielki Don Kiszot oddalił się do siebie na rok, jak się ułożyliśmy przed walką, albo przynajmniej dopóki go sam nie zwolnię z danego słowa. Wicekról? Don Antonio i kilku innych świadkami byli, jak Don Kiszot odrzekł zwycięzcy swojemu, że byle nie wymagał niczego przeciw sławie i piękności Dulcynej, dopełni zobowiązania najsumienniej, jak na rycerza przystoi. Poprzestał na tym rycerz Białego Księżyca, zawrócił konia i skłoniwszy się głową wicekrólowi, kłusem pojechał do miasta. Wicekról prosił don Antonia, żeby się za nim udał i dowiedział się jakim bądź sposobem, kto to taki. Podnieśli Don Kiszota, zdjęto mu hełm. Blady był bardzo i zbity. Pot zimny nań wystąpił, jakby miał ducha wyzionąć. Rosynant zaś w takim był stanie, że ani myśleć nie można było o podniesieniu go. Sancho w smutku i zadziwieniu nie wiedział, co mówić i robić. Myślał, że to czary. Zwyciężono pana w obliczu całego ludu, przez rok nie będzie mógł nosić zbroi. Sława pańska raz na zawsze pogrzebana, a z nią nadzieje Sancza jak dym pieszchają. Obawiał się jeszcze, ażeby Rosynant nie został już na zawsze kaleką. Z panem jeszcze gorzej było. Kiedy tak smutno rozmyślał i osłupiał niesłychanie, wicekról kazał Don Kiszota odnieść w lektyce do miasta. Gdzie się wkrótce udał, chcąc się dowiedzieć, kto był ów rycerz Białego Księżyca. Rozdział trzynasty. Jak się wykryło, kto był rycerz Białego Księżyca? Wiadomości o uwolnieniu Don Gregoria oraz inne przygody. Don Antonio Moreno szedł krok w krok za rycerzem Białego Księżyca. I jednocześnie biegł za nim tłum dzieci, aż dopiero w mieście zamknąć się musiał w domu, dokąd jednak don Antonio wszedł za nim po chwili. Giermek zdejmował zbroję rycerzowi, który odgadłszy powód odwiedzin don Antonia, rzekł do niego: Widzę, co pana tu sprowadza. Chcesz pan się dowiedzieć, kto jestem? Nie będę zwodził pana, i wręcz mu powiem, że nazywam się licencjat Samson Carrasco. I z tej samej jestem wioski, co Don Kiszot zmęczy. Szaleństwo tego biednego szlachcica, który we wszystkich znajomych litość obudza, bardziej mnie od innych przykrość robiło. I wytłumaczywszy sobie, że ozdrowienie jego zawisło od spokojności i pozostania w domu, postanowiłem sobie, jakim bądź kosztem sprowadzić go na wieś, a już mnie to raz sporo kosztowało. Trzy miesiące temu przywdziałem w tym celu zbroję i w postaci błędnego rycerza zwierciadeł. Spotkawszy go, wyzwałem na ostrze, pod warunkiem, że zwyciężony zda się na łaskę i niełaskę zwycięzcy. Miałem zamiar zapakować go na cały rok do domu, myśląc, że tymczasem będzie go można wyleczyć. Los jednak inaczej rozrządził. Don Kiszot mnie zwyciężył i zamiaru do skutku nie mogłem doprowadzić. Don Kiszot triumfujący odjechał, a ja z ran leczyć się musiałem. Pragnąłem się jednak spotkać z nim jeszcze w tym samym zamiarze i tym razem zwyciężyłem go. A ponieważ najskrupulatniej wypełnia wszystkie przepisy błędnego rycerstwa, przekonany jestem, że jak najdokładniej dotrzyma warunków walki. Dał mi na to słowo. Wszystko już panu powiedziałem i proszę pana, żeby się Don Kiszot o tym nie dowiedział po Wszystkie usiłowania moje w niwecz by się obróciły, a biedak ten nie odzyskałby rozumu, który w gruncie jest doskonały, tylko nieco bzikami o błędnym rycerstwie pomieszany. Ach, panie, rzekł don Antonio, nie mogę panu wybaczyć krzywdy, jaką wszystkim wyrządzasz, pozbawiając nas najprzyjemniejszego wariata na świecie. Nie uważałeś pan, że cała korzyść, jaka się da wydostać z rozumu Don Quixota, nie zdoła wyrównać przyjemności z bzików rycerza. Nie dlatego to mówię, żebym miał wątpić o skuteczności środków pańskich, choć prawie niepodobna przywrócić rozumu człowiekowi, który go zupełnie stracił. Ale może się to zdarzyć, i gdybym nie obawiał się grzeszyć przeciw miłości bliźniego, życzyłbym sobie, żeby Don Kisot nigdy nie wyzdrowiał, bo tracimy nie tylko jego bziki, ale i bziki Sancho, które najsmutniejszego zawsze rozśmieszą. Mimo to wszystko obiecuję panu, że nic nie powiem, choćby tylko dla przekonania się, czy też panu Karasko udadzą się jego usiłowania. Panie, odrzekł Karasko, sprawa dobry wzięła obrót i zdaje mi się, że się uda zupełnie. Powiedzieli sobie jeszcze kilka komplementów, a skoro tylko don Antonio odszedł, rycerz Białego Księżyca kazał związać zbroje i oręże, obłożyć nimi muła, a sam wsiadłszy na swojego zwycięskiego rumaka, zwrócił się drogą ku wsi swojej, dokąd szczęśliwie dojechał. Don Antonio zdał sprawę wicekrólowi z tego, co mu powiedział karasko. A wicekról nie mógł odżałować, że wkrótce pozbawieni będą wszyscy bzików Don Kiszota. Przez sześć dni leżał Don Kiszot w łóżku, srodze poturbowany upadkiem, ale bolała go bardziej klęska. Niż wszystkie dolegliwości ciała. Sancho ciągle przy nim siedział, usiłując go pocieszyć. Między innymi rzekł do niego: No, panie, odważnie, powinieneś pan cieszyć się, a nie smucić. I tak dużo szczęścia, że spadłszy tak ciężko, głowy sobie nie rozbiłeś. Nie zawsze też człowiek w jednym jest usposobieniu, bo nie zawsze tam słonina, gdzie bywają kluski. Kpij pan zdrów z lekarza, kiedy panu nie potrzeba lekarstwa. E, eee, wróćmy, paneczku, do domu. Nie szukajmy darmo przygód w miejscach, których dobrze nie znamy. Na tym wszystkim jeszcze ja więcej tracę, choć pan bardziej potłuczony. Opuszczając wielkorządstwo, porzuciłem raz na zawsze chęć zostania wielkorządcą, ale nie porzuciłem chęci zostania hrabią. No i trudna rada. Muszę sobie wytłumaczyć, podobnie jak pan, że nie będziesz królem, bo porzuciwszy rycerstwo, nie będziesz mógł nim zostać. Mój biedny przyjacielu, odparł Don Kiszot. Nie ma jeszcze nic straconego. Oddalam się na rok tylko. Potem nikt mi nie może zabronić ująć znów za miecz, a nie zabraknie mi królestw do zdobycia, ani hrabstw dla ciebie. Daj Boże, zawołał Sancho. Lepszy zawsze ryc? Niźli nic. Dobre będzie więcej ma wartości od złego teraz. Nadszedł na to don Antonio i z wesołą twarzą rzekł do don Kiszota. Dobre nowiny, mości don Kiszocie, dobre nowiny. Don Gregorio i renegat przyjechali. Są w pałacu wicekróla. Ujrzysz ich tu za chwilę. Wiadomość ta cieszy mnie bardzo, rzekł don Kiszot, gdyż daje mi nieco radości. Ale istotnie, Don Antonio prawie bym pragnął, żeby się zamiar był nie powiódł, bo sam chciałem płynąć do Barbarii dla przyjemności uwolnienia nie tylko Don Gregoria, ale przecież są jeszcze chrześcijańscy niewolnicy u tych niewiernych. Ale o czym śmiem mówić ja nikczemny. Toćże ja tym jestem podłym, co go z konia zrzucili, zwyciężyli, co przez rok cały zbroi tknąć nie może. Z czego się tu chwalić mnie, co zdolniejszy jestem do kądzieli niż do miecza. E do licha, daj pan temu pokój, wtrącił Sancho. Zabijasz mnie pan taką mową. Cóż to znów, czy pan chcesz się żywcem pogrzebać? Kura z pypciem, zawsze kura. Dukata, nie zawsze się przecie zwycięża. Nie, każdy po kolei. Dziś mnie, jutro tobie. Tak się dzieje na świecie. Nic pewnego nie ma w tych walkach. Kto dziś upada, jutro powstać może. Chyba, że koniecznie chce w łóżku leżeć. Wstań, kochany panie. Pójdźmy zobaczyć Don Gregoria. Już musiał przyjść, bo słychać jakiś hałas. Sancho miał rację. Don Gregorio, chwilkę zabawiwszy u wicekróla, przybył z renegatem do Don Antonia, pragnąc ujrzeć Annę Felicję. Nie miał nawet czasu zdjąć z siebie ubioru niewolniczego, który przywdział, odpływając do Algieru. Ale mimo to dzielną miał minę i zwracał wszystkich oczy na siebie. Był zadziwiającej piękności i miał najwięcej siedemnaście do osiemnastu lat. Skoro go ujrzeli, Ricot i córka, stary rozpłakał się z radości, a Anna Felicja, będąc skromną, nie cisnęła mu się na szyję. Pewni byli oboje szczerości swoich uczuć i nie potrzebowali tych oznak, w których często brak uszanowania. Kochankowie rozmawiali z sobą milczeniem, oczy były tylko tłumaczami tego, co serca doznawały. Piękność Don Gregoria nowym była przedmiotem uwielbienia dla wszystkich przytomnych, a skoro oczy od nich odwróciłeś, spostrzegłeś również piękną Annę Felicję. A im więcej się im obojgu przypatrywano, tym się bardziej podobali. Renegat opowiedział, jakim sposobem uwolnił don Gregoria, a don Gregorio opowiadał o wszystkich niebezpieczeństwach, które przebył w Algierze. Ale skromnie, niewiele, a z takim wdziękiem, że znaleziono w nim nie mniej rozumu od piękności. Ricot hojnie wynagrodził wioślarzy, a zwłaszcza renegata, który za pomocą pokuty szczerej. Miarkując po łzach gorących, powrócił na łono prawego kościoła. We dwa dni potem wicekról i don Antonio przemyśliwali, jakim sposobem uzyskać pozwolenie na pobyt w Hiszpanii don Gregoria i Anny Felicji. Ona była chrześcijanką, a ojciec wcale nie podejrzany człowiek. Don Antonio ofiarował się udać sam do dworu i za pomocą wpływów swoich i stosunków, załatwić tę sprawę. Tym bardziej, że go tam i jego własny interes powoływał. Ricot jednak obecny temu powiedział, że wpływami, nawet datkami nic nie zyska, bo hrabia Salzar, któremu król poruczył czuwanie nad wygnaniem Maurów, był człowiekiem nieugiętym. Prośby, ofiary, żadnego wpływu nad nim nie miały. Skądinąd nie tak bardzo surowy, pod tym względem niesłychanej był czujności. A widząc o złym usposobieniu całego narodu nic nie wybaczał. Łask żadnych nie świadczył. Przystępu żadnym potrzeptom nie dawał tak, że mimo wszystkich podstępów i całej chytrości maurów, oczyścił z nich zupełnie Hiszpanię. Bądź co bądź, rzekł Don Antonio, udam się tam. Będę starał się, o ile możności. A jak Bóg zechce, to się może i uda. Don Gregorio pojedzie ze mną pocieszyć rodziców, nader zmartwionych jego nieobecnością, a Anna Felicja zostanie tu z moją żoną lub w jakim klasztorze. Co zaś do Ricota, pewny jestem, że jego ekscelencja wicekról nie odmówi mu domu swojego i protekcji, póki się cała ta sprawa nie wyjaśni. Wicekról pochwalił wszystkie rozporządzenia Don Antonia. Don Gregorio zaś nie miał ochoty z początku oddalać się od Anny Felicji, pragnąc jednak szczerze zobaczyć się z rodzicami i myśląc, że tym sposobem będzie mógł i dla Anny Felicji być użyteczny, zezwolił na odjazd. W kilka dni potem odjechali. Przy rozstaniu Don Gregorio i Anna Felicja wyleli niemało łez, a Ricotte ofiarował tysiąc talarów dla Don Gregoria na drogę. Ale szlachcic nie chciał ich przyjąć, tylko pożyczył małą kwotę pieniędzy od Don Antonia. We dwa dni znów po tym Don Kiszot, który nieco wydobrzał po owym upadku, udał się także w drogę, bez zbroi i oręża, w prostym kaftanie podróżnym. Sancho pieszo szedł za nim, a bury dźwigał zbroję i oręż rycerza. Rozdział XIV opisujący to, co czytelnik wyczyta. Wyjeżdżając z Barcelony, Don Kiszot smutnie obejrzał się na to miejsce, gdzie spadł z konia. Fuj Troes, zawołał. Tutaj to nie z własnej winy, ale przez nieszczęście utraciłem sławę tak chwalebnie zyskaną. Tu los dał mi uczuć dziwaczną niestałość swoją. Tu zaćmił się blask, Wszelkich czynów moich, i męstwo moje rozbiło się tu na koniec. Imię moje upadło i nigdy się już nie podniesie. Kochany mój panie, rzekł Sancho: Prawdziwe męstwo powinno mieć tyle cierpliwości w niedoli, ile czułej radości w szczęściu. Bierz pan ze mnie przykład z przeproszeniem. Jeśli bardzo byłem uradowany w czasie wielkorządstwa mego, teraz, będąc tylko pieszym giermkiem, nie poddaję się smutkowi. Bo słyszałem, że to stworzenie, co je fortuną nazywają, jest kobietą dziwaczną, prawie zawsze pijaną i na wpół ślepą. To też nie widzi, co robi, nie wie, kogo powali na ziemię, ani kogo podniesie. Ty jesteś wielki filozof, Sancho, rzekł Don Kiszot. Mówisz jak mędrzec i nie wiem, kto cię tego wszystkiego mógł nauczyć. Powiem ci jednak, że na tym świecie nie ma losu. Wszystko, co się dzieje na tym padole, złe czy dobre, nie dzieje się przypadkiem, ale z woli opatrzności nieba. Dlatego to mówię, że jak kto sobie pościele, tak się wyśpi. Ja sobie także posłałem, ale w pracy mojej brak było widać roztropności, bo mnie spotkała kara za zbytnią zarozumiałość. Mogłem się przecież domyślić, że wątły rosynant. Nie wytrzyma natarcia rumaka potężnego, którym rycerz Białego Księżyca kierował. Odważyłem się jednak i mimo wszystkich usiłowań ze wstydem padłem na ziemię. Ale, choć na czci jestem skrzywdzony, nie straciłem i nie stracę cnoty w dotrzymaniu danego słowa. Kiedym był błędnym rycerzem, dziarskim i walecznym, ramię moje i czyny świadczyły o moim męstwie. Teraz, kiedy jestem tylko zsadzonym z konia jeźdźcem, poddanie się mojej woli losu i sumienne dotrzymanie zobowiązania dowiodą, że sławnym jestem człowiekiem. Śpieszmy się więc, przyjacielu Sancho. Odbądźmy w domu, nowicjat, a raczej czas wygnania. Nowych tam sił nabierzmy do rozpoczęcia jeszcze świetniej bohaterskiego zawodu. – Panie, – rzekł Sancho, – nie tak to jednak przyjemnie spieszyć się, idąc piechotą. Zawieźmy te zbroje na drzewie, a gdy dosiądę burego i nóg już na ziemi nie będę stawiał, będziemy pędzili, jeśli pan rozkażesz, ale niech mnie pan z łaski swojej nie pili, kiedy idę piechotą. Bardzoś dobrze powiedział, sancho, rzekł don Kiszot. Niech ta zbroja moja jako trofeum zostanie i wyryjemy na korze drzewa słowa wyryte na trofeum z Rolanda zbroi. Niech nikt się nie uzuchwala dotykać tej zbroi, jeśli nie chce także z Rolandem mieć sprawy. To będzie doskonale, proszę łaski pana, odrzekł Sancho. A gdyby nam jeszcze Rosynant przez drogę co przeskrobał, to powieśmy i Rosynanta przy zbroi. Nie utrzymuję, ażeby go powiesić, ani nawet zbroi mojej, odrzekł don Kiszot. Powiedzieliby jeszcze, za dobrą służbę zła płaca. O, słusznie to, słusznie, proszę łaski pana, rzekł Sancho. Gdy osioł zawinił, nie bij kulbaki. Ponieważ pan sam zawiniłeś, ukaż się pan sam i nie czepiaj się biednej zbroi, która tak długo wysłużywszy się, uczciwie potszarzana, ani biednego rosynanta, któremu nie potrzeba większego zmęczenia, ani biednych nóg moich, bo i tak stąpają, jak mogą. Przez dzień cały i trzy następne ciągle tak rozprawiali i nic im się nie przytrafiło godnego wspomnienia. Piątego dnia wjechali do jakiejś wioski, gdzie cała ludność zebrała się na placu, bo to był dzień świąteczny. Don Kiszot, zbliżając się, usłyszał, jak rolnik jeden mówił. Otóż, jakby na zawołanie. Ci panowie, nie znając ich, rozstrzygną o tym zakładzie. Z całego serca, moi bracia, odrzekł Don Kiszot. Powiedzcie mi tylko, o co rzecz idzie. Rzecz się ma tak, kochany panie, powiedział rolnik. Jeden wieśniak tutejszy, tłusty i krępy tak bardzo, że waży prawie 280 funtów, wyzwał drugiego, który połowy tego nie waży. Na wyścigi piechotą do mety o sto kroków, pod tym warunkiem jednak, że jeden tyle będzie ważył, co drugi. Zapytano się wyzywającego, jakim sposobem chce porównać ciężary. Powiedział, ażeby szczupły wziął na siebie 150 funtów żelaza, a tym sposobem zrównają się zupełnie. Poczekajcie, zawołał Sancho, nie czekając na odpowiedź Don Kiszota. Ja was rozsądzę. Byłem, jak to wiadomo, wielkorządcą i sędzią. Umiem rozsądzać sprawy. Rozsądź ich, Sancho. Przystaje na to najchętniej, rzekł Don Quixote. Tak mam umysł skłopotany, że czarnego od białego nie potrafiłbym rozróżnić. Dobrze więc, dzieci moje, zawołał Sancho. Powiadam wam, mając pozwolenie od pana, że wymaganie wyzywającego zupełnie jest niesłuszne. Bo wyzwanemu zawsze służy prawo wyboru broni, jak słyszałem, a tu wyzywający chce ją wybierać. I to wybiera taką, że wyzwany nie może zwyciężyć, bo się nie będzie mógł ruszyć. Według mojego zdania niech gruby i tłusty Wytnie sobie 150 funtów sadła To tu, to ówdzie, jak mu będzie najdogodniej Tym sposobem obie strony zrównają się I nikt się skarżyć nie będzie Dali pan, zawołał wieśniak Ten pan jak adwokat osądził Wyzywający nie głupi, ażeby sobie 150 funtów mięsa wycinał I do licha nie chciałby ani funcika się pozbawić Najlepiej niech się wcale nie ścigają, zawołał drugi, żeby chudy nie zdechł pod ciężarem, a tłusty nie pokaleczył sobie ciała, ale połowę zakładu obróćmy na wino i poprośmy tych panów z sobą do karczmy. Co do mnie, bardzo panom obowiązany za ich grzeczność, rzekł Don Kiszot. Ale wybaczcie, że korzystać z niej nie mogę, bo mi bardzo pilno. Mówiąc to, dał ostrogę rosynantowi i odjechał. Wszyscy wieśniacy uwielbiali dziwną jego powierzchowność i rzadki rozum służącego. Któryś rolnik rzekł do drugiego: Jeśli ten służący jest tak zręczny, jak pan na to wygląda, to ręczę, że gdyby pojechali na nauki do Salamanki, wkrótce zostaliby prezesami lub biskupami. Bo nic lepszego, jak mając trochę grosza wziąć się do nauki. Bóg wie, skąd spadnie na cie urząd lub mitra. Pan i sługa przepędzili noc na polu pod gołym niebem. Z rana jadąc dalej, ujrzeli zbliżającego się ku nim człowieka z torbą na plecach i z sękatym a okutym kijem w ręce. Zoczywszy Don Kiszota, przyspieszył kroku i całując go w kolano, rzekł. O jasny panie, Don Kiszocie! Jakże się jego książęca mość ucieszy, że jaśnie Pan wraca do zamku! Bo jest jeszcze i księżna pani z nim razem. Nie znam cię, mój przyjacielu, rzekł Don Kiszot. Nie wiem, kto jesteś. Jasny panie. Jestem Tosilos, lokaj jego książęcej mości. I ja to miałem walczyć z panem z powodu córki pani Rodríguez. Czy podobna? Zawołał Don Kiszot. A żeby to ciebie mieli czarownicy przemienić w lokaja, chcąc mnie koniecznie wydrzeć sławę tej walki? Dali pan z przeproszeniem pańskim, odparł lokaj. Nie było przemian, ani czarów żadnych. Nim wszedłem do szranków, byłem lokajem tak dobrze jak teraz, a nie chciałem walczyć, bo myślał ożenić się z córką, która mi bardzo do smaku przypadła. Ale jak wasza wielmożność odjechała, Jego książęca mość kazał mi skórę wytatarować za to, że rozkazów jego nie wykonałem. Wszystko się na tym skończyło, że córkę oddano do klasztoru, a Pani Rodriguez powróciła do Kastylii. Teraz idę do Barcelony z pańskimi papierami do jego ekscelencji wicekróla. Mam tu pełną manierkę przy sobie, dodał. Może by wasza wielmożność raczyła trochę łyknąć. Będzie już ciepłe, ale jeszcze dobre. Ale mam ser doskonały, przy którym będzie lepiej smakować. Ser? Dawaj sera, rzekł Sancho. Bo ja nie lubię robić ceremonii z przyjaciółmi. Dawaj to, Silos, na przekór wszystkim czarownikom. Zobaczymy, czy nam przeszkodzą przy jedzeniu. Istotnie, Sancho, rzekł Don Kiszot, jesteś największym żarłokiem i najciemniejszym człowiekiem pod słońcem. Tożże ten posłaniec jest zaczarowany, to nie lokaj. Zostań z nim, kiedy masz ochotę. Ja z tempa pojadę i poczekam na ciebie. Tosilos roześmiał się, patrząc na odjeżdżającego Don Kiszota. Dobył manierki. Wydobył sera, siedli na trawie i dopóty nie wstali, dopóki do okruszyny wszystkiego nie zmietli. Przy jedzeniu jeszcze to silos rzekł do Sancho. Wiesz co, Sancho, twój pan to winien być wielki wariat. Jak to winien? zagadnął Sancho. Do stu diabłów! Nic nikomu nie winien. Nie ma człowieka, co by lepiej długi spłacał, bo dopóki na bzikach poprzestają, jemu nigdy nie zabraknie. Widzę to doskonale i mówię mu często o tym, ale to się na diabła zda. Zwłaszcza też teraz, kiedy jest w rozpaczy po tym zwycięstwie odniesionym przez rycerza Białego Księżyca. Tosilos poprosił Sancha, ażeby mu całą tę sprawę opowiedział. Sancho jednak odrzekł, że nie wypada mu pozwolić panu czekać tak długo i że mu to innym razem opowie. Obtarłszy sobie okruszyny zbrody, pożegnał się z nim, dosiadł burego. I dognał pana, który nań czekał pod drzewem. Rozdział piętnasty. Jako Don Kiszot postanowił zostać pasterzem przez cały czas, gdy mu nie wolno przywdziać zbroi. Jeszcze przed walką Don Kiszot miał często trapioną wyobraźnię. Po klęsce jeszcze się to pogorszyło. Leżał, jak powiedziałem, pod drzewem i tysiąc myśli, a coraz smutniejszych, jakby muchy zjadliwe obsiadło mu głowę, nie dając chwili wytchnienia. Sancho nadjechał właśnie i zaczął wychwalać przed nim szczodrość Tosilosa, mówiąc, że to najuczciwszy lokaj, jakiego znał w życiu. — No więc to prawda — zawołał Don Quixote — że ty wierzysz ciągle w prawdziwość tego lokaja. Zapomniał, żeś już, jak to dulcynea przemieniła się w chłopkę, a rycerz Zwierciadeł w bakałaża Karasko. Czyż to nieoczywisty podstęp czarowników, co mnie bezustannie prześladują? Ale powiedz mi, nie zapytałeś się przypadkiem tego mniemanego Tosilosa, co porabia Altisidora? Czy płacze po mnie, czy wygnała z duszy miłosne uczucia? Co ją tak namiętnie wobec mnie opanowały? Dali pan, panie, odrzekł Sancho, myślałem o rzeczach ważniejszych, a nie o takich drobiazgach. Skąd też przyszło panu u diabła dowiadywać się o tym, co drudzy myślą i jeszcze kobiety rozkochane? Mój przyjacielu, rzekł Don Kiszot. Wielka zachodzi różnica między uczynkami, które miłość wywołuje, a tymi, co z wdzięczności pochodzą. Rycerz może przestać kochać, ale nie przestanie mieć wdzięczności. Zdaje się, że altisidora bardzo mnie kochała. Dała mi ten podarunek, co to wiesz, płakała, kiedym odjeżdżał. Przeklinała mnie, obelgi miotała, bezwstydnie skarżyła się wobec wszystkich, a to przecież dowody gwałtownej miłości, bo złość kochanków kończy się zwykle przekleństwami. Z mojej strony nie mogłem jej żadnej robić nadziei, ani żadnego skarbu nie mogłem jej ofiarować. Bogactwa błędnych rycerzy są jak te, co to nimi szatany olśniewają, fałszywe i pieszczliwe. Zresztą poprzysiągłem wierność innej. Nie mogę więc jej ofiarować nic więcej, prócz kilku oznak pamięci, bez ubliżenia jednak temu, com zawsze winien Dulcynej, której robisz krzywdę, zwłócząc ciągle baty owe, którymi można ją tylko odczarować. Powiem ci prawdę. Tak się obawiasz o skórę swoją, że chciałbym, iżby ją wilcy zjedli, kiedy wolisz ją zachować dla robaków, niż zrobić z niej przysługę dla tej damy. Z przeproszeniem pańskim, odrzekł Sancho. Mówiąc tak po Bogu a prawdzie, nie chce mi się wierzyć, żeby baty kogokolwiek odczarować mogły, a żeby to, jakby na ból głowy palnąć się pięścią w kolano. Ale dla pańskiej przyjemności wymócę sobie skórę, kiedy mi przyjdzie ochota. Choć wątpię, żebyś pan nawet w książkach rycerskich wyczytał coś o tym sposobie. Daj Boże, rzekł don a żebyś mógł zrozumieć, jak cię powinno obchodzić przyniesienie ulgi tej damie, która poniekąd jest i twoją, bo ja jestem twym panem. Mówiąc w ten sposób. Poznali, że się znajdują w tym samym miejscu, gdzie ich byki potratowały. Don Kiszot, przypominając to sobie, rzekł do Sancha: Otóż łąka, gdzie spotkaliśmy niedawno te miłe pasterki i tych grzecznych pasterzy, co to pragnęli stworzyć na nowo Arkadię Pasterską. Pomysł nowy i niepospolity. Wierzaj mi, Sancho, naśladujmy ich. Zostańmy pasterzami. Podczas gdy mi nie wolno będzie przywdziewać zbroi, kupię kilka owiec, przezwę się pasterzem Kiszotes, a ty pasterzem Pansino, i będziemy biegać po lasach i łąkach, śpiewać, grać na fujarce, rozwodzić żale, będziemy odwilżać usta kryształem czystego źródła, srebrną wodą strumieni lub rzeczułek. Zielone dęby i buki hojnie owocami nas obdarzą, olchy i lipy cienia nam użyczą, róże wonią owioną. Na łąkach różnobarwnym kwieciem zasłanych miękko i smacznie spoczniemy. Powietrze zdrowe i czyste, chłód cudowny, księżyc i gwiazdy łagodne promienie sieją. Znajdziemy rozkosz w śpiewie, a pociechę w jego dźwięku. Apolon natchnie nas wierszami, a miłość uczuciem. Tym sposobem obierzemy sobie zawód godzien zawiści i staniemy się sławnymi nie tylko w naszym stuleciu, ale po wszystkie następne trwać będziemy w pamięci ludzi. Dali pan odparł Sancho. Śliczny by to był rodzaj życia. Karaskowi i ojcu Mikołajowi nigdy to na myśl przyjść nie mogło, gdyż założyłbym się. Żeby najchętniej z nami poszli I kto wie, czy by nie miał ochoty i ksiądz proboszcz Bo to uczciwy człowiek i lubi wesołość Trafnieś powiedział Sancho Odparł Don Kiszot Jeśli bakałasz Samson chce do nas należeć Co z pewnością nastąpi Nazwiemy go pasterzem Samsonino Lub pasterzem Karaskon Mikołaja Nikolozo Naśladując Nemorina Sławnego Co do proboszcza nie wiem, jakie mu damy imię, lecz trzeba zrobić coś z jego nazwy, na przykład Curiambro. Co do pasterek, w których się kochać będziemy, nie trudno nam będzie znaleźć dla nich imiona. A ponieważ imię Dulcynea, zarówno piękne dla księżniczki, jak dla pasterki, nie ma co zmieniać. A ty, Sancho, nazwiesz swoją, jak ci się zdawać będzie. Nie chcę inaczej, jak Terezona. Odrzekł Sancho. Bo jej na imię Teresa, a w wierszach, które dla niej ułożę, tak samo ją nazwę, żeby się o niej cały świat dowiedział i o mojej wierności dla niej, bo nie lubię mleć w cudzych młynach. Dla proboszcza nie trzeba pasterki, bo to byłby zły przykład. A jeśli bakałasz chce sobie jaką wybrać, wolno mu. Drogi Boże! zawołał Don Kiszot. Jak piękne życie będziemy pędzili! Ileż to fujarek, piszczałek, obojów, rożków, gęśli, multanek, bębenków, skrzypeczek wszystko to pasterska muzyka. Jak wiesz, ja oddaję się czasem poezji, a bakałasz Karasko jest jednym z najlepszych poetów. O proboszczu nic nie mówię, ale ręczyłbym, że więcej umie niż mówi. A cóż dopiero majster Mikołaj. Toćże wiadomo, że balwierze grają na gitarze i składają wiersze. Ja będę ubolewał nad oddaleniem. Ty będziesz wysławiał wierność i wytrzymałość swoją. Pasterz Karaskon będzie się uskarżał na nieczułość swojej pasterki. Pasterz Kurjambron o czym chce śpiewać będzie. W ten sposób wszystko się nam uda doskonale. Panie, zawołał Sancho, tak jestem nieszczęśliwy, że pewno nie doczekam chwili, kiedy rozpoczniemy to wesołe życie. Drogi Boże, ileż ja to będę pięknych łyżeczek z drzewa wyrabiał, kiedy zostanę pasterzem? Ile to śmietany, serów, masła, wianków dla mnie i dla pasterki mojej, jakiebym pałeczki i kijki strugał? Na niczym mi nie zabraknie z tych drobiazgów i figlów, co to umieją robić pasterze. Jeśli nie powiedzą, że mądry, to przynajmniej powiedzą, że mi nie brak pomysłu. Mała Sancza, córka moja, przyniesie nam obiad czasem na pole, ale jednak do licha mówią, że to pasterze bywają złośliwi i psotnicy. Nie chciałbym, ażeby mi do niej smalono cholewki, bo biedna dziewczyna nie rozumie się jeszcze na tym i mogłaby. Diabeł nie śpi, a miłość i jej poszepty wcisną się tak łatwo do lepianki, jak do pałacu, bo kto mieszka na przedpieklu, Diabła w kumy prosi, a gdzie nie ma sposobności, nie ma grzechu. Kto nie widzi, to nie myśli, ale nie mów hop, aż przeskoczysz. Dajże już pokój tym przysłowiom, Sancho, rzekł Don Kiszot. Mówiłem ci już nieraz, że nimi zanadto szafujesz. Ale cóż, gadaj jak do ściany, pan to sługa owo. Dali Bóg, proszę łaski pana, odrzekł Sancho. Pamięta pan, co mówią? Kocioł przygania garnkowi, a sam smoli. Mówi pan, że przysłów używam, a samiście dwa palnęli. Widzisz, Sancho, zwróć na to uwagę, rzekł Don Kiszot, że moje są zawsze właściwie użyte. Ale ty trzy po trzy pleciesz i Bóg wie, do czego przyłatasz. Mówiłem i nieraz, jeśli się nie mylę, że przysłowia są to treściwe sentencje zdania, powstałe z doświadczenia i uwag największych mędrców starożytnych, a przysłowie niewłaściwie przytoczone to głupstwo, a nie sentencja. Ale dość na tym, już zmierzch dobry. Zjedźmy z gościńca i poszukajmy gdzie miejsca na nocleg. Zobaczymy, co dla nas jutro Bóg przeznacza. Zjechali z gościńca i skromną zjedli wieczerze, co nie w smak poszło Sanczowi. Który patrząc na chudą oszczędność błędnego rycerstwa, żałował ciągle obfitości w domu Dondiego Miranda, wesela gamasza i wszystkich tych miejsc, gdzie dobrze jadł i pił. Ale nareszcie bacząc na to, że nie zawsze święto, ułożył się do snu, kiedy Pan jego w zwykłych błądził marzeniach. Rozdział szesnasty. Jaka przytrafiła się w nocy przygoda, która się bardziej Sanczy niż Don Kiszotowi dała we znaki. Noc była nieco ciemna, choć księżyc tkwił gdzieś na niebie, ale go widać nie było, bo uczciwa diana robi czasem przechadzki do przeciwnożnych, a nasze góry i doliny pozostawia w ciemności. Don Kiszot nieco zasnął, ale się wkrótce obudził, nie tak jak Sancho, który od wieczora do rana spał jak zabity w dowód zdrowia i braku kłopotów. Don Kiszot, nie mogąc spać, rzekł do Sancho, trąciwszy go i zawoławszy kilkakrotnie. Uwielbiam cię, Sancho! Jesteś jakby ze spiżu lub marmuru wykuty. Leżysz bez ruchu i czucia. Śpisz, kiedy ja czuwam. Śpiewasz, gdy ja płaczę. Jestem słaby, zbity. Jem niewiele i rzadko, a ty śpisz ciągle, i otyłość, aż ci oddech tamuje. Dobry sługa powinien być uczestnikiem dolegliwości pańskich, współczuć troską pana i pocieszać go w strapieniu. Noc dzisiejsza jest prześliczna, a cisza na oku i świeżość powietrza zasługują przecie, ażeby się obudzić dla skorzystania z uroku samotności. wstawa więc i przez litość dla Dulcynei i dla mnie Wypal sobie czterysta lub pięćset batów z tych, co to się do nich zobowiązałeś. Ale zrób to dobrowolnie, na miłość boską, bo nie chcę się z tobą szamotać. Jak to uskutecznisz, przepędzimy resztę nocy na opiewaniu. Ja będę gorycz oddalenia głosił, a ty prawość niezłomną i tak od dziś zaczniemy już żywot pasterski. Panie, rzekł Sancho. Ja nie kartus, ażebym o północy wstawał i bił się dyscypliną. Dali pan, dobrą mi pan dajesz pociechę, że potem śpiewać będziemy noc całą. Myślisz pan, że zbity człowiek ma ochotę do śmiechu? Jak mi pan nie dasz spać i będziesz mnie namawiał do tych batów, to zaklnę się, że ich sobie nigdy w życiu nie dam. O, zatwardziałe serce, zawołał Don Kiszot. Niewdzięczny Giermku. Przyjaźni i łasko źle zwrócona. I otóż nagroda za to, żem cię zrobił wielkorządcą i postawił na tym stopniu, że możesz zostać w każdej chwili hrabią, margrabią lub czymś podobnym. Choć gdy powrócę z wygnania, to wszystko to musi nastąpić, bo nareszcie post tenebras spero lucem. Nie wiem, co to ma znaczyć, odrzekł Sancho. Ale wiem, że jak śpię, nie spodziewam się i nie boję niczego, nie myślę o karach i nagrodach. Błogosławiony stokroć ten, co sen wynalazł. Sen to płaszcz, co wszystkie ludzkie troski okrywa, pokarm, co głód zaspakaja, napój, co pragnienie koi. Ogień, co od zimna ochrania, chłód, co oziębi gwałtowność ognia, słowem pieniądz ogólny do nabycia wszystkich przyjemności świata, i waga nareszcie, gdzie się równoważą bez najmniejszego oszustwa królowie z pasterzami i mędrcy z głupcami. Dobra to rzecz, panie sen, i nie widzę w tym nic złego, że go ze śmiercią porównywają. Istotnie niewielka różnica zachodzi między śpiącym a umarłym. Chyba że tamten czasem chrapie, a ten milczy na zawsze. Sancho, rzekł don Kiszot, nigdym w życiu nie słyszał cię mówiącego tak trafnie i dowcipnie jak w tej chwili. I przysłowie słusznie powiada, z jakim kto przestaje, takim się sam staje. Ano, panie, odparł Sancho, kto więcej używa przysłów, ja czy pan? Co chwila sadzisz pan nimi. Może tam, proszę łaski pana, pańskie właściwiej użyte, a w moich po większej części brak sensu. Ale przysłowia zawsze są przysłowiami. Zaledwie sancho przestał mówić, gdy usłyszeli jakiś łoskot przytłumiony, co się po całej rozległ dolinie. Don Kiszot wstał i dobył miecza, a sancho wlazł pod Burego i oszańcowawszy się z prawej strony zbroją pańską, a z lewej kulbaką osła drżał mimo to jak liść osiczyny. Łoskot coraz się przybliżając wzmacniał, i nasi podróżni, a przynajmniej jeden z nich, w coraz większym był strachu, bo o drugiego męstwie cały świat był przekonany. Byli to kupcy, pędzący na targ około siedemset wieprzów, a szli nocą, bo chłodniej i wygodniej. Don Kiszot i Sancho, ogłuszeni tym łoskotem, nie mogli zrozumieć, co to takiego. Wieprze się także nie spostrzegły, że Don Kiszot i Sancho leżeli na drodze. Może naumyślnie nie chciały spostrzec i bez szacunku najmniejszego dla błędnego rycerstwa, przeszły po nich, niwecząc szańce Sancha, zrobiwszy groch z kapustą z rycerza i giermka, rosynanta i burego, kulbaki i zbroi. Sancho powstał w gniewie i prosił Don Kiszota o miecz. Ażeby nauczyć, jak mówił, tych ichmość panów wieprzów, w jaki się to sposób z błędnym rycerstwem obchodzić winno. Daj im pokój, mój przyjacielu, rzekł don Kiszot. Zasługuje na to słusznie, ażeby zwyciężonego błędnego rycerza muchy zjadły i wieprze z prosiaka potratowały. Nie mam nic, panie, przeciwko temu. Odparł Sancho. Ale czy słusznie jest, ażeby giermkowie błędnych rycerzy mieli umrzeć z głodu lub ażeby ich baranki egipskie pożarły? Gdybyśmy jeszcze my, biedni giermkowie, byli dziećmi błędnych rycerzy, którym służymy, albo przynajmniej bliskimi krewnymi, to co innego. Nie dziwiłbym się, ażebyśmy za ich błędy aż do czwartego pokolenia byli odpowiedzialni. Ale co mogą mieć wspólnego pansowie z Kiszotami? Odważnie jednak. Nie łówmy ryb przed niewodem. Dośpijmy nocy, a jutro obaczymy, co począć. Śpij, Sancho, śpij. Tyś się urodził na to, ażeby spać, rzekł Don Kiszot. Ja zaś na to, ażeby czuwać. Będę myślał o nieszczęściach moich i popróbuję dla pociechy wyśpiewać wiersze, które ubiegłej nocy zrobiłem, chociaż ci o tym nie wspomniałem. -Bedług mego zdania, rzekł Sancho, nieszczęścia, o których śpiewać można, nie muszą być tak bardzo dolegliwe. Śpiewaj pan, jak zechcesz. Ja będę spał, jak będę mógł, i nie myśl pan, żebym mu przerywał. Rozciągnął się na ziemi i usnął wkrótce snem głębokim. Don Kiszot oparłszy się o Bóg rozłożysty, łącząc głos swój z szelestem jego liścia, zanucił te wiersze. Miłości. Gdy myślę sobie o srogim bólu, co mi w sercu chwili, Pragnąłbym śmierci w tej chwili, myśląc, że boleść swą pochowam w grobie. Ale gdy myśl nieszczęśliwa stanie w przystani morza mej zgryzoty, nagle nabieram ochoty, która do życia wzrasta, nie ubywa. Wciąż mi życie śmierć zadaje, a śmierć do życia powoływa znoju. I tak mi dziwno wśród boju, gdzie śmierć i życie w krwawych szrankach staje. Zwyciężony i oddalony od Dulcynei, przy każdym wierszu płakał i wzdychał głęboko. Wtem zaświtało i promienie słońca uderzyły w twarz Sancza. Zaczął się wyciągać i, przewróciwszy się jeszcze kilkakrotnie na oba boki, zbudził się zupełnie. Zoczywszy nieład, jaki przejście wieprzów zrobiło w jego tłumokach, zaklął potężnie, i to było pierwsze słowo, co mu z ust wyszło tego rana. Wsiedli nareszcie na koń i pojechali dalej. Przed wieczorem ujrzeli na drodze ośmiu lub dziesięciu ludzi konno i pięciu lub sześciu piechotą. Don Kiszot doznał niejakiego wzruszenia na widok tych ludzi, a sancho przeląkł się naprawdę, bo prócz innych broni, Widać było u wszystkich dzidy i tarcze, i złym jakimś zdali się tchnąć zamiarem. Ach, Sancho, zawołał Don Kiszot. Gdyby mi wolno było używać broni, gdyby nieszczęśliwe słowo rąk mi nie wiązało, ten zastęp rycerski wcale by mnie nie przestraszył. Jakżeby mi było przyjemnie doświadczyć na nich męstwa mojego i mocy dłoni, choć może to co innego niż myślę. Oddział konnych zbliżył się ze spisami w dłoniach. Nie mówiąc ani słowa, otoczyli Don Kiszota i dotykając dzidami brzucha rycerza, zagrozili mu, że zginie w razie oporu. Jeden z pieszych, położywszy palec na usta, na znak, ażeby milczał, ujął Rosynanta za uzdę i sprowadził go z drogi, a drudzy, otaczając sancza, popędzili Burego w jedną z Rosynantem stronę. Biedny rycerz kilka razy miał ochotę zapytać się, dokąd go wiodą, ale kiedy zamyślał tylko poruszyć wargami, widok surowej straży z groźnym spojrzeniem i groźniejszymi dzidami zamykał mu usta. Sancho skwitował się nie tak tanim kosztem. Kiedy tylko miał minę, jakby chciał mówić, kłuli szpikulcem jego i osła, obawiając się widać, ażeby i bydlęciu ta sama nie przyszła chętka. Noc nadeszła. Przyspieszyli kroku, a w sercu naszych wędrowców przestrach się jeszcze powiększył, kiedy usłyszeli, jak na nich wołano. Dalej, troglodyty, cicho, barbarzyńcy, cierpieć, mięsożercy, zamknijcie oczy i usta, scyty, polifemy, krwi łaknące, lwy wściekłe, tygrysy żarłoczne i inne tym podobne nazwania. Aj. Rzekł do siebie Sancho i to jeszcze w obawie, ażeby go nie usłyszano. Wszystkie te miana jakoś nieprzyjemnie dźwięczą. Do licha, wszystkie nieszczęścia od razu się na nas zwaliły, jak od razu kij na psów opada. Daj Boże, ażeby się ta awantura tylko na batach skończyła, ale za zły początek, ażeby miał dobry być koniec. Don Kiszot. Zmieszany był bardzo obecnym swoim położeniem i nie mógł pojąć, dlaczego tyle na niego obelg miotano. A jakkolwiek bądź rozumował, nie potrafił wyjaśnić sobie tej nadzwyczajnej przygody. Widział tylko, że można się było wiele obawiać, a mało spodziewać. Po godzinnym jeszcze marszu przyjechali nareszcie o pierwszej w nocy do bramy jakiegoś zamku. Don Kiszot poznał, że to zamek księcia, gdzie przed kilku dniami gościł. Co to się ma znaczyć? zawołał. Wszakże tu jest miejsce, gdzie mnie tak gościnnie i dworsko przyjęto. Ale dla nieszczęśliwych i zwyciężonych wszystko zły bierze obrót. Los lubi prześladować klęskę. Wjechali w główny podwórzec zamkowy, a wszystko na co patrzyli, Podwoiło ich przestrach, co w następującym zobaczymy rozdziale.